Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej rundzie. Tym razem dla odmiany Wojtaszek czarnymi i dzisiaj znowu ze mną jest Mateusz. Także David, cześć Dawid, cześć Państwu. Myślałem, że powiesz, że dla odmiany ja jestem. A. Myślałem, że to, jest, to, to jest ten plot twist, ale nie. Bo tutaj Wojtaszka widzieliśmy do tej pory w dwóch gierkach białymi. Jedna i druga bardzo spoko wyszły. Druga może trochę mniej spoko niż pierwsza, ale też okej. Okay. No i teraz właśnie pytanie, co tutaj czarnymi będzie. No i już partia wystartowała, poszło e4, c5, skoczek c3, d6. No i jednak biały się nawrócił na d4 i zdecydował się tutaj wybić hetmanem. No to, to mi I się podoba. coś pod... co widzieliśmy wczoraj, tak, Shirov tak, tak. z Dominguezem. Ale biały te partie przegrały ostatecznie, więc ciekawe na ile panowie przeanalizowali to, co tam poszło. No na, pe na pewno jakieś spirale mogą polecieć. Pytanie, w jaki sposób tu Wojtaszek będzie się ustawiał. Ale G6 to taka dosyć typowa opcja, nie? A, czyli tutaj tak. póki co lecą to samo. tak jak w tamtej tak samo. Mhm. Dokładnie. To jest właśnie to, co wczoraj mówiłem, że Wojtaszek z Carlsenem przegrał w tym wariancie. Już nie pamiętam kiedy, no kilka dobrych lat temu. I tam się ustawiał przez E6. I jakoś w ogóle przez H5 to było E6, F3, i w którymś momencie zagrał, rozumiem, E6B3, E6B3, tam chyba nie wiem, skoczek F6, goniec B2, goniec E7, coś takiego poszło, nie wiem, kiedyś F3, powiedzmy teraz i h5, żeby do, żeby do g4 nie dopuścić. Mniej więcej mhm. coś takiego. Okay. I w ten sposób się Radek ustawiał, ale tam Carlsen fajnie zagrał długą roszadę, skoczek h3, skoczek g5, tam yy, nie wiadomo było do końca jak te pozycje czarnymi dalej przestawiać, i go troszeczkę tutaj yy, zamęczył, także Radek w tym momencie gra inaczej. I chyba lepiej, gdzieś chyba jest uważane za silniejsze w tej pozycji. Znaczy przede wszystkim zawsze jak się czarny tak zadeklaruje z tym h 5 no to później ciężka decyzja, co z tym królem zrobić. no Bo tak. czas, czasem wydaje się, że ta roszada okej, okay, ale jednak jak już to H5 jest wrzucone, to tak ta Roszada niezbyt. Znowu Trochę wstyd nie? No, z, z królem siedzieć w centrum do końca partii też. Wielokrotny, no też tak podejrzany pomysł. No dobra. Wczoraj więc... Oparin pokazał, że da się H5 przy krótkiej ruszadzie <laughs> zrobić. No tak, to jeszcze trochę inna sytuacja była. Jednak tam Oparin atakował, a nie, a nie się bronił tym H5. Mhm. No dobra, więc w partii mamy goniec H6 i F5. Wczoraj widzieliśmy E5, zdaje się. Mhm. Tak. E, no, i e, E5 tam i przez skoczek E7 się czarny ustawiał, i Roszatka. E, czy tam przez skoczek F6, chyba F6, F6. Uh -huh, uh -huh. E, a tym razem nastąpiło F5. Zobaczmy, czy to jakieś duże zaskoczenie. No, tak druga pod względem popularności opcja. Skoczykę Ale z kolei coś... dobrze, dobrze procentowo to wygląda tak, czarny, tak, tak. z tego, co pokazujesz. Nawet czarny procentowo więcej zwycięstw. No, także rzeczywiście jest tutaj jakiś potencjał w tej linii z całą pewnością. I drugi potencjał jest taki, że zdaje się, że w tym momencie Fiedosejew zaczął się zastanawiać, więc być może nie wiem, gdzieś tam zatarło mu się w pamięci, w jaki sposób na to F5 reagować. No dobra, to pierwsza kwestia, jaki tutaj jest konkretnie zamysł czarnego? Czy, czy tutaj czarny po prostu będzie chciał wybijać na e 4 czy jeszcze zwiększać presję? Chyba to drugie, właśnie tak bym powiedział, że skoczek F6. Ewentualnie, gdyby się udało zmusić białe do EBF5, no to koniec na F5 wchodzi z tempem, wyprowadzamy figurę z tempem, to jest zawsze korzystne. Yy, także to jest chyba taka trochę próba wykazania, że to jest lepsza wersja pozycji bez w 5 Z drugiej strony yy, krótka roszada będzie bardziej podejrzana, bo goniec c4, tam z szachem jakieś brzydkie sztuczki mogą występować. A tu no, Fejda sobie w ogóle pionka zignorował, ciekawe. Tak, 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 w ogóle olał temat. Yy, no dobra, to pierwsza rzecz, yy, co jeżeli tego pionka yy, czarny zbije, no bo no można by sobie pomyśleć, że związanie, no ale smutna niespodzianka, ponieważ jeszcze hetman tutaj podwisa, więc w ten sposób nie da rady. No to pytanie, gdzie tutaj biały będzie miał rekompensatę? Czy właśnie tak jak powiedziałeś, że to goniec c4 i po prostu niedopuszczanie do zrobienia roszady, czy w ogóle h3 g4? I później goniec g2, żeby pionka odzyskać. Dobra, chyba szybko się dowiemy. H3, tu... Zawsze jeszcze pytanie jest, aha, co aha. jest po, po e5, nie? Jakby czarne już tak w ogóle zaczęły po prostu przejmować tutaj pozycję, albo próbować przynajmniej. I no tam to... nawet skoczek, skoczek G2, w ogóle skoczek H5 może jeszcze. Nie wiem, jakoś tak. Jestem sobie w stanie takich gdzieś tam wyobrazić. Przecież może tylko, to jest przesadka. No, tylko właśnie ten król w centrum, nie, a tutaj nagle całkowicie to centrum otwieramy, więc to tak to, to podejrzanie. Jest tu element przygody w tym, w tym stanie. <grym> tak, i zawsze też ten pionek na D6 ale e, w ogóle w partii e, natychmiastowo nastąpiło wieża F8. No dobra. I... A nie, jednak <grym> nastąpiła zmiana, rozsada, bo wieża F8 to przyznam szczerze, że nie miałem zielonego to... pojęcia, jaka może być idea. Ale wiesz, co, to, to nie wcale nie było takie głupie, bo w tym momencie skoczek B4 było możliwe. I ja Na byłem samym, w stanie w to uwierzyć. może zbić, nie? No dobra, on to goniec bije w 5, wychodzę z stępem, i może sam długą ruszadę zrobię za chwilę. Hetman A5, długa. Albo Hetman a No to może niechcący tutaj jakaś... No, a nie, jednak wyżej F8 stoi. Dobra, to coś tutaj transmisja e, świruje. Nie uwierzyli, że jednak. Znaczy, bo że często jest tak, że jak ktoś, jak ktoś wykonuje ruch tak, że nie, że podnosi figurę i opuszcza na końcowe pole, tylko tak przesuwa, to czasem te transmisyjne deski świrują. I być, być może było tak, że sędzia tam sprawdza transmisję i stwierdził nie, no tutaj na pewno Roszada tylko źle transmisja załapała, a później zrewidował. No nie wiem. Także mamy póki co wieża F8 zagrane. Na co G3? Biały odpowiedział. G3 to chyba po prostu zabezpiecza sobie pionkę F4, żeby tutaj tego typu problemów nie było, no i ewentualnie robi miejscówkę dla gońca, żeby na e 4 w razie potrzeby odzyskać. Shirov też się tak samo wczoraj ustawiał, więc to jest chyba standardzik w tym momencie. Jeżeli biały zagrałem z G2, no to wszystko wygląda dobrze, więc pewnie. Pewnie czarne tutaj krytyczne jest, pewnie bicie po prostu. Jeżeli białe zagrają goniec G2 i się spokojnie rozwiną, to ta pozycja musi być dobra. To, to stoi zbyt, po prostu zbyt logicznie, a czarne jakoś tak. Figury tu jedna, tu druga. Tak. Mało koordynacji. Ten, ten koniec, który y, wyglądał bardzo problematycznie dla przeciwnika, no to y, teraz właściwie jest y, po prostu y, zamknięty. Na no druga też kwestia, że no, można próbować kisić tego pionka, choć pytanie, na jak długo się to powiedzie, bo biały na upartego net skoczka na F2 może przestać. Wiesz muszę, muszę e, zobaczyć, bo coś. Prześwituje nam szachownicę na streamie z jakiegoś powodu. Zaraz prześwituje. Tak, no może zobaczyć. Bardzo ładna szachownica moim zdaniem. No czy tak, tylko przyjrzyj się y, pionkowi na H7. Aha, no jest jakiś taki. Tak, y, a nie masz jakoś tak, że masz y, źródła. Tak, wiesz. tak, już prawie. Dobra. Już widzowie zauważyli. A, bo wczoraj odwrotnie mieliśmy szachownicę i, i dlatego nie było nie było mm, prześwitującego pionka. Już z gita. Dobra, czyli co? Patrzyliśmy sobie po prostu wzięcie tego pionka goniec G2. No, i teraz powiedzmy, że czarny właśnie będzie bronił. No, i teraz pytanie, czy dalszy plan będzie hitman D7 i długa, czy cyk, cyk? Oj, aż tak. Na piechotkę. No, ale na piechotkę to już lepiej Roszady by było robić, nie? Więc jeżeli, jeżeli tutaj tak. rzeczywiście się z tą roszadą wstrzymał, no to. Ra raczej przechodzić na piechotę też nie będzie. A, chciał. a powiedz, czemu Hetmana chcesz na D7, a nie na A5 na przykład? Bo ty, tego skoczka H3 nie chciałem wpuścić, ale w sumie biały tak coś jak może skoczek H3 teraz zagrać, nie? No dobra, to. tylko wiesz, też Hetman na5 tutaj nie. W... A nie, bo Hetman. A to ja, jest ja mi się bronią... wydaje, że właśnie Hetman chciał wymienić, bo wtedy pionek na C2 gdzieś tam może być. Yy, łakomym kąskiem, a w ogóle jeszcze może Hetman A5 wieża C8, po prostu i tak troszeczkę bezczelnie wieża C8, skoczek B4, i tam szukać jakiejś aktywności. Nie wiem na ile to jest mhm. realne, ale może właśnie no cóż, król A8 taki podejrzany, ale pewnie Radek wie, co tutaj komputer pokazuje. Mhm. No, zobaczymy, czy wie, bo, bo tutaj po tym g się z, zaczął zastanawiać. No, ale FE no. wygląda tak bardzo logicznie, nie? No, bo w sumie tak inna kwestia, po prostu co innego jest tutaj. Ja do myślę, że Radek uwagi. nie myśli, tylko po prostu poszedł do toaletki. A, albo herbatkę. Wróci dodała, i zagra od ręki. Tak albo, albo herbatkę, właśnie. No, dobra. To, to się dowiemy. A ja w ogóle nie wiem, czy widziałeś, e, bo akurat na ten turniej nie mamy kamer na zawodników, ale organizator e, literówkę zrobił w nazwisku jednego zawodnika. Którego? E, Widita. No to ale w, w imieniu, czy w nazwisku, bo to w nazwisku wiem, się da pomylić. Nie które nazwisko, bo tam jest G-U-J-R, a oni dali G-U-J-A-R. Aha. Wiem, wiem, że to się czyta że rzekomo, tak to słyszałem. Nie wiedziałem. Ale możemy łatwo sprawdzić, gdyż na czeskomie teraz topowych zawodników nazwiska możemy. No są, są nagrane. Ale wiesz, co napisane jest: Widit jako pierwsze, więc chyba nazwisko. Bo mamy Wojtaszek, przecinek Radosław, widit, przecinek Santor guzierati. To chyba Widit jednak nazwisko. Znaczy to wszystko jedno, czy znaczy w imieniu, czy w nazwisku literówkę paneli, to siara. E, o, jest. To widzowie będą słyszeli. Widit Gujarati. A, masz rację. Widit Gujarati. Dobra. No to widzicie, codziennie coś nowego się może dowiedzieć. Widzowie pytają, jak wygląda tabela, jak wygląda aktualna pozycja. To macie wykrzyknik, wyniki, komendę na czacie, wykrzyknik, partie. Jeżeli sobie samodzielnie chcecie popatrzeć co i jak, wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby było tak nawalone dużo norakich informacji na streama. A jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie na luzaczku sprawdzić. Inna sprawa, że aktualna szachownica, no to jest przydatna tam jak jakieś szachy szybkie czy blisko się komentuje, no tutaj to sytuacja się, że tak powiem dynamicznie nie zmienia. Także na spokojnie. E, dobra, e, to wracając, czy mamy tutaj coś innego w ogóle niż FF do zagrania? Chyba niezbyt. E, czy ciężko. może skoczek bije E4? Ale nie bardzo by to że jakiś tak? atut. Znaczy no bo to wieża f8 było zagrane, nie? No to tak, żeby zejść z tego związania, no to może po to, żeby uprościć. Co no możemy tak zobaczyć. Z ciekawości. Mm -hmm. e, no. A wiesz co? Moim zdaniem to ma jeden minus. E, bo nie wiem czy skoczek na e2, czy to nie jest tak, że skoczki oba walczą o to samo pole c3. I w tym momencie miałem mają dodatkową opcję przedstawienie się na c3 skoczkiem drugim. Okay. Czyli zagrałbym po prostu z g2, skoczek c3. I mhm. tego nadliczbowego skoczka mam gdzie przestawić. Jak mamy skoczka jednego jeszcze na C3 i na F6, to skoczek na E2 sobie stoi nie bardzo gdzie ma pójść. No tak, to w tej konfiguracji może właśnie yy, dlatego to A twoje skoczek, skoczek H3. H3 nie? tak? Nie mi się rzuciło w oczy. No, ma sens, ma sens. Mhm. Ewentualnie po skoczek H3 może pytanie na ile irytujące jest Hatman B6. Chociaż chyba tylko tymczasowo, bo Ketman idea B6? byłaby bardzo prosta. Żeby skoczek F2, E3 jeszcze mieć. A, okay. Ale chyba po prostu wieża E1. I teraz Albo widły w razie co, a tak, wieża E1. straszliwa broń. Ale to już mamy teraz to co chcieliśmy, nie? I Aha, czyli Hebron mi coś daje. C8. Tempo mi daje. No. <laughs> czyli nie, niechcący, ale, <laughs> ale w sumie jest super, tak? Nie no, to taka pozycja czarnymi to jest spełnienie marzeń, tak? Właściwie żadnych problemów, a też wisi w powietrzu opcja E5, bo teraz pionek D6 jest już zabezpieczony. No i tutaj po przekątnej białemu się trochę zejdzie, żeby Hetmanem zejść z przekątnej, królem zejść z przekątnej. No a czarny już jest gotowy, żeby skoczek H5 i goniec bije H3, będzie już wtedy groziło. Także. Mhm. Pozycja Tak, czarne tylko króla na B8, jak przystawią, to już wygląda to bardzo, bardzo znośnie. A nawet tak. apetycznie. Tak, tak. To, to już bardzo, bardzo super. W ogóle wczoraj to na, na Facebooku ktoś w komentarzu słusznie zauważył, czy tam na YouTubie w komentarzu, że jakby połączyć Wojtaszka z dudą, to po prostu byśmy mieli gościa lepszego niż Karsten. No, coś w tym jest. W sensie. No... A nie jest, nie jest to przesadzone teza w żadnym stopniu. To są troszeczkę. Yy, to są zupełnie niestyle. tyle. Tak, I rzeczywiście, tak. oni by się bardzo ładnie Wtedy uzupełniali. To mieliby wszystko, nie? I takie mhm. so, solidne wyniszczanie przeciwnika, i takie kreatywne polecenie na partyzanta agresywnie. I, i policzenie do absolutnego końca. Mhm. Także no. No, to, to rzeczywiście by było po prostu pe pełen zestaw umiejętności. Widzowie piszą, że ranking 5000. <laughs> nie no, aż tak to może nie, ale myślę, że te 2850 to w zasięgu. E, w partii natomiast e, natychmiastowo zostało hetman A5 zagrane. E, jednak Woj Wojtaszek nie chciał e, tego pionka zabezpieczać. No, ciekawa, e, ciekawa kwestia cze czemu. E, być może, że H3 jest e, jakimś problemem z następnym G4. No bo w sumie te widełki tak wyglądają dosyć problematycznie. A jeżeli byśmy się musieli cofać, to nie fajnie. A skoczek H5 to znowu z tam z pułapeczką. No to skoczek E2, i teraz znowu jest ten sam problem, w jeszcze gorszym wydaniu. Także Myślałem, że może jest hmm. jakiś sprytny skoczek BG3 gdzieś i goni F4, ale trochę czasu na to nie ma. Żeby, jeszcze jednego ruchu nam brakuje, tak, prawda? Tak, bo tak. E5-G4, E5 E5 e, liczymy E5-G4-EF, ale to GF, e, no i nie mamy F3, bo tak jak Goniec powiedzmy tam po genie Hetmana atakuje, tak samo Hetman Gońca, bo Goniec też nie jest figurą bronioną, więc to nie jest tak, że tam możemy sobie po prostu zagrać wszystko. No dobra, e, okej, okay. no czyli Wojtaszek lepiej chyba ogarnia pozy. Yy, I następny chwilę, Wczoraj też myśleliśmy, że lepiej ogarnia poza i udowodni. No, nie że no w nie. większości przypadków pewnie lepiej ogarnią, nie? My, my byśmy tam się 10 razy już po drodze pomylili, nie? On się pomylił dopiero na samym końcu. Prawda, prawda. Yy, dobra, no to co? Tutaj wymianka bardzo prawdopodobna. Czy mhm. na A2? Nie no, na A2 to. Yy, Wygląda jak samobój trochę. Tak, skoczek bije F6 i teraz po F f D6 i nawet nie ma żadnego szacha ani nic. Dobra. Także opionka A2 rzeczywiście biały się nie musi obawiać. No i teraz zagadka. Czy Wojtaszek właśnie będzie wolał wybić na D2 czy sprowokować do wybicia na A5? Co wychodzi lepiej dla czarnego? Skoczek na A5 nie bardzo wiadomo co robi, a na C6 jakoś tam przynajmniej scentralizowany jest, więc jakbym miał jakieś, jakieś pieniążki postawić, to bym powiedział, że zbiję na D2. Ale, ale mogę się mylić. Z zobaczymy. drugiej strony może być inna różnica, może być różnica jeszcze jedna. E, że, że jak zagram Hetman D2, to odbijasz skoczkiem i nie do końca chyba mi się podoba taka konfiguracja, że za chwilę białe zagrałem skoczek F, czy wieża E1 i skoczek C4 może nawet. I generalnie, skoro mam mniej przestrzeni, to może chciałbym wymienić więcej figur. Czyli z, te, z tego powodu skoczek b 4 może być lepszy, wymiana Hetmanów nie ucieka, a może ten skoczek na a5 i tak wrócić na C6. Więc może ważniejsze jest to, żeby po prostu wymienić jak najwięcej Bierek. No czy to możemy zobaczyć rzeczywiście tę sytuację, no bo powiedzmy, że czarny tak, no właśnie ciężko powiedzieć co z tym gońcem. No ale dobra, powiedzmy, że goniec f5, przeciwnik właśnie się rozwinie, jakaś długa roszada, wieża e1. No i tutaj może to realnie być problematyczne. Albo nawet, tak jak wcześniej proponowałeś, że skoczek c4, żeby nawet e5 nie było. I teraz ta presja po centralnych liniach wygląda realnie. A właśnie dla porównania, zobaczmy po skoczek E4, skoczek bije E4. Właśnie Hetman A5, skoczek A5, goniec E4 i, i goniec E5. Tutaj sytuacja znacznie bardziej się uprościła. No, na pewno tego gońca H6 będzie się trzeba pomartwić, ale w sumie jakieś G5, i tak de facto ten goniec może koniec końców być bardzo przydatną figurą. To mi się bardziej podoba dla czarnych, bo jakoś tak nawet. Przy, przy dużej liczbie figur, to wiadomo, że musimy nawet w końcówce musimy jednak o króla troszeczkę zadbać o jego bezpieczeństwo. A gdyby się jeszcze wymieniły gońce, to nie wiem, czy nie można po prostu ustawić nawet czasami króla, króla na przykład na d7. Mhm. Czy to się nie będzie trzymało. Król no, d7, tam wie... jakiś atak może. G5 też, G5 wiadomo też. Wieża c8, druga wieża na c5, też mam inną możliwość. Okej. Okay. Pytanie, jak to w okay, jest wyglądało, ale... W partii zbił jednak na D2. zbił na D2 mimo wszystko. Może tutaj właśnie jemu chodzi o to, że jeżeli wieża zbije na D2, no to właśnie szybko wchodzi G5 i są te realne problemy. A znowu właśnie, jeżeli skoczek zbije na D2, to też G5 wchodzi natychmiastowo. Pytanie, na ile to jest kłopot tak de facto? No ale z drugiej no strony, dobra. jeżeli A... biały zabezpieczy, no to nawet wybić. Ale tu koniec g4 jeszcze możesz mieć. Wstępem kolejnym. Mhm, mm i co? Koniec f3 musiałby grać, nie? Żeby... No to zbije na f czy zbije na f4 i struktura pionkowa będzie kiepska, mm -hmm. pionek na f4 będzie słaby. Okay. No to, to ciekawe, w, w którym momencie... E, Wyślesz jeszcze pokażesz ten wariant na chwilę? Analizy, tak? E, ten wariant z Ten przed chwilą, co pokazywałeś, dosłownie. Skoczek d2, g5, skoczek G5, d2. a jakbyśmy... Te, właśnie nie skoczek e2, a jakby zbić na f6. Aha, jak pionek to skoczek e4, a znowu jak wieża to też skoczek e4. Mm -hmm. Mm -hmm. I musiałbym aż tak biednie odchodzić. No ale w sumie parę, parę gońców, biały też już nie ma, nie? Tylko, że trochę... Jakoś ta koordynacja się posypała. Z jakby tak po prostu jeszcze dalej pociągnąć ten wariant, zbić wszystko do spodu wieża G5 I wyprowadzić skoczka gdzieś, nie wiem, na F3 dosłownie, no yy... <laughs> Teraz pytanie, co, gdzie biały się? Białe wolę, no tak. właśnie I wieża E1 po prostu Grozi wieża Bd6 hmm. nie, nie będzie takich obsiu... A, to może yy... się wieża G6, trochę. nie? E może wieża G6, żeby tak? właśnie było bronione i teraz wieża E1, no to już powiedzmy, że kończę rozwój, nie? No dobra, to już tak. tutaj chyba nie było. Nie, nieoczywista jeden. pozycja. Mhm. No na pewno trochę lepsza białego, bo jednak te wieże rzeczywiście wyglądają potężnie, ale tak z drugiej strony pionek C2 też może być takim takim e, może dać kontrę. Wieża C8 właśnie jakiś tam skoczek B4, za chwilę będę będę groził goniec F5, jak się e, jak, jak bardzo będzie potrzeba. Okej, okay, czyli jeżeli wiem, sumie... to po prostu się zgodzi w tempach, no to czarny ma swoją Tak, grę, tak, nie? tak, 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 dokładnie. Że tak. właśnie tak strategicznie to wygląda gorzej, ale na dynamice prawdopodobnie się trzyma. Mhm. Dobra. No to na pewno cieka końcóweczka. Jak coś widzowie, to na start każdy bilet wstępu, czyli łapkę w górę powinien zostawić na bramce. I padło to też ja się pytanie. Zapiszę. Czy faza grupowa dzisiaj się kończy? Dzisiaj rzeczywiście. Coś się kończy, mianowicie pierwsze koło, czyli już każdy się zmierzy z każdym w swojej grupie, ale jeszcze partie rewanżowe, ponieważ w tej fazie grupowej każdy z każdym gra po dwie partie, no czyli zostaje po dzisiejszym dniu jeszcze trzy rundy, także jeszcze wszystko się może wywrócić do góry nogami. Także zobaczymy, jak się akcja będzie rozwijała. Natomiast póki co Wojtaszek na pierwszym miejscu, także jest ok. A co ciekawe, po dwóch rundach już nie ma zawodnika z maksem punktów. Zobaczcie, jak bardzo wyrównany jest to turniej. Że dwie partie blisko był Radek. żeby każdy stracił. Tak, tak, tak. Radek był bardzo blisko, żeby wczoraj rzeczywiście zwyciężyć i mieć dwa, dwa z dwóch, ale, ale jednak się nie udało. No i nikomu się to nie udało. Co A jeszcze jedną rzecz zaobserwowałem. W każdej grupie, gdzie, gdzie gra Amerykanin, prowadzi Amerykanin. W sensie, o, dobra, zawodnik dwóch, reprezentujący tak? Stany. Nie, Aronian Trzej. jeszcze już z Amerykaninem. A, sorry. A to no. więcej. Raz, też mi się cz... czterech. Czterech. Jest. Mhm. Tak, bo jest. Dominguez, Dominguez so i. Aronian właśnie. Aronian. No, czyli ma czterech Amerykaninów aktualnie. Okej. Okay. A właśnie, to zobaczmy, jakie tutaj kraje grają. Z Rosji raz, dwa, trzy, cztery. Czyli Rosja jak zwykle najliczniejsza. No ale stany gonią, gonią. Tempo wzrostu to tak na przykład powiedzmy, za 20 lat to mi się wydaje, że już w Indiach będzie więcej arcymisów. Może być. Niż w Rosji. Możemy zobaczyć w sumie z ciekawości. Bo ostatnio sprawdzaliśmy na streamie to w Rosji było chyba coś koło 600 arcymisów czy coś takiego. A to myślałem, że więcej. Ale, sumie... Ale aktywnych, nie że w historii, aha, aha. tylko A no. aktywnych. A to w ogóle ciężko teraz sprawdzić, bo taki Nakamura jeszcze chwilę temu, wczoraj rozmawialiśmy, że w sumie wypadł z obiegu yy, i nawet nie był liczony jako aktywny. A to ciekawe, czyli co on na przykład, jak są te statystyki na FIDE, gdzie jest podsumowanie krajów o najwyższym średnim rankingu, to rozumiem, A że ja Nakamura czekaj, normalnie ja wypadł z tego zestawienia. Bo teraz wyszukałem i jest jednak. 240 arcymistrzów w Rosji. To może wtedy wyszukałem właśnie wszystkich, a teraz wyszukałem aktywnych. Mm. Może tak być. No dobra, a w Indiach? Pewnie dwa razy mniej obstawiam. Obsta... Ilu widzowie obstawiacie, że w Indiach jest arcymisz? A, a, a ilu w Rosji mówisz? 240. Ok. no to... 90. 71 w Indiach arcymistrzów. Czyli kwestia I kwestia tygodni, 90 będzie. Oni nam się mnożą jak. Znaczy, to prawda, tak. to, to, tam to jak grzyby podeszły. No, 40 lat temu jeszcze w Indiach 0 arcymistrzów było, nie? Tak, przykład. A na tak? przed... Że... A nasz pierwszy był arcymistrzem? Tak, 88 rok. To o nawet mniej 34. Anand, tak, pierwszym arcymistrzem. To nawet nie wiedziałem. To w ogóle fenomenalna historia, że pierwszy arcymistrz i tak zawzięty się okazał, że aż mistrzem świata został, tak mu się spodobało. Mhm. Ciekawe, że filmu o Anandzie chyba jeszcze nie było, chociaż może w Indiach jakieś. W, w Indiach na pewno były. jest super gwiazdo, także na pewno. Jest, gwiazdą, na pe na jest, pewno... jest, ale takich. Chodzimy takie komercyjne, Aha. że wie, że tam. Yy, coś w stylu Marvela po prostu, że tam. Mhm. <laughs> Avengers i, i Anand. Mhm. Ale Takie nie no widzowie, teraz... to tak, to, to że ilu jest ludzi, to wcale nie przekłada się jeden do jednego na ilość arcymistrzów, no bo na przykład zobaczmy w Chinach, w Chinach na pewno jest znacznie Chiny są teraz no i... najludniejszym Is krajami, Islandia tak? przez, yy, tak, nie, Indie chyba, No nie? ja nie wiem, ja z geografii to jestem leszcz. No w, w Chinach macie 48 arcymistrzów, to no w Polsce więcej jest arcymistrzów. A przecież Islandia przez jeszcze do niedawna była chyba państwem z największą liczbą arcymistrzów w stosunku do... Na, na 100 tysięcy mieszkańców. No. W ogóle do ludności. A, a jeszcze a teraz chyba się zmieniło, tylko nie pamiętam, kto tam się przebił, ale to po prostu im mniejsze państwo, tym łatwiej. Więc jakiś Luksemburg czy coś takiego. Mhm. Także to, 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 że dużo ludzi to nie, nie ma aż tak istotnego wpływu. Bardziej istotny wpływ ma to, że trenują na poważnie w tych Indiach. Prawda, to prawda. Ja tam sobie obserwuję tą. Kurczę nie pamiętam. Jakaś strona szachowa i tam przez jest India chyba. I tam właśnie wszystko wrzucają. Jak tylko ktoś, jakiś gostek z Indii zdobędzie normę, czy tam zdobędzie tytuł, to wszystko, całą historię życia chłopa piszą, nie? I tam kurczę wrzucają. No tutaj, 13-letni, ktoś tam, ktoś tam zdobył właśnie IEMA. Jeszcze tam pół roku miał 1900, ale trenował po 13 godzin dziennie, no i wbił 500 oczek i właśnie trzecią normę zgarnął tam na kołówce w Budapeszcie, nie? <laughs> Oczywiście. A też, a, a, akurat <laughs> Chessbase India to jest świetny przykład, e, że przecież oni właśnie, nikt nie ma Chessbase, nie wiem, nie ma Chessbase Polska. Mhm. Mamy czeską Polska, ale nie mamy mm -hmm. Chessbase Polska. Jest jeden Chessbase, ale jest też Chessbase w Indiach. To jest bardzo ciekawe. Ja myślałem w sumie, że no czym to się różni, że tak naprawdę to samo. I też po e... angielsku, nie? E, jest po angielsku i też po angielsku, ale nie, jest zupełnie inny content. Praktycznie większość właśnie tych tych materiałów jest po w, jakby dotyczy rynku hinduskiego, mm -hmm. ale co jest najważniejsze, ceny są dużo niższe. Gdyby Hindusi Aha. mieli płacić za produkty Chessbase'a, okay, to myślę, że po poskładałoby ich to. Okej, okay, rozumiem. Więc Chessbase e, chess na stronie Chessbase India to jest jakaś 1 trzecia normalnej ceny. E, okay. Plot twist jest taki, że trzeba mieć konto w, e, założone w hinduskim no, banku w, w albo w jakimś tam tak, innym. Tak, 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 tak. Aha. Okay, to do, powiem tak. Dobrze jest A, mieć czy... znajomego z Indii. No tak, tak. No, okej. Okay. Ale to y, właśnie fajne, bo y, ja tak sobie kiedyś myślałem, nie? żeby na Czeską Polska tak wrzucać właśnie też info, tylko by po prostu Polacy to robią normę raz na dwa miesiące, nie? nie Mało pra pracy, mał pracy by było. <laughs> nie, bo to, to mi się bardzo podoba, bo to takie inspirujące jest, nie, że tutaj jakiś chłopaczek tam rodzice mu powiedzieli, że dobra, będziesz mógł jeździć na turniej ile chcesz, ale jak będziesz trenował 12 godzin dziennie, nie? I chłop tam właśnie z 1900 zbija na 2400 w pół roku. No to to jest po prostu coś niesamowitego. No w, w Polsce takich przypadków absolutnie nie ma. Nie ma. Chciałem jakiś kraj, co do tego. Różnica kulturalna. Nie? Hindusi mają pełną świadomość tego, że szachy są jedną z lepszych dróg, żeby dostać po prostu życie o dobrym statusie, żeby się do czegoś dobić. W, w Polsce w też sporcie. Są, no. No tak, ale... W sensie, jak, pójdzie, jak przeciętny na nastolatek pójdzie do rodziców i powie, dajcie mi tutaj 2000 tysiące miesięcznie na tam na turnieje, ja będę zawodowym szachistą, to, to go wyśmieją, ale pójdę na jakieś pierwsze lepsze studia, no to spoko, nie? No to... Tylko, że jeszcze w Indiach jest ten, ten wątek, że oni praktycznie w sporcie nie istnieją, wiesz, u nas Aha, możesz okay. przynajmniej mieć marzenie, że zostaniesz nowym Robertem Lewandowskim, nowym Kamilem Aha, Stochem, okay. że, a u nich szachy obcy, są dużo tak. wyżej. Mm, dokładnie. Uh -huh. No dobra. Tam jesteś albo, albo jesteś w IT i obsługujesz te wszystkie helpdeski, po prostu no, wiesz, legendy chodzą o tych wszystkich no, hinduskich dobra, właśnie oddziałach, yy, albo idziesz w szachy, albo nie wiem, co tam jeszcze robisz. A, w tego, w krykieta jeszcze. Krykiet pewnie jeszcze wyżej niż szachy. Okej, okay. co, co do tego, to nie mam pojęcia. E, no no dobra, tak więc, jest, jest. Znaczy spoko, wierzę, ale nie mam nie wiem nawet, jak się w krykieta gra. E, no dobra, to w takim razie tutaj jakieś grubsze zastanowienie ze strony Wojtaszka. No i teraz pytanie... Nad czym się tutaj zastanawiam? Znaczy na pewno G5 jest tutaj do policzenia to, co patrzyliśmy. Tak. Pytanie, jakie inne koncepcje są do wzięcia pod uwagę. No bo goniec F5 to znowu będzie podejrzane ze względu na to H3 i ten A gdyby ma... pociągnąć jeszcze dalej, goniec F5H3 jakiś na przykład skoczek B4? To jest bar Be... bardzo źle to jest, czy. Nie wiem, o skoczek B4 to przez pół sekundy nawet nie pomyślałem. Ale dobra, no mogłoby się tutaj to co skończyć. Pięk, to... <laughs> to by było przepiękne. Szachy kooperacyjne po raz kolejny. <laughs> tak, byłoby dobrze. No dobra, to zobaczymy, No bo G4 i chcesz gońcem, tak? Mhm. i G5 się nie boisz, bo? No właśnie, wieża C8 na przykład. <laughs> I mat. Na d3 jeszcze mat grozi. Dużo matów grozi. No to jedyne? Skoczek c4? Czekaj, bo materialnie... Póki co pion przewagi, tak? Jeszcze, to jest jeszcze mi... nie, nie zdobyłeś jeszcze. Okej. Okay. Koniec no to... d1 albo b5. Znaczy to co najmniej figurę odzyskujesz, nie? Więc to na pewno jest okej. Okay. Mhm. Dobra. A no to czekaj. No dobra, to h, 3 nie teraz, to najpierw rozwój. Teraz na skoczek B4, skoczek D4. I tego pionka I na A2. H3. Tego pionka na A2 mi po prostu oddasz. A jeszcze ty, ty sobie B7. zabierzesz na B7. Mhm. mhm. okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. To co, jakaś wieża CO8 może? Żeby zmienić kolejność delikatnie? Aha, i teraz. <słyska> No, ta linia C nie wydawała się tak kłopotliwa. Dopóki nie zacząłeś zadawać niewygodnych pytań. No, jest jeszcze opcja, żeby się na E3 przestawiać skoczkiem i w ten sposób bronić, w sensie tak. Czyli to, skoczek C4, tak? Żeby najpierw linię przesłonić. No ma sens. No dobra, to spróbuję tak. Spróbujmy na siłę. No, na razie. Na siłę potem, potem może grzeczniej, bo to spróbujmy B5. B5? Aha, tylko że zbijesz y, możesz zbić i skoczek D4, chyba zagrać. Ale po na b5 czym? jest Od razu, B5 bicie na, bicie na C6, a zamiast uciekać. Aha, okej. Okay. I skoczek Iż... D4. O, takie triki. No dobra, no to jest wiersza C5, nie? Broni. No i ale teraz. teraz Można końca. zbić w najgorszym, w najgorszym przypadku, można zbić. A może nawet można lepiej jakoś no zrobić. Ale ten pionek taki o nie. Także ch chyba dla białego w porządku pozycja. Tak, figury lepsze, goniec na H6 odcięty. Pionek C2 jakoś tam. W ogóle grozi goniec D4 jeszcze i tam pionek na F5 albo A7 pada. Mhm. No Trochę dobra. dużo rzeczy wisi nagle. Tak, 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 się czyli, bardzo popsuła. Czyli to goniec f5 ciekawie wygląda, tylko właśnie nie ma ten goniec y, stabilnej pozycji, nie? No to mm -hmm. pytanie, czy w takim razie po prostu goniec f5, żeby długą roszadę robić. 24. Się... Mhm. Okej. Okay. W sensie skoczek f3, no i powiedzmy roszadka i mamy coś takiego. No ale to już e5 jest opcja, tak? A jeszcze to, to jeszcze zadam ci jeszcze niewygodne pytanie. Po H3 będziesz uciekał, czy po prostu chcesz zbić, czy a jak będziesz uciekał, to gdzie? W tym momencie. Yy, zamiast ciesała... wieża A1. Długa H3. Hmm. Nie wiem, czy nie musisz zbić po prostu, bo na koniec F5G4. No dobra, na, już, E4, na koniec e64 mam skończyłem. wieża A1 z tempem. No dobra. A koniec no D7 muszę. smutno wygląda. Co z gońcem? Po skoczek F3 chcę E5 znowu wrzucać, więc goniec. Tak? No to muszę gońcem. Hmm. Mhm. To znowu tak czy siak. Whośm już pozycja się otwiera biały z paru gońców, no ale z drugiej strony, jak tego gońca wprowadzę do akcji, to już będę się dobrze. Bawił. Nie wiem czy nie wiem, czy twoi, twój goniec na haszy w tym momencie nie jest groźniejszy od moich dwóch, w sensie moich, no ja ani one nie są moje, ani goniec na haszy nie jest twój, ale. E, no, ale w tym się momencie. Wczuć, nie? No można, można się wczuć pewnie, a w ogóle jak się fajnie podstawia co do figury. Hmm? <laughs> to tak, to tak jak co za pieniądze się najłatwiej wydaje, nie? No. E no nie, mi się wydaje, że ta kontra jest po prostu spoko, nie? I tyle. Bo w sytuacji, kiedy następuje wybicie, no to jeszcze ta wieża wkracza do akcji i już za chwilę ten pionek będzie maszerował. Także tutaj już myślę, że. Jest OK, A przynajmniej nie widać bezpośrednich problemów. No jest ok, nie ja się zgadzam, ja już tutaj okay. jakbym mógł się Myślisz, przehandlować dalej, białe tak. za czarne to bym, to bym przehandlował. Okay. Hmm. To może tym goniec g4 jednak. Goniec? Pytanie czy właśnie coś mądrzejszego, bo powiedzmy, że skoro to skoczek f3 wychodzi nie najgorzej. Chociaż jeszcze musimy pociągnąć dalej, bo my się skupiliśmy na tym jak to H3 będzie. A, nie? No a, właśnie, a pytanie masz rację. właśnie, co jeżeli normalnie, czyli wieża H 1 aczkolwiek tutaj znowu bym pakował to E5, żeby związanie wykorzystać. Hmm. Pytanie, na ile to jest problematyczne? Bo pierwsza rzecz zobaczmy, co jeżeli biały po prostu zakosi tego pionka. Bo... ja tak myślałem, że tutaj coś będzie, ale w sumie teraz to nie widzę. Przeciągi są, tylko co konkretnie. A skoczek e4? No, w sensie pobić... I goniec f3? Wieża f3? <laughs> I wieża e2. A ty? jeszcze wieża e Wieża e2 jeszcze masz. No to le ledwo ledwo tutaj się dosyje fumknął widzowie. Widzicie, no dobra, a czekaj. Nie poddaję się. Gram wieża F6, albo wieża F7, wieża F5, gdziekolwiek. Przestawię wieżę na linię Daj się rozplątuj. No. C3 y i król C2 na dole. No dobra. i wieża D6. No i dalej, i dalej jakiś ruch pokaż. Król. Nie wiem, wieża A6. Nie, A6, po prostu pionek A6. A, sorry. No, nie widzę sposobu. I pon, powiedziałbym. czy znaczy, znaczy, nie no, no ale to ja też się nie wzmocnię, nie? 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 nie, nie, nie. Remis, remis no. Uh -huh. Ale ciekawy. Znaczy, no jest jeszcze ta opcja, że tu się pakować, ale. Może jeszcze boli bardziej, bo w sumie nie wiem, czy bym chciał. Za jest tak, jest ta sama cierpieć. prośba, nie? Przecież co przed chwilą, tylko nie oddając skoczka, tak? To jest ta twoja koncepcja. Żeby otworzyć tak. wieżę, tylko za darmo. Tak, ja po prostu chciałem, tak bardziej uczciwie, to, skoro już wiem, że komuś dobra. coś zabiorę, to chcę mu też coś dać, ale skoczyknę da będzie silniejszy, wiadomka. No dobra, także jest tutaj potencjał w tym gońcu G4, bo to, to jest zawsze takie złośliwe wyjechanie tym gońcem, gdzie on tam niby nie ma takiej stabilnej pozycji, ale jednak uderza w wieżę i trzeba się jakoś wytłumaczyć. także gońc Przede wszystkim G4... forsowne. Tak, tak. A od forsownych ruchów trzeba zaczynać, co złośliwe, to problematyczne dla przeciwnika. No dobra, także goniec g4 jest na pewno druga ciekawa opcja. I to chyba najciekawsze, bo jednak ja tak jestem fanem, żeby zakończyć rozwój. Także to goniec g4 i długa roszadka to tak bardzo naturalnie dla mnie mhm. wygląda. I czyli no właśnie Radek ma chyba za dużo dobrych, znaczy dobrych za dużo ciekawych koncepcji i musi je sobie po prostu porównać mhm. więc myślę, że to jest taki jeden z krytycznych pierwszych krytycznych momentów a, a to są właśnie tego typu pozycje, gdzie, gdzie warto się zastanowić, no bo wiadomo z, dobra decyzja, dobre perspektywy zła decyzja, no to stracona szansa ehm, no czas ma dobry pytanie, bo y, właśnie Fiedosejew godzina 33 prawie, czyli ewidentnie leci z przygotowania no, to co? Wydaje ci się, że on po prostu sobie stwierdzić dobra, ustawię taką końcówkę i jak Wojtaszek odpowiednio precyzyjnie zagra, no to wyrówna, a jak nie, to gdzieś go przechwycę na tym pionku E7? No bo tutaj nie wydaje się, żeby ta końcówka to, to było coś specjalnego dla białego, tak de facto. Nie, nie wydaje mi się. Pytanie: Aha, czyli Fydosyje w ogóle. To by trzeba było zobaczyć, czy Radek grał te pozycje wcześniej w życiu. Bo ja bym strzelał, że nie, ale może się mylę po prostu. Ja sobie mogę no, tak, że tak Ale w powiem sensie tutaj... tą y, konkretną? Nie, 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 ten wariant G6 po prostu. Na ile Fiedosyjew mógł się przygotować bardzo konkretnie pod Wojtaszkę? Mhm. O, w partii w ogóle... No to, to nie było brane pod uwagę. E, to zaraz y, zerkniemy, ja tylko... Wy, ja sobie go tutaj... A to ja sobie sprawdzę. Albo w, no, jak no. chcesz. Dobra, to możesz ty wyszukać. E, dobra, to skoczek 4 w takim razie. No problematyczne dla białego, to bezapelacyjnie, no bo tak. E, albo czarny wpakuje się na f2 z widłami, e, albo na e3 z widłami. A skoczek F2 to nawet bez wideł jest problematyczne, bo ta wieża będzie wisiała. No i teraz pytanie. Żeby nie tracić materiału, no to skoczek E4, no i pod... ale tutaj pułapkę, no, podstawiłem już. Bo ja sobie pomyślałem, że tak. I jest okej. Okay. A tutaj skoczek... Y... Skoczek D6 i wieża E1. Jakie złośliwe zadanie. No, można podstawić, można. Można podstawić, nie? Tak sobie... Z automatu policzysz, że wieża D2 jedyne. A tutaj się okazuje, tak. że wcale nie jedyny. No dobra. Trochę ty... to nie, ma, nie, maty nie matematyka, jak się okazuje. Tak, trzeba bardzo. Wiesz co, ja mam, ja mam w bazie. Co prawda jej nie aktualizowałem od no, jakiegoś tam ostatnich miesięcy, miesiące nie aktualizowałem. Więc mogły być jakieś partie, chociażby nie wiem, w internecie, okay. ale. Z klasycznych partii. Tylko ta partia z Karlsonem jest w mhm. tym wariantie skoczek za 3D, 6D4. Okej. Okay. No ale to jest to, taki wiesz, 2700 to na pewno nie, nie tylko, nie? W ten wariant celuje, który jest w bazie. A nawet ja to mam takie wrażenie, że oni bardziej celują w warianty, których ktoś nie grał, nie? W sensie wiesz, zakładając, że skoro już zawodnik ma coś w bazie, no to na pewno sobie przygotuje coś innego. Bo wszyscy inni się przygotują na to, co ma w bazie, więc żeby zaskoczyć. Tak, ale to jest też dość łatwo się przygotować na ten wariant, bo grasz na E4, Wojtaszek zawsze gra Sycyla, więc to zagra. W Sycylu praktycznie zawsze gra Najdorfa, więc na skoczek C3, D6 najbardziej spodziewane, ewentualnie A6. Dobra, więc jak zobaczysz w bazie, że gra D6, no to na D4 na pewno ci zbije, na Hetman D4 Skoczek C6 też praktycznie zawsze zagra, więc dopiero po Hetman D2 musisz sobie zobaczyć jedną linię E6, drugą linię G6. Mało mhm. nauki. Bardzo dobra praktyczna decyzja moim co, po, po prostu tutaj y, stwierdziłeś, że Wojtaszek musi rozszerzyć repertuar, tak? Yy, no nie, dobra, jeszcze Karoka nagram czasami, sorki. Aha. Ale to... No czy nie wiem czy rozszerzyć. No, wasz też gra praktycznie zawsze, Sycyla i zawsze w Najdorfa wchodzi, po prostu się tego nie boi. Mhm. To, że łatwo się przygotować na kogoś, to jeszcze trzeba go tam ograć dalej. No też, prawda. Ale to, to jest za zawsze są te dwa podejścia. Czy właśnie skupić się na jednym, ale tak przygotować Turbo Fest idealnie? Czy właśnie lepiej mieć pięć różnych debiutów, ale tak znać trochę, trochę słabiej, ale jednak za zaskakiwać oponentów. Mm. No ja zawsze byłem wyznawcą teorii, że lepiej jedno a dobrze niż wszystko okay. po trochu. ale ja właśnie ale... W momencie, jak zacząłem kręcić, to co wtedy postęp zrobiłem, także. Może, może. No Był to właśnie postęp. ten element, e, pytanie, na ile właśnie element zaskoczenia uda się zastosować. Jak, jak wejdzie wariancik i przygotowanko wejdzie, to wiadomo fajnie. No różnie to się udaje, nie? To Zawsze czasami też kwestia taka indywidualna, na ile się czujesz. Dobrze powiedzmy. Pozycji, którą nie do końca znasz, tak? Czyli wiesz, że znasz trochę gorzej, ale wiesz też, że rywal zna trochę gorzej. No to ja taką sytuację i wolę niż i obaj, jak obaj dobrze znamy. Okej. Okay, no, no i dobra. W sensie nie, nie zależy mi bardzo na tym, żeby była taka sytuacja, że ja dobrze znam, a przeciwnik totalnie nie zna, tylko bardziej, e bardziej wolę, żebyśmy obaj nie znali i wtedy gramy, nie. Mhm. Bo ma to sens. W, wcześniej jak tak praktycznie na przykład czarnymi 100% partii katowałem przyspieszonego smoka. Wszyscy oczywiście ten wariant maruczego katują, no i po prostu na turnieju 3-4 partie w tym samym wariancie, to już w pewnym momencie się niedobrze robiło. No dobra, więc Wojtaszek jednak lepiej liczy warianty niż ja. Nie podwalił tego skoczek E3, zagrał po prostu goniec F5 na rozwój. No i teraz problem dalej jest realny, gdyż teraz goniec bije 4 i skoczek F2 jest kłopotem. No to w taki... Ale tego skoczka, skoczka E3 nadal nie ma, czyli białe mogą sobie zagrać jakiś rozwojowy ruch. Jakiś, czyli pewnie skoczek H3, żeby nie podwalić skoczka na F2. I teraz na skoczek e3 znowu jest skoczek d6. Tak, no ale można długą a... i nie ma wieży, bo idzie na h2. Ma sens. Chyba, że znowu jest jakaś sztuczka, bo to też inna kwestia. Ja właśnie patrzę na jakieś skoczki g5, bo strasznie mi się podoba... Ciągnie mnie na to pole e6. Kusi mnie ono niezmiernie. Aha, żeby po prostu taką Gdzieś tam zająć. Mhm. A inna rzecz, aha, ale to skoczek na g4 zawsze wróci, bo myślałem, że... Może jest jakaś taka opcja, żeby teraz wrócić wieżą na H1 i te, te, ten skoczek na H2, goniec na H6, wiesz, dwie figury na linii H, ale skoczek na G4 broni gońca, więc tam chyba nie za bardzo jest coś. Ale y, można by w ten sposób podejść do tematu i po prostu pionka zakosić, nie? I na aktywność. Pionka, a jeszcze pytanie trudniejsze, gdzie goniec wychodzi z H6? A, no przecież goniecki 7 nie ma, no oczywiście. <laughs> Ej, no to, to, to jest jakiś problem w takim razie. Eee, no to co po tym skoczku H3? Nie, no długa ruszada musi być na że H1. No, niekoniecznie trzeba tego pionka zabierać, a może po prostu wybić na E4 i E5. No bo E5 od razu nie da rady, bo na D6 wisi, więc skasować skoczka E5 i znowu kontrolować na pionkę F4 i wtedy już na H2. Będzie problematyczne. Tak, bo przekątną też przesłoniłeś ruchem E5 i po 7 dla gońca się zwolniło. Okej. Okay. Nabiera to kolorów powoli. Mm -hmm. No, a tylko tutaj, żeby ten e, czas e, się nie zrobił problem. Ale w ogóle wieża D2, e, znowu bardzo szybko zagrane. E, to, to jest też ciekawa e, sprawa. E, na przykład, jeżeli grasz partię i przeciwnik ci wleciał w wariant, e, nie? Że po prostu e, po kolei tam znasz, to szybko robisz ruchy, czy wolno? E, wiesz co, kiedyś miałem. Tak, też miałem tę te zagwozdkę, no. e, i wleciał mi przeciwnik w wariant. No. I stwierdziłem, że właśnie będę udawał, że też wymyślam, a tam było jeszcze kilka ruchów dalej znałem. A, no, no, no. I stwierdziłem, że specjalnie poczekam tam chwilę, nie? Nawet Aha. sobie ustaliłem dokładnie, ile będę czekał. E, I potem partię przegrałem, bo miałem przewagę, ale w niedoczasie się pogubiłem po prostu. <noise> tak, więc to... od tego momentu Aha, trauma taka po prostu sta, nie, okay. nie myślę po prostu Jadę, jadę, jadę. I też to z jakimś arcymistrzem o tym gadałem, właśnie o tej samej sytuacji. Też bo, mówił, że nie ma co kombinować. Ale to właśnie są różne podejścia, nie? Bo niektórzy właśnie mówią, że dobra, to graj tak właśnie od ręki, żeby pokazać tę dominację, nie? Żeby przeciwnik mm -hmm. się czuł słabo, że no bo będzie miał świadomość, że ty masz przygotowane. Ale znowu Carson powiedział, że jak on ma taką sytuację, to on się cieszy, jeżeli przeciwnik od ręki gra. Bo to oznacza, że Carlsen wymyślił prawidłowy ruch, nie? Tak, 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 dokładnie, tak, że cały czas jesteśmy w teorii, nie? Tak, tak, znaczy, tak. Tylko to ma też swój minus, bo może być tak, że jesteś w teorii, ale złej, tak? Czyli jesteś w wariancie obalonym i przeciwnik cię tak, tak, tak. dobija, a ty jeszcze o tym nie wiesz po prostu. Te, też może być taka sytuacja. No i właśnie kiedyś śmiesznie e, miałem, tam, grałem w Pradze na turnieju nie, z takim IEM z Serbii, e, no i przygotowałem się, e, zerknąłem e, na jego partię na Czeskomie, nie? I się okazało, że on tam dużo B3 gra przeciwko Sycylowi, No co rzadko spotykane, nie? Więc na zaskoczenie, ale w klasykach głównie grał normalnie skoczek w 3D4. No i mm. tak przygotowałem się na to B3, tam po tych jego partii z Czeskowa. No i właśnie on przyszedł na i to B3, nie. No to ja takie oczy, nie? I tak pomyślałem: 4 minuty tego, i tak na debiut zużyłem z 15 minut, żeby nie było. No a tam, ten już wiesz, na pewniaczka siedzi, no wleciał mi w przygotowanie niesamowicie. No i tam wyrównałem bez ale problemu. Ale chłopak szukał. Tak, i go tam cisnąłem, no ale nie wycisnąłem i remis finalnie, ale tak. Gra aktorska, nie? No bo ta psychologia w szachach naprawdę ma niesamowite znaczenie. Mm -hmm. To prawda. E, no dobra, także e, jeżeli chodzi o tę partię, to w sytuacji, kiedy się dosaje w myślę można powiedzieć, że zmarnował czas na to wieża D2, e, biorąc pod uwagę, e, że. Zakładając, że nasze obliczenia się zgadzają, no to ta pozycja już mi się zaczyna podobać. E, bo teraz Proszę już tak się rozwanawiam... wisi w powietrzu realnie. Wiesz co, może idea jest taka, że on po prostu chce się inaczej przestawić. My mówimy, że zmarnował tempo, a on po prostu nie chciał, żeby kiedykolwiek skoczek E3 wchodził z tempem i teraz możliwe, że ma na przykład drugą opcję skoczek E2, potem skoczek C3 i na przykład skoczek D5. Tak już wiadomo, daleka perspektywa, ale może po prostu chce się inaczej przestawiać i z tego względu wybrał wieżę D2. Tak sobie to tłumaczy przynajmniej. Okej, okay, to musielibyśmy bardzo konkretnie sprawdzić, w sensie, czy tutaj od razu jest. A, przede wszystkim skoczek F2 jest kłopotliwy? Jeszcze nie z C6 mam, skoczek F2 goni z C6 Aha. jeszcze mogę. Ale to taka, takie uproszczenie to super, nie? Dla czarnego. Myślę, czy wieża na ile wieża E1 yy, i potem odejścia z skoczek C3 stępem będą groźne, ale może nie. nie, może wracą z nie? Aha, ja cały czas E5 masz tutaj. No, ale E5 skoczek C. Jeden, no tak. jeden plan, nie? I robi robotę przez całą W ogóle E5, skoczek C3, być może EF można zagrać, jeszcze tak patrzę. I wieża F2, FG i wieża D2, i nawet nie bije tego, tylko gram jakieś G2 na przykład. W sensie, jeszcze raz. Wieża teraz wieża D2, teraz D, teraz tak? I nie bije tego, tylko gram G2 z ideą wieża F1. No to bardzo złośliwe, muszę powiedzieć. Z swojej bardzo strony. to wygląda. O, dziękuję. <laughs> Ale ty bo jeszcze... jeszcze wieża F2 grozi w ogóle. No dobra, a jeżeli chodzi o skoczek E2, to co, co jest dalej? że D E8 może w ogóle? Aha. Tak po... Albo wieża F1 i wieża DE... i wieża E8. Tak, bo ja pomyślałem sobie, że okej, okay, nie, ale tutaj chyba za bardzo jestem powiązany. Albo koniec D2, dużo tego, strasznie dużo rzeczy będzie wisiało. Zbije na D2 wieża E8. Nawet tak, nie, wiem, w której tak. konfiguracji to będzie najlepsze. Znaczy dobra, no bicie bicie i bicie na E2 i bicie na e 1, nie? No dobra. Tak. Dużo, dużo się złych rzeczy wydarzyło. No, pionek, chyba. jedno pole od pola przemiany, no to już. Jest Trzy, stres. czwarte hetmana, nie? Tak. No dobra, także w sumie póki co, to tak nie bardzo widzimy jakieś problemy po stronie czarnego, a za to sporo realnych problemów po stronie białego. To w sumie jak tu biały inaczej miałby się rozwijać? No bo jeżeli przez skoczek h3 chce wejść na g5, no to mógł to zrobić od razu. Więc mhm. tutaj musi być jakiś inny na to zamysł, a nie mam żadnego pojęcia jaki to mógłby być. Chyba że... A jakby zszedł skoczkiem na c3 i zagrać skoczek f3 potem? Skoczek c3 po prostu, żeby ten skoczek nigdzie… Albo skoczek g2 wtedy. Aha, cały czas to e5 jest. No bo teraz już na d6 nie wisi, nie? Chociaż y, też nie do końca, bo skoczek b5 może kłopot, ale to znowu wchodzą… Nie, komutywy. oddam ef, skoczek d6, wieża d6, to tam koniec będzie. Szach. Bicie na g3. mana jeszcze dorobisz. Tak, tak, tak. No dobra, to w sumie co ten biały ma grać, żeby tutaj nie przegrać za chwilę? Ale to w ogóle wiesz, co to oznacza, że w tym momencie E5 jest groźbą? Tak. Znaczy, bicie na E4 i E5, tak? Cały czas. Nie, od razu E5. A, prawda! No tak, 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 bo to by była ta sama sytuacja. To jakbyśmy nie, możemy zmarnować tempo, jakoś A3 na przykład zagrać dla obrazu. Mhm. Przedstawimy widzom, pokażemy. E5, bicie, bicie. Bicie, bicie na F4. Oddaje jakość, ale grozi. Szach z odsłony w jakiejkolwiek konfiguracji grozi w ogóle skoczek F2 ze złapaniem też wieży jakości w sensie. Hmm. No i bić się niezbyt, bo. Wiadomo. Problem. I teraz, teraz skoczek F2, no. tak, i najpierw na D2 skasujemy, później na H1. No to powiem ci naprawdę, jakby. Jakby Duda miał. dostawał z debiutu w tę pozycję, co ma Wojtaszek. To kurczę. <zysk> Czyli co, jednak wracamy do koncepcji Radosława Dudy albo Jana Krzysztofa Wojtaszka, tak? No nie no, bo potężne jest to przygotowanie Wojtaszka, nie? W sensie. No, no gra... Ale właśnie, czy to jest potężne przygotowanie Wojtaszka. Mówimy, że jest ma fa fantastyczne przygotowanie 25 minut mniej. Czyli co, zablefował sobie i wszystko ma jeszcze domowa analiza, czy... Znaczy, wiesz co, bo to. Ja myślę, że on po prostu od pewnego momentu dobre ruchy wykonuje, po prostu. A Fiedosiejew coś, coś pomylił. No tak, no czyli dobre przygotowanie, nie? Bo przygotował te właściwe linie, przeciwnik zagrał coś miernego, no to. No. Damy szachy, nie? nie? Nie da się skocz tych G4... opcji przygotować. Końśliwe. Mhm. I co, na no to Burczę. F5 będzie trzeba zwrócić <laughs> uwagę na przyszłość. Tak jest. E, raport wczoraj wygrał. Także w grupie Wojtaszka, Wojtaszek ma 1,5, e, Fiedosejew i e, Raport mają po jednym punkcie i, e, i Oparin ma pół. E, tak jest. Jaką yerbę pije współkomentator? Ja właśnie googlowałem, e, wydaje mi się, że to jest yerba mate Green Mass IQ, że tak się nazywa, Aha, taka, okay. to taka żółciutka. Ty... I, co, I ile punktów dodaje? IQ. Do IQ nie wiem, do elo 0 Znaczy nie, wiesz co, w sumie nie wiem, bo ja już yerbę tak ta, długo ta piję, to że... Nie wiem, co to jest? W sensie to jest odmiana no herbaty, to jest... czy co, co to jest w ogóle? No pewnie, pewnie taki wiesz, zagorzały mateista by się obraził, no ziółka po prostu, to jest inna zupełnie roślina. To jest specjalna roślina, która rośnie tylko w Ameryce Południowej, w Paragwaju, głównie w Urugwaju, w Argentynie i chyba w Brazylii. No, i to się po prostu zaparza. W smaku za pierwszym razem to raczej byś pluł. A jak ktoś lubi zieloną herbatę, to, to ma większe szanse, żeby polubić. No i po prostu działa, ma dużo tej samej substancji jak kofeina, w sensie z tej samej o, rodziny. To, czy to jest legalne, żeby w trakcie party? Jest, 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 jest. Jest legalne. No, tak samo jak kawa. No e... tak, ale kawy to yy, określoną ilość można. W sensie za dużo to jest... kaw to jest nielegalne. Tak, to tak. nawet nie wiedziałem. O, no. Tam chyba trzy można? Coś takie. O, ym, ale inaczej działa niż, niż kawa, bo kawa daje po prostu taki duży skok kofeiny od razu. Uh -huh. a, a yerba mate, ta, ten poziom, ten jest mateina, nie kofeina. Uh -huh. Ten poziom mateiny się utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie i po prostu cały czas sobie dolewasz i uh -huh. pisz jakby to samo, nie? Tylko po prostu nie masz takich skoków. Okay. Okay, to, to Jak ciekawe. ktoś ma na przykład problemy, problemy z sert, no bo po kawie można mieć pikawę po prostu, nie? Że tam dostajesz okay. takiego szoku, no to hierba tak nie działa. Okay. No bo właśnie mało szachistów o tym wie, bo dużo mówi się o dopingu elektronicznym, dopingu elektronicznym, który jest oczywiście największym problemem, no ale jest też taki doping farmakologiczny na w świecie. <laughs> także Tak, to ja o tym słuchałem ostatnio, nawet już nie powiem z jakiego źródła, ale była taka substancja, która w Rosji była dostępna, w Polsce nie, w Polsce to już właśnie było uznane za doping, a w Rosji jeszcze ze 2-3 lata temu tak i yy, no, słyszałem legendy o tym jak yy, można było to stosować, jak, jak Rosjanie to brali yy, to, to był jakiś taki preparat, który po prostu utrzymywał cię na nogach przez dłuższy I czas i więc... chyba jeszcze co innego, mhm, chociaż okay. nie wiem bo mój rosyjski nie pozwalał mi, jakkolwiek okay. rozumiałem, ale okay. nie, nie powtórzę i wiesz, jakby rozumiem sens bardziej. Mhm. I w turniejach rapidowych, gdzie właśnie na takim dużym stresie i na dużym poziomie po prostu musisz wiesz, intelektualnym cały czas działać, bez spadków, no to to podobno mega roboty robiło i po prostu znaczy potem... Znaczy prawda, bo jak grasz na przykład turniej yy, codziennie dwie rundy, nie? No to już kurczę, tego trzeciego, czwartego dnia, no to już jesteś porobiony, nie? Więc jeżeli ktoś tam jakimiś specyfikami jest w stanie to ogarnąć, to tak, jest tak, to tak. jakaś przewaga na pewno. I po prostu po tym turnieju, jak oni sobie ci arcymistrzowie, bo te arcymistrzowie, ja wiem, że to normalnie stosowali, z właśnie krajów postsowieckich, to po prostu po tym turnieju ich odcinało, jak w dobrym momencie tak, ja sobie tam wymierzyli. Energii brakuje. Tak, tak. Więc na było fajnie, a potem na przykład wiesz, tam 14 godzin spało. Okej. Okay. No, Burganizm to... musiał się zregenerować. No tak. No takie to, buty. Bardzo spoko. Ciekawe Trochę się, legendy że, miejskie, ale... Z, z... Znaczy z tą kawą to ja jestem pewien, bo nawet była taka sytuacja jak jeszcze Nakamura aktywnie grał, bo on te Red Bulle nie, e... mhm. na parze. I tam właśnie y, jakiś sędzia go wyczaił, że tam trzeciego czy czwartego Red Bulla odpala i przyszedł i mu zabrał, nie? bo sobie policzył, że na jego wagę to już za dużo kofeiny. Coś takiego. Jakoś dużo lat temu było, także nie pamiętam dokładnie. No, już ale... nie pamiętam, czy jerba czy, czy że... ma, ma więcej kof... tej substancji, czy no, ma mniej, ale pojęcie. po prostu chodzi o, spo o sposób działania bardziej. No okej, okay. ale y, na przykład y, w, w szachach to jest y, absolutnie niesprawdzane, co jest... O, no, jak doping elektroniczny jest niewykrywany, no to co dopiero farmakologiczny, ale... Znaczy, no, czas... mocz jest A, sprawdzany czasami. No, ale ta, to jest tak rzadko, no jak Anand w którymś wywiadzie mówił, że w, w całej karierze trzy razy był sprawdzany zawodowy mm. szachista z totalnej czołówki. To... Ja byłem raz blisko, ale nie do tego. A na, bo to pewnie na akademickich jakichś, tak? Yy, nie, nie na, li Aha. na Lidze portugalskiej akurat. A, na to akademickich tak. to lepiej, żeby nie badali. Znaczy, bo na akademickich y, tam mistrzostwach Europy i świata to jeszcze jest inaczej, bo one podpadają pod y, jakąś tam inną organizację y, nie szachową. No nie wiem, tam w każdym razie jakoś bardziej restrykcyjnie sprawdzają i właśnie parę razy. Tam od znajomych y, słyszałem, że właśnie na tych akademickich jakichś mistrzostwach to rzeczywiście było badanie moczu. A poza tym to nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek był badany w jakikolwiek sposób. Hmm. Inna sprawa, że widzowie tak właśnie sobie pomyślcie: jeżeli do tej pory łapani są oszuści, którzy oszukują w najbardziej idiotyczny sposób czyli telefon w gaciach no to ilu jest oszustów, którzy, którzy oszukują w jakiś sprytny sposób? Na takie postawione pytanie odpowiedzi brak. No Ale tak, no. Można się zastanawiać po prostu tylko. No dobra, to co? Tutaj Fiedosejew. Bo ogarnął, że jest kiepsko. Tak, tak, tak. W sensie, bo do, do tej pory tak szybko grał. Bo czasem jest tak, że pamięć bardzo zawodna bywa, nie? Że to by się wydaje, a tutaj główny wariantik leci, a się okazuje, mhm. że jakieś tam przestawienie, delikatna zmiana nastąpiła, i już to wcale takie cudowne nie jest, więc. Zdaje się, że albo, no ale nie, no, nie, nie, nie chcę mi się wierzyć, że w tej pozycji, jeżeli Fiedosejew to analizował, no to nie przeanalizował długiej roszady, tak? Więc... Albo mu się nagle, pom wiesz, pomyliło mu się, może to była ta sama pozycja, tylko że na przykład z królem na G8. Może, może. Wyglądało podobnie. Wiesz, że F8 tak z krótką być. pomylił. Okay. Albo myślał, że nie ma różnicy. Że na przykład analizował krótką. Albo jeszcze i kolejna potem ogarnął... teoria, po prostu myślał na czasie Wojtaszka i dlatego szybko robił ruchy, bo na jego czasie wymyślał. <laughs> może tak. Albo być. nie wiem, umówiony jest potem. Mhm. Musi szybko skończyć, bo na autobus jedzie. <laughs> no dobra. Y więc czekaj, my, y bo teraz skoczek. Nie, Skoczek k 2 nie zostało zagrane. Skoczek k 2 to my patrzyliśmy. Dobra, to zróbmy rundkę, zobaczmy, co tam się ciekawego dzieje u innych. Na Kamura, no że tak powiem, wyrównana dzieje sytuacja. Się. Nie wiem, jak tutaj byś oceniał, ale tak podobnie to wygląda u jednego i drugiego. No, czyli na Kamura Przez... stosuje takie brutalne podejście. Czarnymi turbo-turbo na remis, nawet nie myśli o tym, żeby coś. Yy, mm -hmm. coś pomieszać, a białymi wyciska. Póki co działa na dwóch partiach, bo z Jesse Pienką wygrał wczoraj białymi. To też gra chyba, myślę, że gdyby mu tak zadać pytanie, którą partię uważa za najtrudniejszą, yy, no to z Griszczukiem czarnymi, nie? A więc to ma sens, że po prostu stwierdził, jeżeli uda mu się zremisować w tej partii, to to będzie dobry wynik, po prostu. Yy. No tak, ale to pytanie, czemu Griszczuk na coś takiego poszedł? O jeden. E1. E1. To, dużo pierwszy ruchów raz... tu widziałem, ale. Ja, tak, ale wieża tak, E1. Ja ale wieża E1 to pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. No nie, wiem, wydaje mi się to głupie po prostu, ale zapewne. Wiesz kiedy sobie... to by było mądre, gdybyś zmusił czarny do zbicia na D4, ale. Tak, tak, jak tak, to osiągnąć, że, to nie wiem. Tak, 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 że tutaj wieża będzie aktywna, ale coś chyba nie wyszło, bo DC zagrał. No nie, to, to straszną głupotę tutaj zrobił, w sensie. To... tempo. I jeżeli chciał do czegoś takiego, no to mógł zbić po prostu tutaj, nie, I, i ma to samo tylko z tempem więcej. To czemu on zbił na, na c5, jakbyśmy postawili szoroszadę a6? No może też umówiony. Griszyk, kto tam w Poxa gra, to może jakiś tam turniej jest, czy coś, nie wiem, ciężko powiedzieć, to ale że... no dc... a3 mógł przestawić, nie. no nie wiem. No tak, 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 no na pewno nie powinien wybijać. Nie no, to tu ba bardzo dziwnie zagrał. Hm. No, ok, ciekawe. Eee, tutaj w ogóle obrona francuska pojechała. <laughs> Kto by się spodziewał, nie? <laughs> patriota, pra francuska. prawdziwy. Tak, prawdziwy patriota. Nie, to dobrze, Polacy, że my nie musimy No właśnie, nie grają ani trochę. My mielibyśmy delikatny problem. No. Ok. No to jest tym wariantem sobie polecieli. Okej, wieża H3. A to wieża H3 zawsze jest takie złośliwe, bo i ta wieża się będzie przydawała do defensywy i ewentualnie e e e e e e e e do ataku. I B4? Kurczę. No, B4 to z... nie sądzę, że bym wymyślił. Sumie... <PDF4> Ciekawe. Aa, ma to sens, ale pewnie bez. Gdyby mi komputer nie powiedział, że można, to bym się jakoś tam obawiał. Ale z drugiej strony wiesz, sam B4 powstrzymujesz. No tak. A5, prawda, A5 ale... nie ma, bo Skoczek bije B5 spowolnić rywala i po prostu samemu zacząć tam naparzać, wieże G3, jakieś tam F5 może za chwilę. No to me mega niestandardowe podejście, bo jednak w zdecydowanej większości przypadków no to y nie chcemy y nie chcemy tak, się tak, ruszać tak. pionkami tam, gdzie nie mamy przewagi, a tutaj nie dość, że y się rusza, to tak ostro o dwa pola naprzód. Ale mega kreatywne podejście rzeczywiście, żeby całkowicie zablokować ten atak czarnego, a biały tutaj pomalutku sobie swój atak będzie rozkręcał. I w ogóle czarny zrozumiał, że tam nie będzie w stanie na hetmańskim nic ugrać i postanowił otworzyć akcję z drugiej strony. No i teraz ma kontrę na f4. Okej, okay, to hmm. mega, mega mi się to podoba. Ciekawe. I bierze, że zaraz jeszcze na c3 przejdzie. Sadrzu. I zaraz się okazuje, że czarny będzie atakował na królewskim, a biały na hetmańskim, nie? Tak, tak. tak, tak. Całkowicie odwrotnie niż. Kreatywne szachy, niż ale chyba uczyli. bym tu. biały chyba bym wziął. Chyba, że skoczek B6C4 jest szybki, ale tak patrząc chociażby. no co, francuski goniec został tam, gdzie miał zostać, a białe figury jakoś tam sobie radzą w miarę, więc tak strategicznie to wygląda dla białych chyba korzystnie. Mhm. Dobra u konkurentów Wojtaszka, co mamy? E, jakiś Sycyl. Rauser chyba, tak? Tak, tak, Rauser poszedł. I hetman b6 w ogóle tutaj. Dlaczego hetman b6 akurat? W sensie mi nie, zawsze nie... ten hetman na b6 tak podejrzanie wygląda, no bo jednak chciałoby się ogólnie a6b5 grać, nie? No, z tym, że skoczka na B3 wygania. Więc to tak, mhm. ideowo tro, trochę to rozumiem. Czy w sensie to jest coś za coś? I tak tego Hetmana na C7 pewnie cofniesz. A przynajmniej skoczek tam jakichś motywów taktycznych nie, nie tworzy. No tak, i rzeczywiście tego Hetmana cofnę. No dobra. Okay, ja to widziałem, ale w innej tak. kolejności. Że najpierw grałem A6 i potem Hetman B6. To widziałem, ale to w takiej chyba nigdy. Ale raport mhm. to też jest z gościa, który w sumie sam swoje debiuty. Tak, tak, tak. tak On, lub, inne niż lubi, wszyscy. Y, lubi jakieś nowe ścieżki y, wynajdywać, to rzeczywiście. No dobra, to tutaj akcja na pewno bardzo dynamicznie się będzie rozwijała, bo biały już leci na skrzydle na królewskim, a czarny za to z drugiej strony. Dobra, u W ogóle Widit Dubow. Y, jakby dwa komputery się spotkały. <laughs> w sensie? No że obaj takie przygotowanko mają. Solidne, tak? No, no Dubow co sekundant, a Widit, no świetnie jest przygotowany zawsze. Wczoraj przecież do spodu praktycznie do do, do remisu. Mhm. No dobra, no, to sytuacja raczej taka z gatunku <gryw> jakaś cicha propozycja remisu nastąpiła, mhm. ale jednak odrzucona przez Widita. No dobra, to jakiś tutaj plusik może biały posiadać, troszeczkę szybciej do ataku wkroczył. A i też w sumie, czy pionka na D5 nie można zgarnąć? Chociaż Dubow to zawsze tak lubi oddać pionę. Ale na E5 jeszcze od, odbijesz. Aha, okej. Okay. No tak, bo wieża jest broniona. A teraz to w ogóle jakiś większy problem jest. A, bo ta wieża za jeden będzie złapana, tak? Nie, bo zbijesz na C8 i zagrasz wierzę C1 z No dobra, to dlaczego komputer tak bardzo tego nie lubi? A, wiesz, o... to. Bo, goń. bo <laughs> no gońce sobie zabierze. Najprostsze, najtrudniej zauważyć. No dobra, czyli aż tak dobrze, żeby pionka hapsnąć, to nie ma. No dobra. U Aroniana. O, ciekawe, nie piony. Mhm. W jaki sposób to wyszło? Z Karokana. Aha, skoczek b4 A i po prostu cd Okej okay. Większość szachistów to tak by się ewentualnie zastanawiała czy hetmanem zbić, czy może ewentualnie skoczkiem, ale cd? Dobra, to e, musi, musimy to wyjaśnić. Dlaczego nie hetmanem w takim razie? Co, co tutaj jest nie tak z tym ruchem. Ja myślę, że to nie jest kwestia, że to jest coś nie tak. Tylko, że on po prostu woli pionkiem, bo. Powoli pionkiem, bo chce na przykład przykryć pole E4 dla skoczka. Hmm, tak po prostu. No dobra, i po linicem, może będzie mógł atakować. Hmm. Hetman, hetman B6 byłoby problemem, ale zawsze na Hetman B6 jeszcze chyba mamy. Goniec bije F6 i skoczek bije D5 na czas. Czy znaczy zawsze goniec E3, nie? Ale. Chociaż, aha, to e, e, ale to EF to może skoczek F3 bym zagrał, nie skoczek D5 to chyba D4 chyba jeszcze masz. Mhm, okej. Okay. Ale po EF, a to mi się nie, teraz mi się to nie podoba. Bo goniec E6, F5 to czarny lepszy. No czyli goniec E3 można by po prostu zagrać. Albo jeszcze coś innego może tam jest. A, w partii w ogóle skoczek F3 posu. W tym momencie. Aha, okej. Okay. Huh. I teraz jeżeli zakosi pionka to co się dzieje? Teraz golnicę F6? Nie. Skoczek A4. Skoczek A4, wieża B1 może... Aha. No to na hetman A3... Po prostu rekompensata? Że po linii B? Hmm. No bo tutaj jakby... Skoczek... problem. A skoczek musi... B6 mogę, mogę zagrać, skoczek B6. Ja musisz wieża A7, bo po wieża B8 golnicę F4 mam. Okej, okay, że A7 trzeba No dobra, to tutaj rekompensata jest, rekompensata jest tak. Figura z gry totalnie. Widoczne. A jeszcze mogę zbić na F6 i na D5. Jak bardzo potrzebuje na koniec. Mm -hmm. No dobra, no to spoko. Więc w partii poszło E6 i teraz skocze K4. No to CD fajne, niestandardowe, nie ale rzeczywiście idea jest ciekawa. Tutaj Harry Krishna z Dominguezem o znowu karokan, Boże ileż tych karokanów. No tutaj zawsze mi się takie pozycje nie podobały z perspektywy czarnego, no bo okej, okay, no jest pewien plusik w stosunku do Francuza, że nie ma gońca na c8 tylko jest na f5 ale z drugiej strony ten goniec zawsze na jakieś g4 i tak dalej jest narażony, no i plus też czarnopolowego gońca tak, tak bez niczego oddał nie wiem, jakoś nigdy nie czułem tych pozycji czarnymi Jakoś jednak e, grało się w tak, i tak... Ale biały, mi jak to grasz to też jakoś tak... A pionka na epić, bronić ciężko, tu na c2 jakieś głupoty wiszą. No tak, nie, ale nie. Ja ostatnio ja koszul... się w karokanie męczę niesamowicie białymi, więc... Tak? Okay. Nie hejtuję tego, no. <laughs> no dobra. Może też y, zazwyczaj jest tak, że z, z dobrymi rywalami, ale... Mhm. No. A, dobra, już myślałem, że kolejny karokan, bo coś zobaczy, ale nie. Jeszcze można do karokana E4 <noise> i tam w panowo. Tak, ale tutaj. Solidna obrona słowiańska. Awrukowe struktury. I końca na czy tak mu wpakowało po prostu. Czyli co, znowu, tak? Cicha propozycja remisu. A tu by chyba zbił już, czy nie? <noise> no bo tylko niestety do to zbił. taki. Taki klocek No trochę. dobra, ale to w takim razie co z tym gońcem chcę robić? Na no C4? No bo... A może jakiś skoczek E4 na przykład? Ach, albo skoczek, skoczek D5, albo jakieś takie... Nie, dobra, bo będzie komputer oszalał od razu. Tak, ale, ale... Idea jest moim zdaniem słuszna, tylko trzeba jakoś to... A może się nie da usprawnić? Bo myślałem skoczek D5, ale w sumie... Zagram G3, i co ten skoczek na D5 osiągnął. Albo nawet zbiję po prostu i na H4 zawsze mam G3 bez sensu. To co, goniec C4? No to w tym to wygląda jakaś tak katastrofa jakaś. nie? Nawet no hetman... chyba, że tu C5 szybko, wiesz, wejdzie, kontra na punkt D4 i ten pionek nie zostanie zaatakowany w najbliższym czasie, a jeszcze na G5 trzeba w ogóle uważać, nie? A no właśnie. Czyli na jakieś takie Hetmany A4 trochę nie ma czasu po prostu. Mm -hmm, tak, bo G5 od razu. Okej, okay, no to go nie zdać to jest takie. No, s... no, Fajna idea. Rok, faj faj fajnie, fajnie wiedzieć, że coś takiego można zagrać. Tak, 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 tak. I ten. Y bo zazwyczaj ten skoczek na H4 tak stoi głupio, no ale zaraz bijemy na G6 i po kłopocie, nie. Natomiast tutaj się okazuje, że z tym kłopotem zostaniemy troszeczkę na dłużej. No dobra. Trzeba to będzie F4, F4 pewnie zagrać w pewnym momencie. Tak, tak, tak. A wtedy już białe pola się osła. No i też to C5 ciągle. Okej, okay, to. No cóż, Shirowa. Sheerow Shiro, umie te Sławiany. Tak, tak. no co nie umie, nie? Też racja. Jednak skoczek E2 mamy finalnie zagrane po pierwszym długim. E, pierwszym długim zamyśle. E, no i tutaj Ale my się skupialiśmy. To śmierdzi trochę. My się skupialiśmy bicie na E4 i E5, prawda? E, aczkolwiek jest tutaj na tyle dużo. O, Wojtaszek, jest rajów łapy skoczek E3. Goniec F3. Czy tutaj tutaj jakieś jedyne, tak? Jedyne. Bo e, no tak. I teraz Wojtaszek. Pokaż, co tutaj. Że co, skoczek E5? Potężne? otworzyć przekątną. Co tam się dzieje? FE to co? Goniec bije, goniec bije, skoczek F1, czy co? Znaczy, chodzi mi o to, żeby. E, wiesz, wybić pionem i tam podobne do tego, co patrzyliśmy. Tylko. Szczerze mówiąc, to nie. nie wiem, jak konkretnie. Ale e, może coś takiego, że bicie, bicie tu, a teraz. A, a czemu na G4? A, a czemu nie na F1? Bo chciałem jeszcze na F2, ale masz rację, bo tu jest bezpośrednia groźba. Ty, no to zdajesz się, że będzie przypał po stronie białego, co? To tylko cieszyć się, klaskać. No nie, no zarobiście. D5, kurde, panie. No czekaj, to co, co tu... Co tu... Jest nie tak z tym ruchem. No bo po FE, no to fors. Może nie trzeci, tak? Może gońcem bije po prostu. No tak, bo tutaj jest forsownie i forsownie jest niedobrze, więc. Chociaż czekaj, Jeszcze tylko tak dokończył. W sensie, że tutaj. Ale To, no to zbije na D2? Tak, na D2 i bicie tu z szachem. Mhm. No dobra, to to jest koks. Yy, czyli goniec zostaje. DE. I że tutaj. No ale to jest znowu ta presja, jest para gońców. Bić znowu nie może, chyba że jakieś wieża D8, wieża do. No ale to też jakiś szach zocłony, choć nie widzę jeszcze jaki. Na C4. A, na C4, tu bicie, C4, bicie. No. Tak. Ale, no nie no, to musi być dobra pozycja. Nawet bez liczenia, po prostu tak, tak, zostanę tak. z parą gońców, nie mam problemów strukturalnych, to musi być dobre. No nie ma siły. Mhm. Nie widział, po prostu nie widział skoczka e5, moim zdaniem. Tylko nie wiem czemu tak szybko zagrał. Znaczy no na pewno liczył, nie? W, w, wcześniej. No, ale nie no, skoczka e5 można nie zobaczyć, myślę że wiesz. Tak, 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 Znaczy, aha, że wcześniej, widział, wcześniej liczył d5. Tak, 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 o tym chodzi. No, y inna sprawa, Kucze... że po tym d5 też jest całkiem fajnie, nie? Bo skoczek odejdzie, e5. Co ale oni wiesz, to... tak szybko grają? Ja tu siedzę przy partii kurze tam... Nie yy, wiem. W takiej pozie to. Co... No nie to wiem. Strasznie dużo opcji, oni właśnie tak, sobie tak. Do ręki tak. Duda mi się, żeby to znalazł. Skoczek E5? Mhm. No wiesz, gonie z G7 nie znalazł ostatni. No dobra, ale to jest taki ruch, który. Kreatywny gość się Znaczy, nie znalazł, no nie wiadomo. Nie no, oczywiście, że się nigdy nie, nie dowiemy, ale tak. Jakoś tak wierzę w to głęboko. Znaczy wiesz, inna sprawa, że tutaj też jest dobrze, nie? Widz napisał, że D5. Y, D5, D4. Że D3 później? Skoczek C2, bicie, bicie do spodój D3. A. Okej. Okay. Czyli teraz powiedzmy skoczek E4, no to już bicie na C2, i nie, bo teraz król odbije, to nie da rady. Chociaż jeszcze nie, do końca. nie. No właśnie. I tutaj. Tylko, że na D3 mogę sobie uciec gdzieś królem i zbić potem na E2 z powrotem. Oddać tę figurę. Aha, że coś takiego no. po prostu. Struktura lepsza. Król się przeprowadził, Tu jest I dobrze e teraz wienego. nie jest tak chopciut przeprowadzać. Mhm. To pytanie, czy nie jest hopiuśup. No, bo... no nie, nie jest Hopsiup z powodu takiego, że tu bicie na C6 i bicie na E5. No dobra, e, ok, czyli aż tak gładko, e, to tutaj biały nie zostanie rozjechany. No ale dalej E5. I w sumie to E5 patrzyliśmy w takiej strukturze, że w wielu wariantach to fajnie wychodziło. No to z tym pionem na d 4 i skoczkiem na E3. No to jest jeszcze... lepiej, tak. Lepiej, no. lepsza, lepsza wersja. Czyli co, wydaje ci się, że to lepsze niż Skoczek 5 czy jedno i drugie spoko? Skoczy jak będzie jakoś tak mi się bardziej podobało, ale może też efekt wow był po prostu większy. <laughs> no tak, dla kibica lepiej. Ale i, i, tutaj, i tutaj jest taka. Duża presja stwarzana na pozycję przeciwnika, nie. W jednej i w drugiej opcji to, to jednak czarny ciśnie, także jest, jest naprawdę ok. No dobra, to wobec tego pytanie, czy biały. Po pierwsze, czy nie wolałby te, tym pionem się zainteresować? A po drugie, czy nie wolałby się pozbyć skoczka? No to zobaczmy. Jeżeli chodzi o skoczek B5, no to znowu E5 i są wszystkie te same problemy, które już widzieliśmy. A nawet tutaj pionka nie można zakosić, bo skoczek złapany. Mhm. Więc z dostępnych opcji jest jeszcze skoczek D1, a, ale teraz pewnie to, co Widz proponował, tak? Skoczek C2. Oj. Począł mi się Jednym gońcem biegniesz. No nie wiem, złapał mi się jakoś. <gry> Chociaż tu jeszcze bicie z szachem, i skoczek ucieka. Chodź, kurczę, ja bym taki nie był przekonany. A, tylko że gońca można skazać, dobra. To jednak jestem przekonany. No to czekaj, to nie jest to takie hop -ciup, to. A, bo można w ten sposób i jakość przewagi. No dobra, to jednak widz miał rację. Dobry widz. Pytanie, Wynne. czy Wojtaszek też doliczy? Yy, A na ten moment, ile byś dał procentowo szans Wojtaszkowi na awans do półfinału? 50? Że albo awansuje, albo nie. <noise> e, nie, no wiesz co? Y, no, pierwsze koło y, miało dwa białe, tak? Aha. Znaczy, jeżeli. Dużo się wyjaśni po dzisiejszej partii. Jeżeli dzisiaj wygra, Wyglą. no to bym. To, to, to duży skok, tak? To tam bym go wręcz wśród murowanych faworytów uznawał, bo po prostu. Y, no plus dwa na takim dystansie, to wiadomo, to musisz mieć wysokie szanse. Jeżeli z kolei remis, no to tam pewnie powyżej 50%, no bo po prostu. Z tego, z tego białego koloru wycisnął plusa, mhm. no, ale będzie miał dwa razy czarne, w tym raporta czarnymi, i to będzie bardzo ciężka partia. Mhm. No chociaż wiesz, raport też jest takim zawodnikiem, że on białymi potrafi przyświrować i niekoniecznie na plus, nie? Dobra, tutaj Widz zadał jakieś skomplikowane pytanie, i tak myślę nad tym pytaniem i dalej nie rozumiem. Dlaczego szachiści tak lubią pojęcie struktura pionowa, co od razu sugeruje strukturę poziomu? Ale przecież. Właśnie nie rozumiem ogóle, o co chodzi. Zamiast, bo, no, że, że zamiast jest pion i poziom struktura pionów. W sensie skąd ten poziom jest? Że jako opozycja do słowa pion. Tylko że tak naprawdę to w ogóle powinno się A. mieć pionek. Że, ale pion. Cię, ciężko ciężko ganić Trzechistów za używanie słowa pion, bo pion występuje też w hiszpańskim i we francuskim. Mi kiedyś na przykład komentowałem Mistrzostwa Polskie, to nie skojarzyłem z tym pion. No, no, że pion może być sportowy. Mi tak no, 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 no. Arcymistrz Włodzimierz Schmidt mi kiedyś zwrócił uwagę, że właśnie, że nie ma czegoś takiego jak pion, że jest pionem. Znaczy no w Wordzie jak sobie napiszesz, to też podkreśla pion, nie? No tak, no ale to znaczy... No jeżeli że, że próbujemy, bo to jest chyba w ogóle zapożyczenie właśnie z, z jakichś tam zagranicznych języków obcych. No, jak próbujemy takimi być purystami językowymi, to tak, trzeba powiedzieć pionek, no ale z drugiej strony struktura pionkowa to no yy, nie, nie? nie Ale struktura pionkowa moim zdaniem jest ok, ale tak samo, struktura, jeżeli mówimy pion, to możemy powiedzieć struktura pionowa, tylko że wtedy ten yy, pionowa to jest yy, inna część mowy, tak, bo to nie będzie przymiotnik, tylko to będzie, co to będzie. Nie, nie wiem. Znaczy w sensie wszystko rozbija się o to, czy można mówić pion, czy należy mówić pionek, tak? W dużym skrócie. Znaczy, no nie, bo tu teza była taka, że nie można mówić pionowa, tylko no trzeba tak, mówić no... pion, pionów, pionów, albo pionków, albo pionów. No nie, pionów to, to to samo, to? nie? Jeden pion, dwa piony. jest też, też można tak. Nie no, kurde takie zaczepianie według mnie, ale. Ja, struktura pionkowa jest najbardziej normalnym sformułowaniem, ale może tak się utarło, może. No nie no, znaczy wiem, czy jasne, że się utarło, ale na przykład yy, nie wiem, jak ktoś mówi zamiast skoczek koń, to cię to jakoś śmierdzi. Przeżyję. Ale jakby mi znaczy powiem tak, jakby mi to, jakbyśmy rozmawiali my, koń, dama, jasne, ale jakby mi tak powiedział junior, który się uczy Szachów, i to bym chciał, żeby się posługiwał prawidłowym językiem. No dobra, Zacznijmy. ale po, potem piszesz na przykład artykuł yy, i co, yy, co? Co chwila skoczek, 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 skoczek. No, jakieś synonimy fajnie używać, nie? No to synonim. No to jest trochę tak jak nazwa własna, to tak jakby wiesz, do jeżeli figura ma jedną prawidłową nazwę taką, której uznajemy, że to jest ta nazwa, no to trzeba jej chyba używać, tak jakby no dodać w, synonim. W takim do... razie pion yy, nie można używać, tylko pionek ma być. Tak, tak. tak, tak <laughs> no dobra, ja, jakbyś pisał tak, słownik, skutek? to pionkowo. no dobra. <laughs> nie no, ja ogólnie to tak. <laughs> Dobre pytanie, żeby zrobić dyskusję, ale nie robiłbym z tego problemu i myślę, że jak pionek. Jak ktoś zrobi dobry ruch pionem, a zły ruch pionkiem, to wolałbym, żeby zrobił dobry ruch pionem. Ale powiem ci, że. kurczę, jakoś. Wiesz, w moim mózgu pion, no to pion na D5, nie? To, jak ktoś do nie w Tak, to nigdy bym nie pomyślał, że chodzi o to, że orientacja pionowa, nie? Hmm. A! Kto by się tym przejmował? No, niektórzy się przejmują, jak widać. No to tak, jak na przykład y, masz w Sycylu, nie? Y, masz. Poskoczek C6, D4, CD, G6 masz przyspieszonego smoka. Na no, poskoczek F 3 G6, no to już jest hiper przyspieszony smok. No ale ja w skrócie mówię przyspieszony smok, no bo mi się nie chce ciągle mówić hiper przyspieszonego smoka, zagrałem, hiper przyspieszonego smoka, zagrałem, i mówię przyspieszony, nie? A też się ludzie czepiają. A na wikipedii sprawdziłem, że w drugim ruchu G6 to jest tak, hiper przyspieszony. A nazwy debiutów to już jest w ogóle zupełnie inny temat, tak? Ja, ostatnio gdzieś tam dopiero. Ja Cały czas mówiłem w, na obronę dwóch skoczków, że to jest włoska zawsze, tak? I ktoś mnie dopiero dostawał. włoska że... to po C5. Tak, no to nie, to ja żyłem. Szczerze, nie robiło mi to różnicy żadnej nigdy w życiu i nigdy nie zrobi. E, e, i... No nie wiem. Czy znaczy rozumiem? Jest to zarzut, aczkolwiek. Y, jeżeli ktoś spędza nadgodziny nad tym, żeby się nauczyć, jak dany wariant się nazywa i jeszcze może na przykład kody debiutowe, te eko do tego sobie... A są tacy, co znają wszystkie te kody, nie? Powtarza nocami, to można lepiej spożytkować ten czas. Aczkolwiek fanatykom nie zabieram ich frajdy. Jak tak lubią spędzać wolny czas, to pewnie. No dobra, to spróbujmy w takim razie pomyśleć, ja tu miałem jeszcze ciekawą koncepcję, tak no. się rzu rzuciłem okiem E5. Ale nie wiem, nie, nie doszedłem do wniosków żadnych. Okej. Okay. Znaczy, bo właśnie jest pytanie, czy w ogóle jest jakiś inny ruch do rozważania niż to D4. No bo jakby jest realny problem, tak? Że pionek D5 jest trzykrotnie. teraz. zaatakowany, tak. No dobra, to zobaczmy E5. No bo na pewno fajnie ideowo, no tylko pierwsza kwestia, co jak zostanie. Zgarnięty materiałem. Tego drugiego miałeś zbić, nie tak się umawialiśmy. <laughs> no tak, no bo punkt F4 jest zabezpieczony, nie? W, nie no, w tym tutaj momencie, skoczek tak. B4 bym chyba zagrał, jeżeli coś. Ha, a jeszcze inny motyw, a jakby zbić na D5 i goniec E4? Czy to już jest za dużo fireworków na jeden dzień? Znaczy chyba I się zeruje po i zbi prostu po, zbić tak. nie? I teraz... Y no dobra. Powiedzmy, że coś, coś takiego. No to raczej tak remisowo pachnie, nie? Remis, 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 no. no i dobra. E, I mamy więc pion d 4 <noise> z presją na konia z c3. Królówki już wymienione, <noise> także zobaczymy jak ta On końcówka się rozwinie. A widzowie tam już, wiesz, po prostu gęsia skórkę, jak słyszą. No dobra, także d4, no to teraz jak obstawiasz, co z tym skoczkiem zrobi? No bo jakby patrzyliśmy na to skoczek e4 i chyba zacięliśmy się na tym skoczek d1. Nie, skoczek d1 to ustaliliśmy, że te bitki na c2 i d3 i jest OK. No więc pytanie, czy bardziej sensowne dla białego jest pójść na skoczek e4? A czy właśnie, no czy my na pewno aktywie. ustaliliśmy? Bo nie wiem, czy jednego wtrąconego ruchu nie pominęliśmy. Skoczek D1, skoczek C2, goniec C6. Aha. A bo... nie, czekaj. Nie, to to samo, bez sensu. Nie, w którym wariancie skoczek y... potrzebowaliśmy skoczka na B4? Bo tego wariantu szukam. Był taki motyw, że aha, bo byliśmy gońcem. I to była ta różnica, Że tu gdzieś w którymś momencie, byliśmy? nie w którymś wariancie byliśmy gońcem na C2 i z tego powodu była wieża C2, yy, skoczek... Nie, A wiem o co ci chodzi, e, dobra, e, był, e, to było ze skoczkiem na E4 właśnie, e, to był ten wariant. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak, I skoczek widzicie. C2, król C2, D3, tak? Tak, to był i ten ten na to motyw. Yy, dobra, więc po tym skoczku D1, yy, ale zobaczmy, czy goniec C6, i po prostu, jeżeli biały oleje, i dojdzie do czegoś takiego. No teraz E5 niemożliwe, ale kurczę, jak te gońce się otworzą, to tak wygląda to dosyć potężnie. Chociaż problem jest taki, że tutaj blokada na E3 nastąpi, i sobie nie pozwolę. Struf... Ta struktura, jak ona jest brzydko u czarnych, ojej. Mhm. Smutno to wygląda. Chociaż z parą gońców dynamika jeszcze może być jakaś, ale trochę chyba to nie w tę stronę poszło, tak mi się wydaje. Mhm. No to w takim razie, czy po prostu wymiana na D1 i E5? Bo ten pionek na D4 to albo będzie największym atutem czarnego, że utrudnia życie przeciwnikowi, albo będzie słabością. Ale E5, czyli to E5 teraz byś grał po prostu? Czy jak. Nie, nie, nie. Chodziło mi o ideę skoczek D1 i później E5, ale widz zaproponował, że tutaj. Aha, i skoczek B4. A, ale to widzko. Kaliente. Tak, tak. No, nieźle, nieźle. A to go nie z D4 jeszcze mogę zbić. Co się dzieje? Pewnie widz tutaj podoliczał wszystko i wisi teraz. Podoliczał schotek. albo. Tak, albo przesilniczył. No, tak czy siak, fajna idea. Skoczek no, D4, muszę przyznać, w, wtrącone posunięcie takie ruchu jest... złośliwe. Można przegapić taki ruch. Oj. No ale dobra, to powiedzmy, że Skoczek F2 i co? Zbijemy na A2 i zbijemy na C6 teraz? I jak to ma teraz? A, pionek przewagi, nie? No dobra, ale Skoczek D4. Jak, jak? pionek przewagi? No bo jest pięć. Aha, pionek 2. przewagi. Jak to się <laughs> wydarzyło? Kiedy? No, pionka na A2 zdobyliśmy. Okej. Okay. No dobra. No tylko, że nie widzę sposobu, żeby na C6 nie oddać. Mm. A, znaczy mm. mogę poz pozwolić gońca wymienić, czyli... Na B7 tak? albo, no, albo na C7. Przeskoczek czy... B4 można było zagrać. No bo w ogóle C5. Nie. Okay. Bo ten skoczek na a2 tak podejrzanie wygląda i tak się czaiłem na goniec e 5 no nie? Ale... gorzej chyba nie stanę, przy, przy czym w sumie szukaliśmy tutaj drogi do przewagi dla czarnego, a... A, jeszcze jest opcja goniec g7 znowu. I bić na c6 nie można, bo bicie na d2 i goniec na b2 spada. True. A w ogóle c5 grozi, tak nawiasem mówiąc. A to skoczek f5. Aha. No dobra, to jeszcze aż tak bardzo nie grozi, ale on więcej jest, paragońców na pewno do grania na wygraną. No dobra, to gdzie tutaj jest? Fajny komentarz, kiedy widz na poziomie 3000 ogląda party jakiś tam po 2700. <gry> tak, tak. Już trening zrobiony, to teraz lepszy może dla fanów pooglądać, nie? Ej, no tak to jest, Dokładnie jak tak. się ze Stockfishem ogląda, no to i Carson wychodzi na idioty, nie? No momentami tak. Szczególnie jak była ta partia z Nepo, ta, ta taka przełomowa, nie? Ta długa. To, to 8 godzin. walili byki, Jezu, tak? To tam no. przecież... A wiesz ile tam rzeczy było, kurczę, takich... Bo ja później, yy, znaczy bo tam komentowaliśmy na żywo, nie? A później jeszcze na drugi dzień analizę nagrywałem. I ta analiza mi wyszła tam ponad godzinę, prawie półtorej. Mm. I tam kurczę tyle smaczków było, że głowa ma. Naprawdę to jedna z, zdecydowanie jedna, jeż, jeżeli nie w ogóle najlepsza partia, jaką kiedykolwiek widziałem. Tak treściwa. Że głowa ma Tak, ale to, znaczy, no zależy pod takim kątem, bo to rzeczywiście pod takim na pewno skomplikowana, ale nie tak, że fajerwerki tam jakieś były, nie? Były takie momenty. Ja bym powiedział, że nadal to była taka partia bardzo ciekawa, ale z tej kategorii dla koneserów. To nie była taka partia, wiesz, Dymy, jakieś tam, nie wiem, z tych klasycznych, no to co, Kasparow, y, Topałow, Kasparow, tak? Kasparow, Topałow. To nie była tego typu partia, ale mega ciekawa, tylko że trochę w innym stylu, no bo też no, w meczu Mistrzostwo Świata y, no nie ma to, raczej tego typu partii, gdzie obaj się naparzają, na, po prostu idą na gołe klaty w jakimś Sycylu takim. Krytycznym, tylko raczej. No minimalizują ryzyko, nie i starają no. się gdzieś oszukać. No. To też rzeczywiście. No dobra, nie, także tutaj ustaliliśmy, że niezależnie gdzieby ten skoczek poszedł, to mniejsza lub większa przewaga czarnego zostaje. No, Nawet po... krzywda się dzieje bia białemu. Tak, bo po, po oczywiście uwzględnieniu tych kosmicznych ruchów typu. Skoczek, skoczek B4 nie Ale to jest też dobry moment tu jest potencjał że się Wjedosejew po prostu walnie że coś Na pewno jest większe prawdopodobieństwo, że Wjedosejew się wysypie, no bo jednak na nim tutaj ciąży ta presja, nie. A jednak Wojtaszek ogóle... coś dziew... się walnie, to tam najwyżej Po Fiedosejew 19 ruchach taką pozę z 2700... Czarnymi, nie? Ustawić. No, jak to się robi? Trzeba I to tak. przedzwonić, nie do wójtażka. Nie, no, w ogóle wieża F8 sama idea. Po prostu to był początek, że tak powiem. To tutaj czy to kreatywności. Była nowa idea. No raczej nie. Ale... Wiesz co pisali? Nie, pisali, że Wesley, na przykład, to grał białymi przeciwko komuś. I to wieża F8 to jest. Znaczy to mogła być to może być jeszcze w kategorii nowinek, ale już ktoś tak grał, w ten sposób. Hmm, tak, tak. No to już było grane. Tak. W ogóle jak parę, czarne tu jak się... punktują, niesamowicie. Y -hmm. I było e, raz grane EF i raz skoczek E2. No? Także e, chyba tutaj. Właśnie tak jak mówiłeś na starcie partii, że Fiedosejew tak poszedł podszedł do tego przygotowania na, na luzie, czyli właśnie chciał ominąć te jakieś główne warianty i pójść w coś, gdzie nie musi się dużo nauczyć, czy nie musi dużo znać. No ale obróciło się to przeciwko niemu, bo rzeczywiście dużo tak. nie trzeba znać, ale to stwierdził, znał, znał znał też pozytyw. wystarczająco dużo i po prostu potem zagrał trzy dobre ruchy z rzędu. i się młodziak pomylił, no. Ciekawie, ciekawie. No dobra, to zerknijmy, czy coś tam się pozmieniało. Eee, Griszczuk Nakamura, no, równa końcówka, ale na pewno biały będzie męczył, bo jednak wie, że ma szybciej wprowadzone do akcji. Jeżeli chodzi o SSPN-kę, to rzeczywiście poszło wieża C3. Z tym, że jakieś wtrącenie nastąpiło. A, bo skoczek B6 poszło. No i teraz mhm. skoczek na C4? No to taki nieprzyjemny, nie? Tak tylko, że ja myślę, że wiesz, to. To, B4. to tak, tylko że on chyba. Białe muszą zagrać y, muszą coś zrobić z gońcem na F1. To jest taka trochę, musimy to rozplątać, więc żeby zagrać y, musimy w, żeby wyprowadzić gońca z F1 trzeba albo ruszyć G3, z G2, albo z H3, albo przestawić skoczka z E2. A żeby to wszystko zrobić, nie można było mieć wieży na H3, takie mam wrażenie. Bo mhm. wieża, bo jak zagrasz przy wieży na H3G3, mhm, to jeszcze pionek no na ten A3 ten, może ten. być problemem. No i ten więc zagrał wieża C3 na Żeby zagrać G3. g3. Mhm. No dobra, ale kurczę, przy tym skoczku na C4 to, to B4 tak śmierdzi. No, a gdyby się, się przestawić G3, skoczek G1, skoczek F3, wolność na C4? Pole E5 chcę zająć skoczkiem. Pytanie, Albo po prostu za ten skoczka na E5. a 5 nie wejdzie, nie? Pewnie wejdzie. No to skoczek G1, mimo wszystko. Wybicie? Bije, mia? Mhm. Aha, bo chciałem tu, ale nie da rady. No okay. wieża A8 jeszcze masz. Szybciej będzie. Zamiast, no... Yy, no i zbić na C4 pewnie. I skoczek F3. Albo wieża E3 może zamiast jeszcze skoczek F3 Ja znaczy, Jakoś E3, kurczę w to nie wierzę, ale nie widzę sposobu, żeby to wykorzystać. No chociaż jak pionka B4 skubnę, to już będzie git. Hetman, C Hetman C5 jeszcze. Aha, okej. Okay. A, taktyka wchodzi. No, <laughs> no dobra, czyli nie, nie jest takich obsiów. Okej, okay, ale tak. A, zagrał rzeczywiście. No, ale ten skoczek na C4 tak potężnie wygląda, nie? Tak typowo. No dobra, e, także wyglądało strasznie, ale tak nie jest chyba aż tak straszne. E, no i tutaj w... Parti za to raporta. No to, to nie, nie byłby dobry wynik, nie? Ogólnie rzecz biorąc fajnie, jakby tutaj oparin albo zremisował, albo wygrał. To w ogóle idealnie by było, jakby tak, była. Tak, tak. Gdyby Oparin wygrał i Radek wygrał, to, to co punkt przewagi na Tak, drugim. tak. Punkt przewagi. Wow. Mhm. No, to już taka ścieżka. Tak, punkt. No to już wtedy by było dobrze, bo no najbardziej prawdopodobne, że ten raport coś wypunktuje i ewentualnie, że się pierwsze miejsce rozstrzygnie pomiędzy Wojtaszkiem a e, raportem, nie? więc dobrze jakby raport tam popłynął. E, no dobra i tutaj no jednak się chyba na to e, nie zanosi zbytnio, no bo tutaj Czarny naprawdę e, fajną inicjatywę e, dostał na hetmańskim. No pytanie na ile to jest... Y jak dużo tego tu jest? zagram G5. Co, wracasz czy zbijesz? No, zbijesz po się. prostu. No bo opionka, Aha, bo opionka E4, okej. Okay. Ja w ogóle nie widziałem, że na, C na E4 wisi jeszcze. Chociaż oczywiście na pewno, jak zbije, hetman C3, wieża E4. Aha, wieża E1 jeszcze jest. Golnie F3 miałem zagrać. Bicie na E1. Mhm. No, no, razy tak. oko się zgadza, nie? Dobra. Niestety E3. tak. No tutaj no końcóweczka na spokojnie raczej. Ale G4 fajne. No G4, żeby podważyć pionka D5, nie? No. Jeżeli tutaj Widid coś chce pomyśleć o wygrywaniu, no to musi jakąś nierównowagę w tej pozycji stworzyć, więc mhm. ma to sens, jeżeli do takiej wymiany rzeczywiście dojdzie, a musi dojść. bo inaczej to po prostu G5 wepchnie i tak czy siak tego pionka zgarnie. No dobra, Aronian. No, Aronian, kurczę, to te pionki. Potężna idea. I tutaj po linie C, e, rzeczywiście e, uczynić. No rzeźbi go tam no. to Skoczka najpięć tak? jak postawi, może gońca jeszcze wymienić w międzyczasie. Mhm. Jak będzie potrzebował. Tak. Dobrze to tak, wygląda. Tak, tak, tak. A jeszcze mało tego, zaraz tam królem może się zainteresować przy dobrych wiatrach. No dobra. Jaka jest dalsza historia tego gońca z D3. To nie, nie ta to. Nie ta to dobra, to shrowa. No dobra, tutaj koniec na 4 no, wygląda spoko, także chyba Harry na wyrównał. Tak. Mhm. Raczej by sprólną. W sumie ten skoczek na E6, tak? Fajnie, fajnie jakby będzie to. jakby przestawił na E8E6G6 to by było dobre? No dobra, więc czarny jednak bez problemów. A tutaj właśnie, co z tym gońcem się zadziało? Eee, poszło rzeczywiście goniec c4, g3, furtka dla skoczka i c5 rzeczywiście błyskawiczne. Oddał pionka i goniec c5. Jakie proste szachy, no trzeba rozwinąć wszystkie figury i jest ok, nawet bez pionka. Tak, białe to się muszą jeszcze pogimnastykować, żeby to skonsolidować. jakoś tam Roszadę pewnie zrobić skoczek. No właśnie, co ze skoczkiem? Na g 2 pójdzie? No przede wszystkim czarny na ruchu, nie? Tak, tak, no pewnie chyba na E2 cofnę. Yy, nie wiem, Król H1, E4, goniec E3, jakoś w tę stronę, może skoczek Ale to G2, po, goniec bardzo E3. bardzo pomału, nie? To pytanie, na ile będziesz w stanie tutaj coś szybko, wiesz, zorganizować, żebym się nie zdążył poprzestawiać. Dobra, no to. Będziemy śledzili, a widzowie mówią, że Wojtaszek się ruszył. Chciałbym zdementować, ruszył się w A my mamy to tak live live, czy jest tam jakieś, jakieś opóźnienie, kilka minut? Jest to, no czasem na tych. W turniejach puszczają z 15-minutowym opóźnieniem partii, ale wydaje mi się, że tutaj life-life jest. Okej. Okay. Padło pytanie, czy na poziomie 1800 FIDE warto przerabiać książki? Jak Mateusz oceniasz? Na każdym poziomie warto przerabiać książki. A jaka jest twoja y, ulubiona? Czochowa, to ostatnio... Osta <noise> Ostatnio e, taka książka Riosa o, o strukturach pionkowych, e, Pond Structures chyba to się nazywa, albo Grandmaster Pond Structures, coś takiego. Mogę wy, wygooglać. Okej, okay. i czym Te książka Structures jest a książka tak, zain się zainteresowała? Czy wiesz jest to, co, co to jest tam jest, tam są wytłumaczone wszystkie struktury ty, typowe struktury pionkowe e, czyli izolak wiszące pionki odstałe pionek typowe struktury z poszczególnych debiutów takie najbardziej najczęściej spotykane z jakiejś tam królewsko-indyjskiej z francuskiej jeż. Yes, czyli generalnie nie ma takiego typu e, pozycji w której który praktycznie z takich najczęściej spotykanych który by nie został omówiony co jest o tyle fajne, że zazwyczaj zawodnicy, jak się uczą debiutów yy, i tej wczesnej gry środkowej, to po prostu uczą się na pamięć, ewentualnie przeglądają partie arcymistrzów i na tej podstawie próbują się dowiedzieć, jak należy grać te kolejne ruchy. A tutaj masz yy, każdą strukturę pionkową, do niej masz yy, dobrane odpowiednie partie przykładowe arcymistrzów, takie świeże partie, nie jakieś tam z lat 50., yy, i pokazane bardzo konkretne idee, tak? Czyli na przykład, nie mamy izolowanego pionka, białe grają z izolakiem i mają po prostu plan, mm -hmm. powiedzmy grać aktywnie na skrzydle królewskim inny plan podważenie struktury tam pionkowej przez F4, F5 z kolei dla czarnych na przykład mamy, nie wiem wymieniać lekkie figury i naciskać tego izolaka ciężkimi figurami, potem mamy właśnie jakąś kolejną strukturę pionkową i tak samo, tak czyli nie tak, że izolak jest zły, bo to, to i to i to, tylko Plusy, minusy Izolaka, i na to wręcz takie namacalne dowody. I jak to yy, moim zdaniem to jest bardzo dobra książka, bo dzięki temu właśnie można tak się dużo o, o strategii nauczyć. I potem jak dostajesz pozycję w partii, to już nie musisz, wiesz, tworzyć teorii na nowo. Mhm. Nie musisz yy, wymyślać szachów na nowo, tylko po, po prostu patrzysz, a, ja to już tu widziałem, ja to sobie jest, grał tam, wiesz, taki. A pytanie i... na ile tych rzeczy w ogóle nowe jest dla ciebie? Tak de facto. Nie, nie mówisz że to jest dla mnie nowe, chociaż też Aha, się czegoś okay. tam sam, sam nauczyłem, to jest po prostu książka, nie, myślałem, że pytasz o książkę taką znaczy, ogólnie, jedną z moich Ja tam problemów. zrozumiałem, że jakoś ostatnio, nie, że to przerabiałeś, czy coś takiego. Nie, używałem do nauki innych Aha, bardziej. Aha, okej, okay, rozumiem. Albo rekomendowałem innym zawodnikiem, może w okay. ten sposób. A to z moich obliczanie. takich, że ja sam coś, coś z niej się nauczyłem najwięcej, eee, serię Agarda. No to tak, ale to jest bolesna A... seria. Ale wiesz co, te. Znaczy, jak bo ty ja mówisz o tych nowszych. tak. A, a ty masz Exceling at, tak. at chess i tak dalej, a to też tak, przerabiam. To to bardziej. Do przeżycia. Ale na przykład jak ten Calculation właśnie z tego Grandmaster Corporation przerabiałem, to tam 10 razy załamanie psychiczne przechodziłem, nie. W sensie tam kurde Jeszcze siedzę, z... liczę pozycję pół godziny, nie? Sprawdzam odpowiedź. Mm. I się okazuje, że w ogóle posunięcie którego nie, nie brałem pod uwagę, nie? No Z takich tak, fajnych, tak, fajnych książek, na w sumie yy, na wiele poziomów, ona może być dobra. Jest to Woodpecker Method. To tak, czyli po prostu to taktyczna książka, gdzie tam yy, Nie całą. Trochę przerabiałem, ale jakoś Aha, tak nigdy ja całe nie zrobiłem. No Ja zrobiłem całą serię yy, to według ich planu. W sensie, że mhm. najpierw robisz wszystkie zadania tam yy, w dwa tygodnie, później w osiem dni, później w cztery, dwa w jeden, ale to ostatnio yy, już za to. Ten ostatni dzień to już powiedziałem sobie, że nigdy więcej po tą książkę nie sięgnę, nie? bo już mi już niedobrze się od tych zadań robiło. Ale co, poczułeś, że jest efekt czy? Tak, no. W sensie na przykład jak no znaczy no na 2400 biłem, nie? Więc tak mniej więcej. Znaczy no nie, nie tylko po samej tej książce wiadomo, ale między innymi Mm. Także tak, a przede wszystkim na Blicach to o kurde, to znacznie, znacznie więcej widziałem. No bo tam wiadomo, na, blic na Blicach to ciągle tylko taktyka, nie? To to rzeczywiście, ale no to tak psycha siada, bo ja to gdzieś miałem zapisane, ale żeby przerobić te wszystkie zadania, no to tak te przez te dwa tygodnie siedziałem tak po trzy godziny dziennie, pewnie coś koło mm. tego. O, no, może trochę. Czyli mniej. prawdziwy trening porządny szachowy. Tak, ale no wiesz, a później kolejny tydzień i znowu te same zadania i znowu siedziałem po kilka godzin dziennie. No to jak mi się tak miesiąc nad tymi zadaniami zeszło, to już później po prostu. Znieka. Ale jaka ulga książkę, jak skończysz? Nie? No tak, to no na pewno. No dobra, to w sumie tej. Pozycji skupialiśmy się na tym skoczku C2, a moglibyśmy sobie zobaczyć w takim razie, czy jest opcja, żeby jednak przez to E5, bo nawet niekoniecznie, żeby bić, a bardziej, żeby E4 może wepchać przy dobrych wiatrach. Jeżeli pionka, nad... Jeżeli pionka do E3 jeszcze dobchamy, to w ogóle będzie luksusowo. Więc pytanie w ogóle: czy, wieża, czy to jest dobra wieża, żeby odbić skoczka? Czy nie tą drugą? Żeby ona się tam nie, nie zagubiła w, w akcji. No Znaczy dobra, no to tak czy siak e5. Mhm. No chyba, że gońcem odejść sobie na g2, albo zbić na c6, żeby to e4 z nie było, nie? No jeszcze myślałem o król b1, ale wtedy z kolei skoczek b4 może być niefajne, ewentualnie nawet d3. Tak, E4 w sumie też. O, mogę tylko wtrącić, bo widz spytał, macie w swoich bazach jakieś partie, które rozpoczynały się E3. No to na pewno. Wiesz, jak ja kiedyś I... zostałem oszukany. Ostatnia partia. Nisklik no mist najczęściej, I... ale E3 nie... też można w, tym w pierwszym. Tak, tak. Ale zostałem oszukany niesamowicie. Ostatnia partia tam w grupie B na Krakowie grałem, nie? I tam yy, decydują się nagrody. No i gość mi zagrał E3, nie? No to ja stwierdziłem, że najpewniej zagra później B3 goniec B2. No to ja sobie ustawię klasycznie E5 skoczek C6, nie przeciwko temu goniecowi na B2. No i No zagrałem... D4 drugim. E... Nie, nie, nie. E3 C4. Zagra... zagrałem E5 i chłop zagrał E4. Bo wiedział, że ja E4 nie gram, nie, tylko D4. A on. Ojej. ojej, ojej. Jezu, to było takie 300 IQ, bo on. Czarnymi na E4 gra E5, nie? Więc znał tę pozycję, więc zagrał E3, ja zagrałem E5, on zagrał E4 i nagle ja biały mi mam e 4 e 5 nie? Co tam w, no, w porównaniu do niego po za dużo nie wiedziałem, nie? I się modliłem, modliłem całą partię, <głos》>, a finalnie zrewisowałem. No i było okej, okay, ale po prostu z... Najba... No sytuacja. W całej mojej karierze szachowej najbardziej zostałem oszukany debiutowo właśnie w tej partii. I to w dwa ruchy. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Ani ja przez pół E3... sekundy mi nie przeszło przez myśl, że on zagra E4, nie? E3, E5, C4 to wiem, że nawet tak Griszu grał. Kramnik tak. tak grywali właśnie, żeby mhm. angielską dostać w dobrej wersji. Mhm. E, a wręcz z tej angielskiej do Sycyla odwróconym kolorem tak, przechodzili z tak, tak. więcej. Eee, więc te cztery z następnym e3 albo d3 tak czasami grywają, ale żeby e3, e5 specjalnie do... odwrócić kolor, to, to, to no, o tym nie słyszałem skrytne, jeszcze. Nie? <laughs> Spróbuję, muszę sam kiedyś spróbować. <laughs> Teraz sprzedają dobry pomysł. No dobry jeżeli patent, ktoś aha? e5 gra, no to czarny mi i dobrze się w tym czuję. Zdarza Skrytnie. mi się, hmm. zdarza mi się jak najbardziej. No dobra, to y, zobaczmy w, w tej sytuacji w takim razie. Jeżeli chodzi o koniec G2. To właściwie. Właściwie czarny nawet się nie musi śpieszyć. Może sobie tu na spokojnie wrzucić wieżę na otwartą linię. jest tak pytanie, co, co tu konkretne? Powiedzmy, że tam. Kurde, nie wiem co białem. dobra, król B1 po prostu. W sensie jaki tutaj będzie dalszy zamysł czarnego? Myślę, że można. Fajnie byłoby poszukać jakiejś opcji, żeby D3 zadziałało. Skoczek B4. Albo poświęcić tego pionka, uruchomić pionkę. W sensie coś takiego. No, też można. Czyli wychodzi na twoje, że jednak nie to wierzę, zbiłem. No, albo żeby nie tracić czasu, no to właśnie to bicie. Tylko dalej nie widzę, co biały dalej miałby grać. No bo jeżeli te. Jak stoi w miejscu, no to czarny sobie albo nawet C5 zagra, no i finalnie to E4 przeprowadzi. C5 od razu nie można, bo goniec A3 i jest problem, więc można najpierw wierzać F7 i teraz C5 już jest realne. W razie co można wierzą zabezpieczyć. No dobra, to ta taką końcówkę, no to zbił. Na pewno chciał wygrać. Mhm. Tak, także skoczek D1 mamy w tym momencie zagrane. No, i teraz kolejna trudna decyzja po stronie pana Wladimira. Nie, no to me mega dziwny wybór dobiutowy. Dobra, nie, nie trochę ja z... bo tak zacząłem no, no, no. Yy, sam kiedyś rozważać o, o dodaniu tego skoczek C3D6D4 do swojego repertuaru. No. Bo ja generalnie zamkniętego scylagram bardzo namiętnie, ale. Jakoś tak... Nie wiem czy mi Wojtaszek właśnie tego pomysłu z głowy nie wybił. No wiesz, też mi inną uwadze, że ty tam raczej z Wojtaszkami rzadko grywasz, nie? Więc... To też prawda. To też inny poziom. Dobra. Ja z... Jak wygląda partia Sołcz, czy przegrywa już, nie wiemy tego, za chwilę może jak Dawid wróci, to zrobimy obejście po deskach, bo ja tutaj, ja mogę co najwyżej Wam opowiadać, co sam widzę w tej partii Radka. Nie mam, czy dzisiaj Wojtaszek też wypuści? wypuściłby? Nie. Nie, no myślę, że jak z dwóch partii, gdzie będzie miał taką przewagę jak wczoraj, to jedną na dwie zrealizuje. ale zobaczymy, wiadomo to się, fajnie się ogląda, jak yy, nie trzeba podejmować samemu tej decyzji. Jeszcze jak zobaczy się silnik, to już w ogóle nie ma, nie ma, nie ma dyskusji. Wtedy już wszystko jasne. Pewnie scenariusz jest taki, że tutaj Radek będzie cisnął, ale mogą być jakieś takie momenty, kiedy Fiedosyjew będzie mógł na przykład oddać pionka, żeby pozycję uprościć i przejść do jakiejś końcówki, którą po prostu będzie bronił, no i pytanie, na ile ta końcówka będzie możliwa do wygrania. No ale na razie to jeszcze się tam musi nagimnastykować, jeszcze musi dobrą wieżą zbić. Po tym E5, które Radek raczej zagra praktycznie od ręki, tak bym się spodziewał, też będzie miał z 2-3 ruchy takie dokładne do wykonania i no zawsze jest tak, że łatwiej jest atakować niż się bronić. Czy jedna osoba wychodzi z grupy? Tak, tylko jedna. Więc Radek musi się spiąć mocno, żeby dać sobie szansę walczyć dalej. A potem dopiero się zaczną schody, bo potem będzie grał już tylko z tymi najlepszymi po prostu, ze, ze zwycięzcami grup, więc. Więc będzie ciężko. Do jakiego poziomu tamta książka w strukturach, czy moim zdaniem, dla wielu poziomów, w tym sensie, że każdy, znaczy może nie każdy, to zaraz do tego wrócę, nie każdy znajdzie tam coś dla siebie, trzeba mieć jakieś tam pojęcie szachowe, które będzie wystarczało, żeby tę książkę e, tak czytać w miarę świadomie i móc z niej sobie wnioski wyciągać. No Myślę, że jakąś taką drugą kategorię trzeba by już mieć, żeby żeby tę ideę po prostu umieć, no właśnie, zrozumieć i też zastosować. Mogę nawet wkleić tytuł tej książki, to nie jest żaden problem. I też to nie jest reklama jakaś tam, nie mam z tego pieniążka, że wy sobie to kupicie. O, jednak złą wieżą zbił Fiedosejew, tak by się wydawało, przynajmniej te warianty, co pokazywaliśmy. Wierzchoł D1, E5. No właśnie. No i pytanie, co po E4? E3 potencjalnie. No już wpisałem powyżej. Już nie wiem, czy przeszła ta wiadomość. Ale nawet jak sobie wygooglacie, to znajdziecie. No dokładnie tak. Już była wklejana wyżej. Yy... Jest książka w wersji fizycznej, i też jest wersja w kursie kursowa na czesablu, więc że według kąpa dobrą wieżą zbił. No to wiesz, co kąp Komp, kąpowi nierówny, nierówny, głębia, głębi nierówna. Nie wiem, moim zdaniem. No, ja się staram jakoś tam bardzo silnikiem nie sugerować, nawet jak, jak, jak patrzę, a staram się w ogóle nie, nie patrzeć. Yy... I. No, te wszystkie warianty, które liczyliśmy, według mnie na tej podstawie złą wieżą zbił. Po prostu wieża na D2 może się zaraz nie zmieścić po E4. A w ogóle H3 tu zostało zagrane? O co chodzi? Ruchy, Dawid, ominąłeś. Nic, nic nie śledzisz. Ale w ogóle chyba rozumiem ideę, bo po E4 goniec G4, nie goniec z G2. I po no E3. No, 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 no. no. Bo ci przerwałem, że goniec G4 i. E3 wieża D3. Hmm. I dzięki związaniom może zbić. No dobra, tak, to pytam, ale. Czy jest to opcja, no nie żeby wiem. nie stracić pionka D4 w sensie? Czekaj, raz, dwa. No, cztery razy jest zaatakowany, to Mimo szczerych chęci. Chociaż nie, bo zawsze jest ten motyw, że po skoczku D4 jest E3 wtrącone, nie? i bitka mhm. i e2 i znaczy najpierw bicie na g4 e2 i któraś figura zostanie odciągnięta tak i no nie bo z skoczkiem biję. To jeszcze musiałbyś być wtrącić bicie na d4. Mhm. tylko pytanie czym. Jak skoczkiem to jakieś szachy mogą być. Znaczy? No to się może nie zgodzić wiesz tak sobie patrzę. No znaczy, dobra, zobaczmy. zobaczymy no, bicie 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 oj kurde no sam powiedziałem, czy wtrącę. i e2 Chyba, że po drodze. No dobra, coś wygrałeś. Być. wygrałeś. Nie, faktycznie, bo jak zbijesz. No okej, okay, dobra, dobra. No bo nie może nie odbić, tak? W żadnym momencie, bo wtedy zostaje mm. bez materiału. Tak, tak, tak. No to. Bo jeżeli te pionki są do utrzymania, w sensie, że tutaj czarny nie traci materiału, no to przepotężne takie pionki. Tylko inna sprawa, co dalej, nie? Czarnymi. No ale czarny tu sobie znajdzie sposoby, żeby poprawić. Jakieś D3 sobie przygotuje czy tam inne E3 skoczek B4. Także czarny. Tak, bardzo konkretnie się tutaj zaczyna znajdzie. robić. Mhm. No, H3 nie rzucające się w oczy posunięcie, tak szczerze. No, no ale... i trzeba to z daleka znaleźć. Widz spytał, a nie ma polskiego wydania, no jeżeli chcesz w szachach coś robić, to niestety bez angielskiego będzie ciężko. Albo rosyjski. No tak. Ty, teraz ty, chyba już więcej książek po angielsku wychodzi niż po rosyjsku, nie? Ja myślę, że nawet y, o wielu nawet nie wiemy, wiesz, że po prostu śledzimy tak podświadomie ten, język, ten, ten rynek angielski i... Nie wiem. W sensie rozmawiałem na przykład yy, yy, z, z kimś tam rozmawiałem z arcymistrzów właśnie, którzy lepiej po rosyjsku mówią z, o, ostatnio. Mhm. Yy, no i no właśnie jakieś tam statystyki podawali i nawet, znaczy nie wiem, czy to jest właśnie, czy to jest tendencja nowa, ale generalnie tak jak patrzysz jak, jak tam statystyki wyglądają pod względem wydawniczym no to rosyjski zdecydowanie przoduje potem jest angielski, czyli jest francuski jeszcze, Aha, że tam podobno sporo jest książek po francusku no, ale a tak to to jest bieda, nie? Pewnie jakieś tam Niemcy, Hiszpania może coś tam gonią. Przecież Niemcy jeszcze mogą być wysoko, bo oni tam kiedyś, kiedyś y, mocno wydawali ale w sumie Niemcy teraz też po angielsku gadają Wic napisał, może byście tłumaczyli co lepsze książki kupiłoby się właśnie nie bez powodu, Większość arcymistrzów nawet nie myśli o tym, żeby po polsku coś pisać. Bo... Nie nie ma sensu, po, no po prostu rynek po pierwsze, jest za mały. Po rynek jest bardzo mały, po drugie, jest pełen piratów. Tak, <laughs> Wo tak, Wojtek, tak, tak. Wojtek Moranda wydał książkę, to mówił, że yy, tam chyba dwa dni później już była dostępna, nie wszędzie spiracona. <laughs> piracona. Tak, to temat jest w ogóle ciężki. Jakby o sam, jak, jak, jakąkolwiek produkcję, czy piszesz, czy, czy, czy blogujesz, znaczy no nie, no jak bloga to Bo nie. Bo ja na przykład ci, znam tam. autora, co yy, każdą książkę, yy, każda książka jest yy, w jakiś sposób oznaczona nie? i wtedy jeżeli ktoś wrzuci, na przykład zeskanuje i wrzuci w PDF-ie, no to wiadomo kto. No, ale o, to tylko pod warunkiem. No jesteś w stanie to zrobić tylko pod warunkiem, że jesteś bardzo. Y masz dużo wolnego czasu, żeby to oznaczać. No, a po drugie, że jesteś. Zdeterminowany y bardzo. Tak, być. bardzo zdeterminowany musisz być, a po drugie, y jeszcze. Y no, jedynym sprzedawcą, nie? musisz być. No. A, a na przykład, co, y jaką masz opinię na temat książek debiutowych? Jak y przykładowo, chcesz się nauczyć jakiegoś debiutu, od czego byś zaczął? Od książki. Albo od kursu teraz. Mm. A co, ty nie? Nie. Czemu? Od czego byś zaczął? Ja y od partii. No ale to jakich partii? No, arcymistrzów albo korespondencyjnych. No A na tym podstawie byś się sam. uczył po prostu? I sam byś analizował? Tak. No dobra, ale to, to, to... To zakłada, że twoje zrozumienie szachów z automatu jest na tyle dobre, że sobie wszystkie idee będziesz w stanie wytłumaczyć i będziesz w stanie zrozumieć wszystkie niuanse. To jest bardzo czasochłonne i jest ryzyko, że popełnisz jakiś błąd. A jak no przeczytasz tak, książkę, tylko, że... to masz nie tylko ruchy, ale też komentarze. No tak, jakiś tylko czy masz książkę ideę. na temat jakiegoś debiutu i masz tam nawalone trzy czwarte wariantów, które po pierwsze nie będziesz w stanie spamiętać, a po drugie do niczego nie są potrzebne, tak z praktycznego no py... punktu widzenia. No pytanie, to jest, jeżeli Boki, to że nikt nie gra tego wariantu, to jest od razu z automatu oznacza, że to jest nieprzydatne. No, to, to ja mam inne podejście, bo często w tych bokach widać, czemu coś jest złe. Czyli jeżeli mm -hmm. dostajesz po, w pozycji nowy ruch, którego. Jesteś w stanie zrozumieć, czemu coś jest złe. Bo jeżeli sobie zadajesz pytanie, czemu ten wariant jest główny, a nie jakiś inny, to i wiesz, że te inne ruchy są złe, to będziesz w stanie wydedukować podczas partii, jaki jest Twój ruch. Jaki jest najlepszy ruch, jaka znaczy, jest najlepsza reakcja. Ja, ja rozumiem, ale na przykład. Yy z moi... tak zrobiłem, z, jak się uczyłem Tajmanowa, nie? Wziąłem sobie książkę tam e, Tajman of Bible, nie? No i po prostu też siedziałem tam, e, spisywałem sobie warianty nie? Do Chessbase'a i, i sobie sprawdzałem przy okazji jak tam coś niejasnego mi się wydawało e, no to sobie sprawdzałem dlaczego taka a nie inaczej. No i mi się zeszło z tym chyba pół roku, a żeby sobie z tej książki wyciągnąć esencję a później jeszcze ile czasu, żeby się nauczyć rzeczywiście tych wariantów. I teraz już bardziej robię tak, że właśnie lecę sobie po drzewku, sprawdzam, co tam w danej sytuacji jest najpopularniejsze, co ma najlepsze statystyki, co tam jacy zawodnicy grają, i w ten sposób sobie przygotowuję. No i tam sprawdzam, właśnie tak jak powiedziałeś, że lecę sobie, nie i się zastanawiam. No dobra, a w tej pozycji, dlaczego nie coś tam? czy dlaczego mm. to nie działa. No i tam sobie sprawdzam, czy tam albo sam myślę, albo z silnikiem i w ten sposób sobie analizuję i okej, okay, z całą pewnością w ten sposób mam mniejszą wiedzę na temat debiutu, ale znacznie szybciej to idzie i znacznie praktyczniejszą. Okej. Okay. Bo później druga sprawa, że no... no nie pamiętam tego, nie? Po prostu wszystkiego, więc... Co, co mi to da, że będę miał książkę, która y, wszystko omówi i tam ca całą tę wiedzę, wiedzę masz spisaną, jeżeli nie ma takiej opcji, żebym nawet sie sie siedział dwa lata nad tym jednym wariantem i żebym to wszystko spamiętał? No ale to. to... To może nie trzeba się uczyć wariantów do końca po prostu, tylko wiesz, gdzieś tam. No tak, ale. któregoś ruchu i potem ideowo bardziej. No tak. I właśnie mi się wydaje, że w tym kontekście książka jest wręcz y, przeszkadza niż pomaga. No bo tam y, nie dość, że musisz przerobić te wszystkie warianty, no to jeszcze później musisz ustalić, które wyrzucić. czemu no bo... które wyrzucić. Jeszcze raz. Czemu które wyrzucić? Z czego chcesz? Co, co chcesz wyrzucać? Z czego? No bo jest dużo y, wariantów, które y, na przykład y, gram coś czarnymi i są dwie opcje dla czarnego. Jedna dobra, jedna zła. No i w książce na przykład masz dużo analiz na temat, dlaczego jest coś tam złe, a mi z praktycznego punktu widzenia wystarczy tylko wiedzieć, że to jest złe. Aha, okej, okay. w tym sensie. No albo jeszcze właśnie dużo boków, które. Albo to też, to nigdy nie się zawsze nie zdarzą, albo jak się zdarzą, to nie będziesz pamiętał już wtedy. No tak, no znaczy wiesz co, ja generalnie jak y, z, z książek coś tam robię, to, to, to nie po to, żeby. nie dla podwariantów, chociaż to moim zdaniem no, mhm. ma walor. Ale głównie dla komentarzy, bo czasami, wiesz, jakby łatwiej jest, jak arcymistrz, który ma jakieś doświadczenie w danym wariancie, po prostu powie ci, że tutaj idea jest taka i zwróć uwagę na taką kolejność Nie, posunięcia, ja albo zwróć po uwagę na kolejne coś tam. Pytanie się pojawia, na ile on ci powie prawdę. A to, to już tak bardzo krytycznie podchodzisz, że. Tak, a, że a już jakieś... ci mówię dlaczego. Kiedyś grałem na turnieju, wygrałem książkę właśnie tego. Yy, yy, Kornet chyba z Francji, Arcymisz właśnie, na temat Ragozina. No i mówię, ale zarąbiście, to akurat sobie Ragozina wprowadza do repertuaru. No i przerabiam tę jego książkę, a tam tak, analiza na 10 stron, jakiś tam wariant, no i na koniec mówi, no a tutaj tak i jako ciekawostkę podaję jakiś wariant, to tam możecie sobie sprawdzić, interesujące, żeby zaskoczyć, nie? A mówię, sprawdzę sobie, co ten kornet sam gra. Odpalam jego partię. Żadnej partii w tym wariancie, który podaje jako główny, 100 partii w tym wariancie, który podaje jako niby interesująca alternatywa. No i zmarnowałem tam dwa tygodnie, bo siedziałem z tą książką i zrozumiałem, że ta książka jest do kosza, nie? Okej. Okay. Wiesz co, jeszcze mam inne takie, ale to mam obserwacje, to trochę potwierdza to, to co ty mówisz, ale pod innym kątem, że są mhm. pewne wydawnictwa, które bardziej tak. krytycznie podchodzą do pracy autorów, a są takie, które po prostu więcej puszczają. Tak, no i to e... wiadomo, że quality chess, nie? Są tak, bardzo tak, 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 dobre tak, tak. te książki. Tak. Ale znowu mi się wydaje, że one są wręcz za dobre. Że jest po prostu za dużo tego. Okej. Okay. No w sensie wiesz, jeżeli tam Awruk dał radę wydać. No nie, Avruk to już jest w ogóle to jest takie. To jest no tak, tak ale tak gość, ciężkie. Ale gość wydał dwa tomy na temat grania D4. Wydał jeszcze osobny tom o Graniu Katalona i jeszcze mu zostało materiałów żeby wydać jakąś czwartą książkę, że tam te warianty co już mu się nie zmieściły w poprzednich książkach, nie? I ja jestem w 100% przekonany, że jakby jego samego zacząć odpytywać z tych jego wariantów, to on sam by tego wszystkiego ja nie pamiętał. Znaczy mi się wydaje, że takie podejście właśnie jak ty mówisz, no to na pewno na, na wyższym poziomie jest prawidłowe. Ale tak powiedzmy na te moje tam 2300-2400, to, to praktycznie działa póki co nieźle. Zobaczymy, jak dalej będzie. Ja tutaj Czy znaczy ja po prostu lubię, lubię czytać, wiesz. No ja uh -huh. rozumiem, nie? Więc tak, no ja też lubię, nie, 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 to jasna sprawa, ale... Tak bardziej praktycznie ostatnio staram się podchodzić, bo widz zwrócił uwagę, to w takim razie nie opłaca się twojego kursu przyspieszonego kupować, no właśnie się opłaca, bo ja tam daję esencję, a nie nawalone w opór wariantów, które się nie zdarzają, no tylko y wszystko ma swoje wady i zalety, no bo co za tym idzie, y ten kurs na poziom 2,500 ci nie wystarczy, nie? Hmm. Także to na, na temat tych debiutów to jest bardzo trudna kwestia, bo jest dużo pułapek na. To jest, ale to wiesz na, na, w, na dużo etapach. No, no, różne są podejścia. No i ja właśnie te boki zawsze. No tak mi, mnie tak uczono, po prostu, mm -hmm, tak? No mm -hmm. mnie tak uczono, że boki są po to nie tylko po to, żeby mm -hmm. tutaj żeby cię zamęczyć, tylko po to, żebyś ty zrozumiał. Czemu niektóre Dlaczego rzeczy są nie złe? Tak, a lepiej inaczej. Tak, tak, tak. Mhm. No bo jak ktoś ci powie, że jest jedna linia, wszyscy tak grają, mhm. no fajnie. No ale zagrasz właśnie z kimś słabszym, kto na, on nawet zagra nieświadomie zły ruch. No i pytanie, na ile będziesz w stanie to wykorzystać. No ale rozumiem twoje podejście. Znaczy inna sprawa, no i że na że znaczy jak... yy, skupianie się na debiutach, no to gdzieś tam właśnie będzie miało. Yy... Sens na wyższym poziomie, więc tam widzowie, jak ktoś ma 1500, to się w ogóle nie nie? A, a na pewno po książki debiutowe to sięgajcie. Kursy najpewniej lepiej też nie, tylko na gierce lepiej się skupić. No, to na końcówkach, no jakieś tam. No taktyka przede wszystkim, tak? Do tak. pewnego poziomu to. No właśnie to też jest ciekawe. Któ która faza gry jest najważniejsza? <laughs> Która faza gry jest no. najwyższa? No nie debiut na pewno. No. Chyba, że dostaniesz no to... od razu ma to w piątym ruchu, więc naucz się tak, żeby nie, żeby dostać lo logiczną pozycję. No to jeżeli miałbyś do wyboru mieć, że dwie fazy partii ogarniasz yy, powiedzmy na 2300, a jedną fazę partii ogarniasz na 2750, to którą byś wybrał, żeby mieć ogarniętą na 2750? Na grę środkową na pewno. No ja też bym grę środkową. No to na najwięcej punktów można zgarnąć. Z debiutu to tam byle nie przegrać, to zawsze coś można ustawić. A w tej grze środkowej zazwyczaj najwięcej partii się rozwija. Potem, potem końcówka i na końcu debiut. Końcówka po to, żeby też. Nauka końcówek bardzo dobrze pomaga na zrozumienie strategii, bo jak mamy prostą pozycję, to możemy wyciągnąć esencję z danej figury, wiem czemu. Czemu dana figura, jakie ona ma ograniczenia, jakie ona ma zalety, więc w skomplikowanej pozycji prędzej to zrozumiemy, a nie odwrotnie. Jak się zaczniemy uczyć od, e, od e, gry środkowej, no to potem ciężko będzie tę wiedzę z gry środkowej przełożyć na końcówkę, a odwrotnie bardzo łatwo, z końcówki, jak widzimy, że skoczek za szybki nie jest, ale jest mega zwinny, no to wtedy w grze środkowej można to łatwo zastosować. No tylko właśnie to zależy też od poziomu, bo na przykład jak ktoś ma tam właśnie te powiedzmy 1500 czy coś koło tego, no to w stu się zgodzę, nie? Że wtedy na debiut co tam byle znać jakąś podstawową ideę, a właśnie żeby się skupiać na grze środkowej na końcówce, jeżeli chodzi o rozwój, ale na przykład ja tak miałem że jak już wbiłem te 2300, no i tak się właśnie telepałem, powiedzmy te 270, 2300 cały czas, to u mnie yy, dużo właśnie siedziałem nad debiutami, i u mnie to akurat zmieniło, nie? Jak... Uzo. Powiem ci tak, gdybym teraz ja miał jakoś tam walczyć na przykład o swój postęp, to też bym najbardziej przysiadł na debiutach, ale to dlatego, że jest chyba tak, jak powiedziałeś, że jeżeli są dwie fazy, w której jestem lepszy, i, dwie fa i faza, w której jestem słabszy, to w tym po prostu identyfikuję, co w danym momencie uważam za mhm. swoją najsłabszą stronę, nie? Ale gdybym się nauczył, gdybym chciał być powiedzmy, robić postęp tak, tak generalnie, taki mhm. przeciętny szachista, no to te debiuty byłyby pewnie. Na końcu, co nie znaczy, że w konkretnym przypadku to nie może być coś do poprawy. No właśnie, to jest, z tymi debiutami, no to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jakby gra środkowa i końcówki, no to yy, łatwo jest stwierdzić w jaki sposób nad tym pracować, nie? Po prostu mhm. tam albo odpowiednie książki, albo odpowiednie zadanie i lecisz. A z tymi debiutami to jest mega ciężka sprawa, żeby ustalić jak, jak to najlepiej ma wyglądać. No i, i, i właśnie nie ma jakby takich e, e, materiałów na ten temat. No tam Agard właśnie trochę o tym pisał, w jaki sposób on podchodzi do debiutów, ale tak mało I jest. Jeszcze to... Agard papier właśnie rating Rating jest tak, fajna książka. Mówiłeś. A to widziałem, no też. Ale tam, tam też, też mają takie podejście, jak ty mówisz. A to ma... <laughs> demokratycznie został ustalone, tak? Ja, ja, ja nie będę wiesz, ukrywał, że te moje teorie to nie są jakieś tam często autorskie teorie, tak? Ja po prostu. Na mnie to działało, ale to mhm. często są jakieś tam inspiracje innych. No, nie, nie jestem jakimś tam omnibusem, który sam no, nie będę twierdził, że mam innowacyjne metody, nikt ci tego nie pokaże. Czasami mam, ale no nie, nie we wszystkich kwestiach. Nie? Mhm. I tutaj właśnie raczej właśnie, Agarda bardzo cenię, bardzo mega cenię moim zdaniem, to jest jeden z lepszych trenerów w ogóle i autorów no, kiedykolwiek. I jak on coś napisze, to ja to trochę. Mam bardzo duży kredyt zaufania. Taki naprawdę warto kwestionować autorów, ale co do niego mam. Mega szanuję jego warsztat. No tak, Agart. No zresztą on pracuje, nie? Z najlepszymi. No mhm. dobra, to zobaczysz w takim razie, ponieważ trochę podyskutowaliśmy. Coś tu Radzie Popsu czas, chyba. Tak, za ten czas jednak na E4 Wojtaszek się nie zdecydował. Co jeżeli. Przechodziło to było potężne. A, chyba przechodziło. I nastąpiło EBF4. No i teraz pytanie: jaka tutaj koncepcja za tym stoi? No bo wiadomo, że są problemy po przekątnej, nie? Więc biały tutaj musi zareagować. No i ma albo G4, albo wybijanie. No to powiedzmy najpierw tak. Najprościej powiedzmy, że zbije. To co, co tu Wojtaszek zrobi, tak de facto? No bo po biciu na H3 no to po prostu na D4 może. A nie, nie. A po można. biciu na H3 jeszcze. A to jest powierzchni H1? Po koniec H3? Też racja. Tam no jeszcze dobra, mogą być kłopociki. No dobra. Tak tixy. No ale to w takim razie o co chodzi? Wieża E8 może jakiś po prostu? No dobra, wybierzemy. Cały czas nie można, bo na F4, mm -hmm. by... pytanie, czy nie można by w ten sposób wybijać. Aha, no tak, można. Hmm. Kurczę. A i rzeczywiście zbił w partii GF tak szybko. A i. Uuu. No to, to. To mi nie przeszło przez myśl, ale. E, jeszcze Ty zobaczmy tak... Zerknąłem, ale odpuściłem szybko. A, tak. Na D3. Ok. 3. <laughs> Okej, czyli widzisz. Trzeba ufać intuicji. No dobra, to G4 w takim razie. Co tutaj na to było? Bo to tak wygląda złośliwie. W sensie, jeżeli ten goniec odchodzi, no to już teraz bicie na D4. Świetnie wygląda i te wieże finalnie wkraczają do akcji. A tam E5 jeszcze może być. Okej. Okay. Zresztą no, Zresztą dobra, D4. jeszcze właśnie ten wariant. A i goniec teraz koniec E4. E4, za to jest, nie? No dobra, to taka końcówka to na pewno fajniejsza dla czarnego. Bo jednak jestem wolny pion. Tak? A tak, jeszcze do spody, jakbyśmy to pociągnęli. Bicie na D8, bicie, 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 ile wlezie. I G5. To nie remis? Znaczy, no wyboru nie mam, tak? Muszę tutaj iść. Aha, ojejku, jestem ślepy. Nie, nie widziałem, że w ogóle możesz uciec. Myślałem, A że możesz bo Wcześniej wieża przeszkadzała, nie? <grych> tak, wcześniej wieża przeszkadzała. Nie doliczył. Dobra. No dobra, to w partii mamy D3, CD i skoczek B4, co też wygląda bardzo problematycznie, no bo jak Wojtaszek zbije tutaj, no to i zbije później na F4. Czyli to goniec E4 jeszcze, chyba trzeba zająć, tak? W, żeby... Jeszcze Wicek już wprowadził. A co ci ty? Ten? Co, co? co ty, Dawid pouczasz, jak masz FMA, a ma też i No Ale no to właśnie na no tym polega ty... dyskusja, nie? Je jeżeli mam jakiś błąd w moim myśleniu czy w mojej metodologii, no to jak się zapytam, to się dowiem, nie? A ty nie masz już ten? Ty nie jesteś czekający po prostu na Jema? Czy no czegoś się tak, brakuje? czekający do ostatnią normę. Aha, okej. Okay. <laughs> Dwa razy pół punktu brakowało, ale to no to się chodzi. Nie? Nie, kwestia nie. czasu. No dobra, czyli co, skoczek b4, no to goniec e4 chyba, tak? Trzeba, żeby tego pionka właśnie, tak jak mówisz, nie stracić, bo to będzie... No to jak, jak padnie d3, to już koniec, to już, tak, tak, tak. już to, chyba nie może rozbierać. E f 4 i jeszcze te gońce bardzo dobrze mm -hmm. działają, czyli co, teraz zakosi pewnie pionka, nie? No i mamy taką sytuację, gdzie wszystkie pionki białego izolowane i te wieże, nie? To, to jest taki e, najsmutniejszy obraz w tej pozycji, że te wieże takie zdwojone, niby były na otwartej linii, a teraz są blokowane. Także to wygląda dobra, ciekawie. Dobra, dobra. A gram goniec e5. Teraz biały mi. I co, wieża c1 ci chodzi po prostu? Tak. Tak, 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 tak. Znaczy chcecie zmusić do tego, żebyś zbił na e4? Mhm. Żeby mu no i chyba skoczyć na nie? c6. No i chyba muszę, bo inaczej to mi tutaj wjedziesz. No dobra, to bije i grzecznie znaczy, wolałbym mieć wieżę tutaj, atakując tak, na d Tak, czyli 4... walniesz na d2 i, zbijesz, i skoczek c6. Co nie Przecież pytanie, za... czy skoczek c6 muszę, bo teraz nie grozi nic, nie? Ale czy nie chcesz, bo wtedy zgrodzisz skoczek b e5 i... i co? I koniec co? też Des... 6 Aha. Bo hmm. koniec d6 i jak wieża odejdzie, to już e5, nie? A to, to turbo złośliwie, to odwrotnie. I teraz pionek będzie podwisał i teraz skoczek c6. A jeszcze wieża E5 grozi. O, w ogóle, no tak. Tak, ta pozycja białego, taka. Wolałbym Walałby, czarny, ale nie wiem na ile tu jest, na ile duża jest ta, ta, ta presja, nie? Że to jest takie właśnie, na ile to są złośliwe ruchy, a na ile tu jest, to rzeczywiście jest coś groźnego. Mhm. Huh. Ale w sumie wieża E5 grozi. Za chwilę c chcesz, też wejdę. Tylko wiesz, na ile jest to y, przy partii wszystko tak precyzyjnie do policzenia, bo to. Nie jest. A już nie jest to wiem, typiste, co tu trzeba zagrać, zagrać, wiesz? Mhm. Wierzę D4 chyba. Jeżeli skoczy, chce się. I wierzę C4. No ale czekaj, no to jakieś B5 nie wejdzie. No bo tak trzęsie ta pozycja białego, nie? więc tak hm. Na zasadzie, że. Może, coś i, może, się może i tak. Może i tak. No dobra. No to... Praktycznie, bo oby po B5 wieża się nie mieści po prostu. Ech, 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 ech. Ciężkie te szachy, no. No, ale jakby były lekkie, to nuda, nie? Nuda, ale ja tam lubię być dobry, jak coś robię, no. A tak mam poczucie, że już mi się wydawało, że już się witałem z Gąską, już numery telefonu wymieniliśmy, a tu nadal jednak... Ech. Na, na koniec gdzieś tą ucieczkę jest. No tak, no te szachy tragedia jednego tempa, nie? Zawsze dostaniesz jeden gratisowy ruch i już każda twoja idea przejdzie. Hmm. No właśnie. No ale to w sumie ale... tutaj gości nie ma. Nie koniec, który chyba tak? musi zagrać, tak? Ale myślę, że po, <laughs> po prostu sprawy. A to jest pionka moment, że... sobie uratuje. <laughs> no, dokładnie. E, że sobie liczy co dalej po prostu. Że on tu goniec e4 to wie, że zagra, tylko liczy, liczy co tam, chyba, że a goniec g4 może, nie goniec e4. Mhm. Skoczek d3, wieża d3. Ale pianka tracisz po prostu, w sensie bicie na g4 i bicie na f4 jest może? No to może, jest, no może po prostu z jakiegoś powodu miałby preferować oddanie tego pionka, nie tego drugiego. Co było moim moim zdaniem to jest absurd, ale no może wiesz, woli sprawdzić, że może jednak tam coś przygrywa forcownie, no nie wiem. W sensie to jest moim zdaniem albo jedyna. Albo siedzi w Że To jest jedyna, y, jedyne wytłumaczenie tego, że jeszcze nie zagrał. Atak. No bo rzeczywiście no, coś, coś z, tyg, z tym piątkiem 3 trzeba zrobić. Albo bronimy go tak taktycznie bardziej, czyli goń z G4, albo bardziej mechanicznie, czyli goń z E4. Mhm. No w sumie y, tak w stylu. Nie znam, bo tak, wiesz, są tacy zawodnicy, co wiadomo co wybierze, nie? Mając dwa takie ruchy do wyboru, a on nie wiem jaki ma styl, czy właśnie bardziej tak na spokojnie będzie chciał podejść do tematu, czy bardziej forsować akcję. Jak patrzyłem jego poprzednie partie z Radkiem, to raczej były spokojne. Mhm. I tak samo Oparnia też widzi, są tak bardzo technicznie, strategicznie. Więc chyba... Bo też goniec E4 by zagrał. Chociaż, no. Znaczy, goniec E4 chyba jest obiektywnie po prostu lepszy. Tak, tak, tak. No tak, bo tam na koniec te dwa piony jednak podwisają, a tak. Znaczy, pytanie, czy obiektywnie? no, Jeżeli tak. Tak, zawsze cały czas sobie obiektywnie nam się wydaje. Tak, jeżeli do końca wyliczysz, że tam na sam koniec król D7B5 i nagle się pozycja nie trzyma, no to może się okazać, że wcale, wcale niekoniecznie tak będzie. Tak jest. Możemy w międzyczasie zerknąć co u raporta, no bo to jest dla nas istotna partia. W ogóle jeszcze tylko na momencie wrócę. 23 posunięcie. Więc jeszcze 17 zostało do zagrania. Pozycja zdecydowanie nieprosta. Więc. No, może tutaj być ryzyko, że ten nie to, yy, Wczoraj trafiłeś. Wyjaśni się wszystko do kontroli, czy nie? Hmm. Powiedziałeś, że, że to się wyjaśniło. Wyjaśni. Myślę, że się okay. wyjaśni, tak. Pozycja się zanosi, żeby się wyjaśnił. E, no dobra, więc zostawiliśmy tutaj raporta w tej sytuacji. Zbił G5 i goniec D4. No po Tego tak, w ogóle nie rozpatrywaliśmy. Tak, tak. Ja to jakby przez godzinę patrzę na te pozycje, to nie sądzę, żeby goniec D4 w ogóle mi przez myśl przeszło. A ciekawe, czy tu jest plan w ogóle, jedna Podzimy opcja. Przyłożyć na B3 i zagrać Hetman B6. Goniec E3 i potem pionka na, A, na B3 będę chciał jakoś tam skonsumować. I tego na F4 też może. Czy to nie, nie o to chodzi w ogóle? Albo no, Hetman z... A7 znaczy, i Koniec A7. A b 6 od razu został. A, było, okej. Okay. Mm -hmm. okay. I biały odszedł z koczkiem na A2. To bym no przygotował na B3. No, że ta wieża taka, taka podejrzanie ustawiona. I ty teraz na Chyba, b3 że... byś chciał stuknąć, tak? Albo goniec E3, Hetman D6, wieża E4. Tak jest. A Hetman D3 było w pary? Czy... Nie, bo ja tak myślę, bo żeby pionka nie oddać. No ale dobra, powiedzmy, że Hetman to... D6. Tylko, że na Hetman D3 i tak my, może bym się zastanowił nad biciem. Na E3, F4 i tak. No dobra, Hetman D6. Yy, a co jest po wieża D8? Oddanie Hetmana za dwie wieże, czy coś takiego? W sensie Hetman... Bicie na... Hetman C6. Hetman C6. Znaczy, ja sobie pomyślałem, żeby tutaj, bić, ale masz rację, słaba 8 linia. Po prostu. No. no dobra, to wieża D8 nie ma, no ale wieża E4 jest za to. Tak. Ten skoczek tak głupi, głupi dosyć. Choć jeszcze ciekawa kwestia, co po gońcu F3, żeby na C. F4? Goniec F4 i bicie na 1. Ale kurde. No. No potrafi przyświrować ten raport, no to to trzeba tak, mu oddać. Tak, tak. Kreatywny jest mega. No. No, ta wieża na B4 tak się wydaje, że ograniczona i że zaraz problem, ale okazuje się, że problem. Gdyby mu się udało z... zbić postrawy. na F4 i Aha. nawet oddać tę wieżę, gońca na E5 przestawić, to chyba dobrze to wygląda. Potem pionek A5, A4, to A4 to będzie jak szybki. Najbardziej, no. Za no. jakość to jak najbardziej. No dobra. E, czyli raport jednak e, niestety tutaj... Iś, nie? Ale zobaczymy, jeszcze daleka droga. Czy gdyby Radek wygrał turniej, to faktycznie brałby udział w turnieju kandydatów? No, Fide Grand Prix to są trzy turnieje i każdy uczestnik gra w dwóch, i później są sumowane punkty. No więc na pewno by go to bardzo przybliżyło, bo punktacja jest taka, ja Wam już pokażę. Punktacja jest taka, że zwycięzca całego turnieju zgarnia 13 punktów, drugi 10, półfinaliści po 7, drugie miejsce w grupie 4. Więc te różnice są na tyle duże, że bez wygrania bądź drugiego miejsca w co najmniej jednym turnieju, no to no nie ma opcji, żeby wygrać. No bo to. Musiałaby być taka sytuacja, że jeżeli ktoś wygrywa jeden turniej, a w drugim jest ostatni w swojej grupie, no to wtedy dojście do dwóch półfinałów pozwala go wyprzedzić, no ale to e, bardzo ciężko. Chyba tylko sytuacja. raport tak może zrobić. Tak, tak. No, no bo to jakiś Turbokoks musiałby zagrać turbopotężny potężny turniej, a później turbo, turbo e, słaby. Także. No, cóż, trzeba wygrywać, jeżeli się chce w turnieju kandydatów grać, no i tyle. Tak, turniej mega ciekawy, ale też format jest tak skomplikowany, że po prostu. Znaczy, wiesz, to jak tak dwa razy przeczytasz ze zrozumieniem, to już jest luzik, ale, ale rzeczywiście, jak ktoś tak losowo sobie odpala transmisję, no to. Mm. No wiesz, to, że masz to, trzy turnieje, wiem, ale grasz w dwóch i potem się sumuje. I jakieś jeszcze tutaj eliminacje, punkty w grupach. A jeszcze jak się dostać, nie? Tak. Padło pytanie ile wynosi haracz dla FIDE za CMA, FMA i MAGMA? Moja odpowiedź brzmi za dużo. FIDE powinno płacić zawodnikowi. Co to za parodia, że za sukcesy trzeba płacić? Wiesz, że znam gościa, który spełnił wszystkie warunki na, na GMA i stwierdził, że go nie bierze, bo nie chce płacić? Tak, kojarzę. Jest taki nawet Gostek 2600, co nie ma żadnego tytułu. To jest... Znaczy ja to rozumiem, że tak bardzo, że się... No właśnie, niektórzy powiedzą, że się uniósł honorem, niektórzy powiedzą, że ma swoje zasady. Zwał jak zwał, kwestie terminologiczne. Ale... No okej. Okay. To nie jest fajne, jak ci Fidek każe płacić za to, że dostajesz tytuł, ale z drugiej strony no e, warunki. Tak. No tak, warunki ale wiesz, to oni jak... to wiedzą i dlatego haracują, nie? Mm. No tak. Więc to jest właśnie to. A jakie tam są stawki w ogóle, bo już nie pamiętam, za... co, za FM-a y, 300... 70 euro ja płaciłem. I chyba za IEMA jest jakoś dwa razy więcej, za GMA też dwa razy więcej, coś takiego. Ale to dawno nie sprawdzałem. Wiem, że. Mi się jakieś inne stawki kojarzyły, ale może, mam, może, się, może błądzę. może to w pewnym momencie to pozmieniali, bo w ogóle rzucili pomysł, żeby trzykrotnie te stawki podnieść. No to już gruby HS się robi. Mi się e... kojarzyło, że to jest po prostu końcówka, czyli za GMA 600, tam nie wiem, chyba franków szwajcarskich to było bo to była ta waluta yy, okay. taka funkcjonalna w federacji, yy, za IEMA że 450 chyba i za FMA 300, ale jak mówisz, że płaciłeś 70 to może jakiś dobry discount dostałeś. Nie, 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 Te, teraz to wiem, że jest 70. Co jeszcze jest patola po drodze? Każdy haracuje bo Musiałem zapłacić 77 euro, bo Polski Związek Szachowy po drodze mi pobrał 7 euro za to, że oni przekażą tą kasę do FIDE. Jakbym nie mógł sobie sam przelewu puścić, nie? Także to w szachach to te opłaty to jest naprawdę żart, także ja rozumiem tych yy, zawodników, co... Tak się unoszą honorem, no ale faktem jest, że profity jakby przewyższają, nie, więc opłacać się opłaca, ale samo w sobie płacenie za sukcesy, no to jest idiotyzm. Tak. FM też się w ogóle, mimo że FM jest takim tytułem w sumie beznormowym, to opłaca się moim zdaniem mieć, bo potem łatwiej jest zrobić normę na JEMA, nie? Y to raz, y znaczy y to raz, a dwa, że się dostaje zniżki na wpisowe. Tak, ale wiem, że są zniszczone. Tak, czy. Tam 25%. No, to tam się. Po paru turniejach zwróci, nie? Darmowe premium na czyszkomie. Jakieś tam. A no to tak, jest Ale także wa warunki na turniejach i tak dalej, no to ten IM, nie? Mi się zaczyna. Zabawa. Mhm. Mm 70 euro jednorazowo za tego FM. Nie, nie, gdzieś myślę, jednorazowo. Nie, też w ogóle byłby to taki no haracz, tak. taki fest, to taka... Tak, tak, tak. Dobrze, Bardzo dobrze zorganizowana mafia. <grym> Możemy postawić widz, fajnego widz mata? Znalazł, widz znalazł info, że 50 euro za CM, 70 FM 165 za Jema, 330 za GM. A to mi się wydawało, że więcej. Tylko Możemy pamiętajcie, w, sorry, tylko pamiętajcie no. widzowie, że to są opłaty za nadanie tytułu, bo yy, yy, niektórzy, yy, niektóre pajace to tam wygadują w internecie, że to się płaci za tytuły, a to się, yy, to nie jest tak, że idziesz do sklepu, sobie kupujesz i masz, tylko najpierw trzeba spełnić wymogi, a później za nadanie płacisz. E, też... Ależ, ależ, ja bym tam kupił więcej niż, dwa bym sobie kupił. <laughs> Dobra było... i zacząłeś mówić? Yy, znowu takie szachy kooperacyjne. Yy, goniec bije G4, H 4 wieża F4 i wieża H1 białymi. Nie, kurde, sorry, pomyliłem się. A idea była? Nieważne. Okay. Bo mi ty tytuł mi zabiorą jak powiem. Okay. <laughs> nie, jakieś tak, zwidy miałem totalne. Paradoksalnie to w sumie to nie jest wcale przez głupie, nie? No bo jakość. Nie, to samo w sobie nie jest głupie. wieża H1 chciałem bardzo wykazać, że jest głupie. Nie, Aha, tak szczerze okay. to. Jakoś wieży na D2 nie było w mojej głowie i mat na F1 po prostu stawał ślepota totalna. No, dobra, dobra. Okej, okej trzeba ją słuchać. Jakby wieża znikła, to byłby mat. Dobra. Tak, tak, tak. E... Okej, okay, ale szczerze mówiąc, co to, to naprawdę nie jest głupie. No bo zobacz, teraz grozi w ogóle skoczek D3 i problemy. Tego typu te... No zawsze pionek przewagi, nie? No to jest fajna przewaga. Mhm. Tak. Albo w ogóle bardziej na A2 bicie, i cofka na B4. I wtedy znowu. No to to wieża F4 ten, w sumie wydaje się być bardzo spoko. Bo jednak. To, goni... to, to gdzie jest problem? Ciekawe. Goni, goniec F4 jakby od razu daje nam znaczy, daje przeciwnikowi informacje. Z tymi lekkimi figurami będzie. Znaczy, bo tu jest opcja, żeby A3 wygonić najpierw skoczka i później obronić na G4, albo zagrać po prostu G5 i goniec F6. Gdy no tak, no ale tam... to mogę mieć skoczka, mogę skoczka na D5 zawsze kiedyś tam przestawić. W no sensie od razu? W sumie nie wiem. Ale może też, bo skoczek E3 mam momentami, mogę jakieś tam groźby dodatkowe stworzyć. I teraz... No na A. pewno końcówka lepsza, nie? Pytanie, czy wygrano. Na wieża G4? Ty chyba jak ja się zasadza na pionka G5, ty się zastarisz na tego na H. No właśnie. Nie no, to to wieża F4 jest lepsza, bo wtedy. Yy, czekaj, czekaj, to byliśmy yy, w momencie tym, bo po yy, wieża F4 i teraz A3 już yy, nie jest dobre, bo skoczek D3 z szachem. Tak. I wieżówka już będzie wygrana, tak? No to Oby. Tak, tak powiedzmy. No ale w, w sensie chodzi mi. Nie, bo to będzie pionkówka, to nie będzie wieżówka. No to pionkówka 100% będzie wygrana. Dobra. To nawet nie musimy się martwić o wieżówkę. Ale dobra, tak z ciekawości. Zobaczmy, tylko. W sensie bicie bicie. Powiedzmy, że tam. Ja e... sobie odejdzie 7 i. To będzie wygrane. No. Jakby wieża stała tutaj, to muszę prędzej. Też nie wiem. No dobra, nie ma co gdybać. Nie, no powinna być czemu nie? Masz króla odciętego. Wieża C7 bym zagrał w ogóle teraz. Tylko jak dalej będziesz yy, grał? Króla przeprowadzę na D6, wieża E7 zagram i przejdę sobie królem tam. A twój jeszcze poczeka sobie na dobry moment. Na razie nie znaczy, będę nie wiesz, w ogóle. Bo ja G5 mogę ustawiać, nie? No, w dobra, sensie, nie, nie e, przetnie, no dobra, Król D7. Tu tym królem nieprzednie. Nie, nieprzednie. Poradzę sobie. Zaufaj. Król D6. E, no dobra. Bierz E7. Oj, podejdziesz. No i dobra, no to stoję dalej. Hmm. Król E6? Pytanie, czy pionkówka będzie wygrana? Nie, no musi być, czemu nie. Wieża no, F7? No nie wiem, do tego króla w efektywnego chcesz, zobaczę. Król G7? Aha, i wolniaka gra. Czyli musiałbym stać tą wieżą, ale teraz już masz król... A nie, nie masz. Ale to wieża F2 masz, to muszę król d Aha, i to może być jakiś tam problem. No nie, nie, nie wierzę, że to nie jest wygrana, tylko trzeba by tam jeszcze coś pod, podkręcić. <noise> to nie jest kwestia wiary. Wieża E2, król D6? Aha, to wieża H2 jeszcze masz. Hmm. No dobra, powiedzmy, że nie byłoby to oczywiste, co? Możemy tak powiedzieć, tak. Dobra, niejasna sytuacja, krótko mówiąc. Ale myślę, że o ile ja nie wiem dokładnie, precyzyjnie, tak na szybko, jak to wygrać, to na wolno by mi się udało, wierzę w to mocno, chociaż mówisz, że to nie kwestia wiary, ale ja w siebie wierzę, a rady, którzy już w ogóle miałby pewność, że to wierzę, jak to wygrać. jeżeli tak, tak da myślę. się wygrać, nie, no to... W jeżeli na da się wygrać, powiedza. to on zna drogę, o, tak, o, tak, 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 na tak. Na tak. Trochę nie rozumiem czemu mówię do safe na tę pozycję poszedł. Goniec e4 mi się wydawało naprawdę dużo silniejszy. od Radka, no i tyle. <laughs> Przynajmniej w tej partii. Póki co, żeby nie zapeszyć. Co? No dobra, więc Goniec e I poszło. Widzowie, jak obstawiacie, czy będzie wieża bf4 teraz? Takie wiecie, jeszcze po pierwsze jest to potężne, a po drugie punkty stylu po drodze są zarabiane. <laughs> A w ogóle przez chwilę... A wieża f4, goniec g7? Czy to jest ruch, czy nie? Wieża f4. Nie, 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 nie wierzę od razu. Ale to goniec g5 jeszcze mam, zawsze mogę uciec, bo idea jest taka, żeby po goniec g7 skoczek f4 zagrać. Znaczy, pytanie, sobie. czy tutaj wideł na koniec nie będzie? Bo jak, Aha, no też, też, jak też, też, też obronisz wieża F8 i już nie ma jak bronić, bo jak wieża podejdzie, to bicie i albo od razu hmm. bicie 3 Ale kurde, no to zaskoczyłeś się tym gonie z G7, ale miejmy, miejmy nadzieję, że Wojtaszek to ma policzone na ludzaku. Ale no takie niestandardowe. A, a zobaczmy, tak z ciekawości, czy goniec z G5 można. A teraz już to nie będzie takie straszne, bo pionka y, może sobie obronić, tak? W ogóle detal do. nie do znalezienia, tak naprawdę. Co w się sensie, no do znalezienia <laughs> Profilaktyka, ale takie... zadanie 3100, hello. <laughs> tak, 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 tak. Gram gonie z G7, żeby pionek na był broniony. Ale to tylko to. Sz Szacun. Tak przy okazji do znalezienia, nie? Ale czekaj, bo teraz się Wojtaszek ktoś zaczął zastanawiać, no dobra. Zagram. Musiał pewnie tam potwierdzić, bo to czasem tak jest, nie? Że w głowie liczysz jakiś wariant, a jak zostanie to przestawione, to wtedy jakaś. Jak już to stoi na desce, to jakaś nowa koncepcja wpada do głowy i pewnie musiał sprawdzić. Uświadomić Możesz, sobie. Wiesz, że gonie za 4 też wyglądało dobrze w sumie, więc. Też prawda. Ale to jednak znacznie dokładniejsze. No dobra, to wydaje się, że naprawdę jest tutaj super. Dobra, widz zarekomendował. Zobaczcie gryszczuk na kamura, bo są dymy. Co to, to się wydarzyło? Gdzie jest figura? No, wiszą dwie, nie. Czyli tam jakieś odejście i wierzaj 7 Albo goniec d5 odejście i na ale... a2 jeszcze sobie zbije. A pa jakie y, złoś... Nie, związanie w sumie nie ma. Co? To chyba, nie, dymy dymami, ale chyba się uprości pozycja po prostu. Na goniec a2. Czy na a6 się boi? To goniec, B, to goniec b3 jeszcze. Koniec A... a6 i koniec b3. Okay. No dobra, czyli pewnie odejdzie gońcem i się uprości. No nie no, to Dymy to za dużo powiedziane. W międzyczasie mamy, ole potężne, o kurde to to f5 fajne, taka absolutna dominacja białego w tej pozycji. Tak stoi nad przepaścią, trzeba go popchnąć delikatnie. I teraz jak zbije ten pionek to e6 leci, a jak zbije ten pionek to ten pionek leci. I już się czarny nie ma jak utrzymać. No to fajne zakończenie partii tutaj. Nie w ogóle cała partia bardzo, bardzo taka po profesorsku Aronian go tutaj. Tak. Potraktował. tak, tak, tak. <grych> no dobra, super. Szacuneczek. To się jeszcze umocnił Aronian na prowadzeniu, bo on tam liderował bardzo mocno. Miał tak, chyba półtora, tak? Półtora z dwóch? Tak, mi się wydaje. Do 2,5 muszę... z trzech No, no. aż Zobaczę sobie e... live, ile on ma tam rankingu, rankingu. ile nazbierał. No, na piąte miejsce wskoczył, Szaryka przeskoczył, 2.779 Ale ta flaga amerykańska przy nazwisku Aronian jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić cały czas no, Wiesz, jak przez 20 lat widziałeś No tak, no, no tak, no tak to... e, Tak, Aronian ma 1.5, e, pół, no teraz 2.5 A Dubow na drugim miejscu, 1 e, punkt No także po, po tym pierwszym kole, po tych pierwszych trzech rundach się sytuacja mniej więcej klaruje w grupach. Tak, tak, tak. Smok tu słusznie na czacie zauważa. 1700 widzów, zaledwie 300 łapek w górę, także proszę tutaj zarzucić kciukiem na zachętę. Ja swojego dałem. Żeby nie było, żebyś, żebyś mnie nie wyprosił potem ze streama. No tak w, wczoraj próbowałeś. Już jutro nie będziesz komentował. <grym> No, dobra, no cóż, to... tak miało być. <laughs> no dobra, czyli tutaj w sumie pojawia się zagadka, gdzie Fiedosejew tak najbardziej może posprawdzać w tej, w tej pozycji. Bo w sumie, jak Wojtaszek tak po prostu zakosi pionka, wytworzy sobie wolniaka na linii H, no i jeszcze zostają te słabości, no to w ogóle. Absolutnie żadnej kontry biały nie posiada. Tak, takie. No, cierpiątko będzie u białego. Jest taka smutna pozycja bez pionka, bez kontry. Tylko czekasz. Ogra mnie albo mnie nie ogra. Tak, czy cię wyciśnie, czy nie wyciśnie. No miejmy nadzieję, że yy, że Wojtaszek statystycznie dwie z trzech wygranych partii wygrywa. To, to było dobrze. I jeszcze czarnymi, nie? To jest mm, to tak z całą pewnością jakiś kolejny atut. No, nie zapiszajmy, bo wczoraj już też tak już koronę mu zakładaliśmy na głowę, a w końcu się tam sam przewiózł. Póki jest dobrze, no to jest dobrze, nie Tak, tak. Na razie jest ok. No dobra, to czy są tutaj w ogóle jakieś opcje, na które jeszcze moglibyśmy zerknąć, tak de facto? A3 w tej sytuacji coś może zmienić? Chyba tylko na niekorzyść. Chociaż ładne posunięcie wieża F2. Po tak, prostu po ładnie. biciu bicie tutaj. I jeszcze wieżal je D3 za chwilę, tak, żeby się totalnie poznęcać nad oponentem. No dobra, to by było pozamiatane totalnie. Myślę, że już by po poddałby już po prostu. Mhm. Padła propozycja, że król B1 żeby zejść z przeciągów, ale no to nie ale... No dobra, a przeciągi przeciągami, a gdzie ta wieża ucieknie? Wieża f czy zagram na przykład. Albo nie wiem, wieża F2. Może wieża F3, nie wieża F2. Bo akurat Tak, 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 ale wieża F2 na przykład okay. by zagrał. No tak. I nawet jak zagrasz wieża C1, ucieknę gdzieś, to wtedy ta druga wieża będzie. Będzie wisiała, nie? Nie, to te, ta pozycja jest zbyt poskudna. Znaczy jest po prostu poskudne. No dobra, gonie z G7 nastąpiło. No tak, dobra. no to jest pewnie moment, gdzie Radek musi najlepszy ruch znaleźć po prostu. Bo gonie G5 wyglądało spoko, ale to gonie z G7, co zaproponowałeś, też wyglądało spoko. Tak, tak, tak. W sensie i tak dobrze, i tak dobrze, także dobrze. Ciężki wybór, bo musisz znaleźć najlepsze. Tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy to nie jest gorsza wersja tej samej wieżówki, którą wcześniej sprawdzaliśmy. Czyli jakbym zagrał. W sensie po, o skoczku E6 mówimy, czy? Nie no, wiem jeszcze. No powiedzmy czym. tam, bicie, bicie, wieża D6, no i zakosi tego Chociaż A nie czemu nie mogę zbić na D3 od razu? Bo wymiana i skoczek F8. No to skoczek e 5 A może szach jest przeszkód. To też swoją drogą, tak. To pomaga. I no nie, skoczkówka, skocz... skoczkówka powinna być wygrana. Na, na pewno znacznie łatwiej wygrana niż wieżówka, nie? Mm -hmm. No dobra, ale w sumie po co się telepać w tych wariantach, kiedy w ten sposób może do tematu No chociaż teraz kurczę, ta potę potężne król W1, nie? I pionka w sumie nie oddał. Ale do słabości zwarzało. Padło. Skierniewice to blisko Lublina. Czyli znacie się z Reala, prawda? Nie, ty, bo ja, ja wiem, gdzie jest Lublina. Wiesz gdzie, gdzie są skierniewice? Nie. Znaczy, coś mi się tam jest coś, ale nie wiem skąd. Między Łodzią a Warszawą, więc nie wiem, to jak blisko a, to jest do Lublina. A, bo szachowy był w albo jest. No, skupem, no tak, no tak tak, tak. tak, A czemu te Skierniewice wyszły akurat? No nie, widz powiedział, że Skierniewice to blisko Lublina. Czyli znacie się z reala, ale to w sensie Czyli ty znacie jesteś się z reala... Skierniewic, czy co? Tak, tak, tak. tak, tak. A, okej. Okay. No tak, z beretem. Oryginalnie. Kawałeczek, no tak umówmy się. Nie najbliżej. No dobra, nastąpiło rzeczywiście to i go nie Ale nie, te, teraz, teraz to w ogóle ja mieszkam we Wrocławiu, guys, więc. Znaczy to ja wiem, nie? Ale no nie, mówię do czatersów, mówię, do, do chattersów, mówię nie? Że, <laughs> że jakby nie, nie zbliżyliśmy się geograficznie do siebie. <laughs> tak, no wręcz na dwóch końcach, nie? A tu można w ogóle G5 podstawić Na przykład wieża D3, gdybyś tam już się witał z gąską, to G5. Mhm. I nagle, ups. No, i jeszcze ten koniec złapany, nie? Tak, tak, tak. No dobra, no ale to no Wojtaszek nie podstawi. Nie, no to wydaje mi się, że będziemy mieli po prostu ta taką jakąś końcówkę, bicie z szachem. Ale to czekaj, czemu nie bierzesz tego pionka na D3? wieżą? Nie wiem, bo tak sobie umyśliłem i mnie z... i zapomniałem o tym, że mnie przekonałeś. Okay. <laughs> no laura. Partii mamy wieżę D2. Padło ciekawe Chyba pytanie. Się... Ano, no. Jak. W porównaniu do tej poprzedniej partii, tej wczorajszej, jak porównujemy trudność realizacji przewagi? Tutaj mi się wydaje, że znaczy trudniejsza. A ty jak byś ocenił? A tam się nie udało. Właśnie nie wiem, bo tam trochę no, znaliśmy yy, ocenę mniej więcej. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że tam jest sporo, ale trudna była ona tak technicznie. W sensie tam była jakaś nieznajoma, Nieznana nam jedna ścieżka, która do tej wygranej prowadziła, i w sumie to no tak, było tak. A tu jest taki zdrowy pionek więcej. Znaczy, okej, okay, prawda, ale tam wydaje mi się, że jednak obiektywnie więcej było, bo yy, przed tym wieża BD 5 feralnym no to były takie ruchy, nie, żeby tego króla tam wyciągnąć z jakichś siatek mhm. matowych, żeby pionka A podciągnąć, nie, takie proste ruchy. Które można było wykonać, no a tutaj będzie po prostu co do tempa trzeba w którymś momencie idealnie wszystko zgodzić. No tak, tylko tam obie strony czarny też miały swoją kontrę, a tutaj taka pasywna obrona. No nie wiem, w sensie tam była przewaga większa, ale tutaj myślę, żebym. Ja tutaj no, że z myślę, że Rodek jest na tak? Tak, tak, tak. Mhm. No dobra, pionek. Ale nie wiem, no został to został zakoszony. No, zobaczymy, zobaczymy, jak się tutaj rozwinie sytuacja. No, bo Ale w po... sumie wieża H2 teraz. No właśnie, bo po wymianie no to nic nie ma, a tutaj jakaś. Czy my z tym pionkiem do tego pionka, żebyśmy się tam za bardzo nie przywiązali, bo się zaraz okaże, że to jest. Znaczy, bo wieża D7, no to już teraz skoczek F8 jest problem, nie? <ścoughs> Chyba, że mat. <ścoughs> No, ale nie, no, mata nie ma, no bo tam pionka A może ruszać, nie? A nie może, bo na B3 leci. Hej, czekaj, to, to jest dobre. Czasami A. szachy życzeniowe działają. Marzenia się spełniają od czasu Ale to ja. Ale dobra, no bo ty wieża C3 król B1 postawiłeś, to może król B2 po prostu białe zagrają. A teraz odejście i nabicie na H7 wieża G2? Czy znaczy, tak sobie pomyślałem, nie? Ale. Czekaj, czy tuż. Ja ma z... Nie, bo znowu Biały Król będzie szybki, chyba. wieża G2, król A3. A, trz... A to, to A3 to A5 jeszcze dostanę. Ale nie, spróbujmy. Król A3. Król A4. No. Król B5. No i znowu masz króla. Podążę? No, znowu kolejny Rosjanin, kolejny aktywny, no? No, czekaj, to co? co... No chyba, że z drugiej strony i później h5, no nie, ale w ogóle, to, ale w w ogóle to, teraz skoczek d3 grozi przecież, jak się przed matem obronisz po c6, skoczek d3 nie ma obrony aha i to, ten sam motyw po prostu, no. ale jazda skoczek f4, g5 a3 chyba jedyne <laughs> no tak, bo skoczkiem odejść nie można, bo znowu skoczek no. d3 a3, no ale taka wieżówka to już jest bo, ten, bo to jest turbo ulepszona wersja tego, co patrzyliśmy, nie? Bo król odcięty no. plus wolny pionek od razu. No dobra, dobra że... to to będzie Bo wieża F7 no, czy... i pcha pionka, nie? No bo, czekaj, ale wierzę, No dobra, wieża F2. No. I król C3. No i też podejdę Król D4. Tu. Aha, tam pod... No... Hm. Na pytanie, czy tutaj nie staniesz jakoś tak w ten ale to ja Cię zawsze wytępuję, nie? Właśnie przy takich pionkach to by nie działało, nie? Ale mm, tak. przy takich pionkach już jest zarąbiście. Kurde, trudne te końcówki, nie? Ale patrzcie, jaka to jest skala. Cała gra jest ciężka. Mamy sześć figur na desce, siedem pionków i możliwości jest w opór. A na starcie, ile jest więcej pierek na desce? I, Taki i filozof to, trochę. To jest właśnie ta skala. Dawid nie czyta książek, to nie zna. W jakim kontekście? Nie, to sporo. Nikt Kogo nie tam znasz. Wykuje, ja, kurde, streamuje z biblioteki. <laughs> o, czym, o czym ty mówisz? No tutaj jedynie trzeba by na ten niedoczas uważać. No 10 ruchów zostało, 11 w sumie, bo 29 posunięcie. 15 posunięć. Ale na pewno Białemu ciężej teraz ruchy będzie robić. Dobra widzowie, to teraz już znacie Wojtaszka całkiem nieźle. Po tych pierwszych dwóch rundach, jego obecną formę. To jak obstawiacie? Wygra czarny czy będzie remis? Sprawdźmy jakie nastroje na czacie. Co chwilę padało pytanie, czy, czy Wojtaszek znowu wypuści, więc raczej tak. <laughs> no. Widzowie często ba bardzo krytycznie oceniają zawodników, lub też bardzo y, hura, optymistycznie. W sensie zawodnik zagra jedną, jedną dobrą partię, to jest kolejny mistrz świata. Zagra, kurde, jedną słabą, nie no, gośniech się więcej na turniejach nie pokazuje, bo wstyd. <grym> Także. A mało tego, nawet często tego typu zmiany nastrojów następują co ruch. <grym> Zależnie. Od tego, czy ktoś znajdzie odwołaną kontynuację. Sz czy nie. Szczególnie jak się patrzy na ocenę silnika w skomplikowanej pozycji. No to tak. No. Tutaj widz, jak ten, z jaką pewnością siebie pozycja remisowa. Czyli, że nas, jak tutaj puścimy 100 partii, 100 versus vs. Stockfish, to będzie 100 remisów? Może być, na szczęście grają ludzie i na szczęście, na szczęście nie komentujemy meczów silników, bo to już w ogóle byłaby abstrakcja. Ale wbrew pozorom w tych meczach silników powstają takie no naprawdę super partie, no tylko bardzo rzadko, bo tam te silniki na przykład grając turniej, no to grają między sobą 200 partii, z czego 197 remisów, 3 wygrane, nie? I, ale często te wygrane są takie mega interesujące. Tak, tylko że nie możesz, no właśnie, wiesz, że wszystko co robimy jest bezbłędne, więc wiesz, nie możesz powiedzieć, a nie rozumiem, czemu on zagrał w ten sposób. No nie rozumiesz, bo po prostu nie rozumiesz. Nie ma tego czynnika ludzkiego błędu, po prostu. No tak, no, bo u człowieka to czasem tam a to się nie wyśpi, a to to, a to tamto. A tutaj jednak wieża D6 najpierw, niestety, nastąpiło. No i Ale to też to? ma swoje swoją ideę, bo jeżeli skoczek zejdzie gdzieś, to wieża C6 może być kośliwej, wtedy na król B2 skoczek D3, a na król B1 też skoczek D3. No dobra, jeżeli skoczek f8 i król po prostu całkowicie w drugim kierunku? Yy, to może jakoś napadnę na tego na a2. Czy nie? Czy Wieżał nie, jest? No tak myślałem przez chwilę. Znaczy to pierwsze pionka bym wziął, bo tutaj będę chciał wziąć drugiego za chwilę. No, tak się wieża... upraszcza bardzo mocno. Jeszcze myślałem o wieża f6 teraz. Żeby po prostu jakoś. Nie, no ten, nie wiem, mam wrażenie, a, że ten skoczek tam F. Bo... Tak, ten, ten e, że, to... że ten skoczek tam nie powinien tam stać. I krótce, 7 powiedzmy, po prostu sobie tam ucieknę. No nie wiem, paskudnie to wygląda, ale może działa. Może działa, no właśnie, chyba działa. No jednak tych pionków bardzo mało. No ale czekaj, to wieża D6 skoczek F8, czy tu jest coś. Sprytnego. Znaczy bo zawsze no, można zagrać h5, wymienić te piony i zgarnąć pionka a2, no ale wtedy no to już a, myślę... A to wiesz co, to jak pytasz o sprytne ruchy, może wieża d8 teraz. Kaj się chcesz zacząć. Powiązać, tak. Ale znowu nie jest to takie yy, oczywiste czy to wykorzystasz, bo wieża h3 i skoczek g5. A to po co zagrać król b2? Aha, Którym żeby na 2 pędzić. No dobra, to skoczek d3, szach. Tam skoczek E5? Mhm, okej. Okay. Król D8 na przykład? A, król D4 po prostu. Ale to skoczek F czy skoczek G5 mam? A nie mam, bo wieża H6 na <laughs> Skoczek widzę. G5, skoczek tak, G5, No tak, nie, przestawmy to, przestawmy to. to dobre. I na koniec y, niby zdobycie, ale wchodzą widy. No. O, to, znaczy dobra, no bardzo podejrzana sytuacja Białego, ale. No to wieża C3 tak psuło, nie? Trochę tą koordynację, a, bo króla odganiało, nie? W sensie, jeżeli król szedł w tym kierunku, to były te motywy matowe, a jeżeli król w tym kierunku, no to nie, nie było opcji, yy, że król obroni pionka A2. Więc to wieża C3 bardzo złośliwe wtrącenie. No ale to tak samo wieża c 6 można wrącić. Chyba, że wieża D8. No właśnie, trzeba będzie się zdecydować w końcu. No to właśnie zobaczmy. E, bo teraz, czy jeżeli król D1, no to mamy to, co byśmy mieli. No dobra, i A teraz... może teraz skoczek D5 w ogóle? Żeby skoczek E3 się zaczaić i skoczek C3. Dwie pary widełek. Wieża G2 też skoczek E3. Znaczy, dobra, ale e, no czy dobra? No. Po szachu bijesz i pytanie, tak. czy wieża. Tylko czekaj 5. Nie będę cię poganiał. Yy, że F6. To co, remisowa wieżówka? Czy jak? Co to jest za ocena? No z tymi wieżówkami to bywa trudna sprawa. No ale dobra, no powiedzmy coś takiego, bo ten król białego dosyć aktywny, nie? Chyba no Coś mi się tak wydaje, że to może jak króla postawisz na g4 to, to, to ciężko będzie. Jeszcze wie, nie podstaw tylko. Nie, no tak, i tak bym króla na g4 nie zagrał. No ale dobra, no bo król czarnego podejdzie, no, nie wiem. To... No, to już wygląda dobrze. Nie, to bardzo... Nie wiem, szczerze nie wiem. Bo teraz już król może przejść tutaj i król białego będzie odcięty, nie? Co kurde. No dobra, jestem, jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy. No są, są, są sztuczki, są można się białymi, można się walnąć jeszcze. Tak, ale widać, że też tendencje remisowe, nie? Realne. No bo jednak dużo pionów powymieniane, a, a jednak im mniej tych pionów, no to zawsze większe tendencje remisowe są. Tak. Jak zrobi kolejny remis z takiej partii, to psycha musi siądzie i zacznie przegrywać. Wiesz co, widzisz? Radek jest jednym z tak. mocniejszych, psych mocniejszych psychicznie zawodników. Ta, Polsce, ale musi być, nie? No przecież na tym poziomie, to jak jesteś miernotą, masz słabą psychę, no to nie utrzymasz się, a na pewno nie dobijesz do tego poziomu. Także spokojnie, to jest. Wiecie, Jeszcze przez lata to jest tak, tak doświadczony praca przy Szczególnie na tym poziomie. Świata, także nie, nie, nie. nie to... Jakby się siedemce, miał załamywać, to już, to już lata... dawno by karierę zakończył. Tak. A to, o, tak w sobie ciekawa sprawa. Jak ze swoich czasów juniorskich kojarzysz? No, bo ogólnie jest tak, że jak tam. Ty w jakim wieku zacząłeś grać w szachy? W pierwszej klasie podstawówki. No okej, okay, czyli gdzieś tam 7 lat, tak? Coś takiego. No to 7, ogólnie tam jak są jakieś mistrzostwa Polski do 12 do 14, jest dużo, dużo ludzi, nie? W sensie mm -hmm. dużo zawodników. Jak Ci się zdaje, jaki był najczęstszy powód wykruszania się w pewnym momencie? No bo im. Wejście w wiek wyż... dojrzewania i... Jakby Za dużo ciekawych pomysłów i możliwości życiowych się pojawia. Aha. Po prostu no jakby chęci do treningu są odwrotnie proporcjonalne do wiesz. Do, wieku do... To Tak, tak, tak. Okej, okay. i zostało udowodnione, dlaczego dorosłym ciężko robić progres, tak? No, tak. Dużo się dzieje w życiu. Okej. Okay. No czy dobra, no to jest na pewno główny powód, to, to prawda. E, aczkolwiek e, mi się wydaje, że też. E, przynajmniej ja tam z mojego środowiska to dużo kojarzę takich osób, które po prostu właśnie nie miały psychy, nie? W sensie, że w pewnym momencie był ten jeden taki najgorszy z najgorszych turniejów, po którym, dobra, wywalone w te szachy, już tam się zajmę czymś innym. A to wiesz co, ja też miałem taki problem, bo ja miałem na przykład, ja w, w Mistrzostwach polskich do lat 16, mhm. miałem drugi chyba numer startowy z rankingiem jakieś tam 2-300. Mhm. No i tak, no nie ukryłem, że z dużymi nadziejami jechałem na ten turniej, Jasne. bo wcześniej medalu w klasyku nie miałem. Mhm. W, żadnym, w żadnej kategorii wiekowej. Jakieś tam czwarte, piąte miejsca były, no ale nigdy mhm. nie było medalu. No i yy, jadąc po medal straciłem 50 oczek na rankingu. Z ok. poziomu 200 300 boli straszliwie. No pewnie no, domyślasz się no jakie to jest uczucie. Tym bardziej, że I... co? Jeszcze wtedy przeliczył 15, nie? Coś... A nie, bo yy, tak. To, no tak, tak. To no, chyba już, już był. 15 jeszcze było. był wtedy, no. Tak. No i tam i tak... Jeden, zawsze w wakacje po prostu tam jeździliśmy do Polanicy i jakiś jeszcze jeden turniej, no. to ja chyba w wakacje odpuściłem, A, jakoś okay. tak właśnie miałem, no, więc no, był moment kryzysowy. No ja nie, nie miałem takie. znaczy ja zawsze tak miałem, że jak przywaliłem jakiś beznadziejny turniej, to, to wtedy właśnie miałem taką motywację do trenowania właśnie, nie, w sensie no, żeby się odkuć powiedzmy coś na tej zasadzie. Mhm. No, to jest bardzo zdrowe podejście, tylko nie zawsze wiesz. Tutaj ten element, gdyby to było w turnieju w jakimś tam, w jakimś openie, no, ja wiem, ja wiem. to bym no. może jakoś tam bardzo mnie to nie zabolało, ale że to były Mistrzostwa Polski, kolejna szansa na medal zmarnowana, to jakoś tak mocno mnie to ubodło. No, złe to podejście. Zauważyłeś może na przykład w dorosłym życiu, ja, ja takie wrażenie yy, wiele razy odebrałem, że ludzie, którzy... Tam za dzieciaka nie mają styczności z, żadną, z żadnym sportem czy z żadną tam jakąś rywalizacją, to później strasznie mm, ciężko przechodzą wszelkie porażki tam w tak, życiu, tak, jak tak, coś tak, nie tak. wyjdzie. Bo tam szachista jednak jest przyzwyczajony. No, czy tam w ogóle sportowiec, że jak coś nie wyjdzie, dobra, dlaczego nie wyszło, poprawiam, na drugi raz będzie lepiej. A tak widzę, że właśnie dużo ludzi ma tak, że a coś tam spróbuję. O, jakąś tam super pracę się będę ubiegał. Nie wyszło. Dobra, wywalony, do końca życia będę w tej firmie pracował. Nie? No i też. Yy... Szachy bardzo dobrze uczą nauki reagowania na własne błędy, tak? Zrobij słaby ruch, nie możesz go cofnąć. No i okej, okay, możesz się poddać, możesz załamać głowę, a możesz po prostu spróbować ten problem rozwiązać, no jakoś szukać jeszcze szans. I praktycznie. No no i to się udaje w życiu uratować, przydaje. Nie? Tak, i w życiu to się też bardzo przydaje, nie? Na no. przykład tam, nie wiem, w, nawet w pracy, tak? może coś się zepsuło. No. Y no i wtedy możesz właśnie. No, pytanie, jak na to zareagujesz? Trzeba szukać rozwiązania, nie problemu tak, i nie biedolić. Nie straty, nie. I tak Chociażby to, no. No tak. Nie, Chodzę, szachy mądro Bo mi się wydaje, że szachy są właśnie pod tym względem źle reklamowane, bo to y, wszyscy tak reklamują, że od szachy uczą logicznego myślenia. Tutaj zapisz swoje dziecko na szachy, będzie drugi Einstein, nie? Nawet kiedyś miałem taką zabawną sytuację. Dzwoni do mnie pani, że. Chciałaby syna zapisać na szachy, bo ona tak właśnie słyszała, że to tam rozwija to logiczne myślenie, a syn tak kiepsko sobie z matematyką radzi, nie? To tak by mu to pomogło, nie? I tak, no, tam rozmawiamy, rozmawiamy. No i ona mówi, że syn w. Bo się pytam, w której klasie, nie? no, ona mówi, w drugiej. Ja mówię, a to tego, to jeszcze nie ma dużo nauki, bo to tam nie ma tych przedmiotów. A no, jak nie ma przedmiotów? Ja mówię, no co, no w drugiej podstawówce to tam takie ogólne te zajęcia mają, nie, te lekcje. A nie, nie, to w drugiej liceum i on tam za rok matura i tak właśnie myślałem, że, że do tej Czyli matury... babka, się babka przyda. właśnie stwierdziła, że do matury ten, się nauczycielki szachą. Tak, że szachy. No ja mówię, ale to kurczę, to jaką z tą matematyką? No tam totalnie nic nie tego, tam jakąś próbną maturę na 15% napisał coś tam, nie. No to ja i powiedziałem, nie no, chwali do spokój, to szachy tutaj nic nie, nie pomogą w tym przypadku, nie? No, <laughs> tak niektórzy tak. rodzice to aż... I yy, yy. dobra, jak miała, jak miała iść do jakiejś, wiesz, do wróżbity Macieja, żeby to... podał odpowiedzi na maturę, a szachy to lepiej szachy, żeby spróbował. No tak, ale wiesz, to no, takie całkowicie nierealne wyobrażenia niektórzy na te szachy mają. Lek na wszystko. Dobra, Wid zaproponował, żeby w tej pozycji skoczek D3, skoczek E5 i zakosić pionka. No to rzuciliśmy taki motyw. Tylko, że a w ogóle wieża C6, nie? A no, a czekać, czek, a gdyby. Aha, król C2 jeszcze masz. Nie, bo miałem rzucić, że po skoczek D3 król B1 wieża C6, jeszcze mam kąśliwe. Być może. Jeszcze raz wieża. C6. A, i ten motyw, co patrzyliśmy. O, w no, partii 5 Czyli Wojtaszek idzie na tę pozę z symboliczną przewagą, tak? Ale to, 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 to chyba się nie wygrywa takich końcówek. Mm, no też mi się wydaje, tak. Nie no, za, za mało pionków, bo za, zawsze skoczka odda w razie potrzeby, nie? I wieża, skoczek na wieżę, na no to remisik. No chyba, że tutaj w jakiś cudowny sposób, a atut jest taki, że ten skoczek F8 jest bardzo daleko i, i że pod tym względem będzie no To okay, jakieś ale... te motywy studyjne, tylko że nawet skoczkówkę 2 na 1 pewnie jakoś zremisujesz, nie? Nie, skoczkówkę 2 na 1 to na 100%. No dobra, no to okej, okay, no będzie tutaj próbował, ale chyba remisik jednak nieunikniony w takiej końcówce, nie? Tak bym powiedział też. Ale to czekaj, to Kurczę, gdzie, no. gdzie to poszło? Nie mogę się z tym tak. pogodzić. Chyba to goniec bije G7 mimo wszystko, nie? Chociaż czekaj. No bo tutaj wyglądało to dobrze, wyglądało to dobrze. A tutaj się jakoś to sfor sforsowało na te wy... A, albo może właśnie się nie śpieszyć, żeby skoczkiem zbić z szachem. I później... Ale nie, bo to pod związanie wchodzimy, to w ogóle głupie wręcz. Chyba, że jakaś kosmiczna idea, że w ogóle pionek idzie, a tego pionek... Nie no dobra, to już to, to, to już. A tak wiesz wymyślam. co, a teraz, ale może nie, może masz rację, skoczek d3 teraz, zamiast h5. Jakbyśmy cofnęli. Tutaj? E, nie, jeszcze, nie no, to tak to, to, nie, jeszcze, jeszcze ruch wcześniej, tu. No dobra, i król podejdzie. Skoczek b4. Aha, i pionek ten. Aha, i skoczek... E, nie, skoczek b4, zbić, zbić i h wtedy. A. Okej, okay, i gość gra bez skoczka i na tym skrzydle mamy figurę więcej, no dobra. Coś takiego. Mm -hmm, mm -hmm. No ale to czekaj, bo niekoniecznie król C2 musi być. No tak, tylko że król B1 musisz zagrać, jeden ruch i wtedy też może H5. To nie jest jakaś lepsza wersja po prostu. Może, ale przede wszystkim ja bym, myślę, cofnął się jeszcze yy, kroczek. Może tutaj właśnie to go nie z g5 utrzymać, no ale to wtedy na równym materiale, no może być tak, że po prostu przy idealnej grze biały jest, remis. jest w stanie się utrzymać i tyle. Widz mówi, Jakoś że tak... jego analizy wykazały, że e, bije e. A to inna sprawa, e4 to liczyliśmy, tak i tutaj mm -hmm. potężne były te piony, to tak. To Tylko, że to właśnie to... tego końca g4 pewnie Radek zobaczył i stwierdził, że piona że g4 nie. nie ma jak bronić, tak? Ale da się. Albo, albo pogonie z g7, bo tam też liczyliśmy jeszcze, że pogonie z g4, pogonie z g7 i ten motyw z e3, ale tam też coś pewnie mu się nie podobało. Ale trzy to raczej było takie łopatologiczne, nie? Bo pionek na jedwa po prostu ucieka i tyle. Hmm. No szkoda, że nie możemy radka spytać po partii, co tam w głowie. Jeszcze wiesz, będzie tam głowie, wygra, wygra cały ten turniej, to go zaproszę na wywiad. Piszemy pytania, odpytamy, nie? I z każdej partii. Tak, z A każdej partii ta... tłumaczy, kurde, co, co tutaj było. Radek, fajnie, że wygrałeś, bardzo to doceniamy, ale. <noise> ale... Ale tutaj mógłbyś się postarać ciutkę bardziej, no. Jak tutaj widz... Yy... Czy, ja nie nie ci, yy, czy nie przyszło ci do głowy, żeby skończyć karierę? Bo nasz czat tak sugerował, tak. jak nie wygrałeś. To nie chcę ci, że Dawid Wojewski z czatu, którego nawet nie ma na fidę widział, a ty nie widziałeś. Czy ja jeszcze sprawdzę, czy na pewno nie ma na fidę? <noise> nie ma na fidę. <noise> no właśnie. No dobra, to myślisz, że tutaj będzie w stanie stworzyć realne problemy, czy po prostu biały od ręki tutaj przestawi sobie skoczka z powrotem i po prostu ez remis? Myślę. Myślę, jakim, co mogłoby być tym realnym problemem, bo te, tak jakby to można było przekonfigurować? Nie wiem, przestawić jakoś tam B6, A5, skoczka na B4. I jakoś tam króla białego zacząć. Wiesz, na, zasadzić się na pionka na B3. Mhm. Znaczy, może tak, jeżeli białym się uda skoczka z F8 w miarę szybko przestawić w, na skrzydło Hetmańskie, no to, tak, to, jest to nic z tego nie będzie. Ale nie jest takie hopsiop, nie? Bo ta wieża na D6 ustawiona jednak skoczka ogranicza, tak. a nawet w ten sposób nie jest łatwo przejść, bo jeszcze zaraz jakieś potencjalnie związania. To może dlatego czarny powinien jak najszybciej króla schować gdzieś, może b6, król b7, król a6, żeby zawsze można było skoczka związać, nie? Bo jak zagrasz skoczek h7, skoczek g5 i wtedy wieża d5, to zawsze mam wieża h8 szach. Mm -hmm. i się, I roz się rozwiązać. Mm -hmm. Króla no dobra, chowam na to, a6. Powiedzmy tak, pierwszy ruch, który przychodzi do no góry, to w ten sposób i skoczek h7, nie? Mm -hmm. A teraz tylko, że w tempach się nie zgodzi, nie? No nie zgodzi się. A ten w ogóle król B1 z jakiegoś powodu zagrał? Żeby szachów nie było? No, może, ale w sensie jaka jest różnica? No. no nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, widzowie. Także chyba e, będzie się tutaj trzeba jednak e, pogodzić z e, tym Ramisem. E, dlatego byśmy sobie zerknęli w takim razie, e, jak wygląda sytuacja u raporta. Ło, wow, delikatnie się zmieniło. Dobra, zobacz. Wow. A po prostu zakresi... Czyli oddał tę jakość jednak. No i teraz licz, kto pierwszy. Wyścigi, tak, tak. No właśnie, goniec są o tyle sprytne, że i bronią i atakuje jednocześnie. Ja bym, no tak... Nie no, czarny przede wszystkim dwo, dwoma pionami leci, nie? To też tak, to też. I skoczek na 6 taki... No nie do końca. Nie jestem fanem jego talentu. Niby kontroluje to pole B8, ale oprócz tego nie robi za wiele. A goniec H2... Y i broni na b8, i też wspiera własne pionki, więc czarny chyba tutaj jednak wiozą. Tak, i też z czarnymi łatwiej robić ruchy, nie? No ale to jest zła informacja, bo w ten sposób raport do, dogoni Wojtaszka, nie? Przy remisie. Tak. Jestem. No i jestem jest na takiej mocno wznoszącej fali, po pierwszej porażce zaczął klepać tej gości. Ale to też jest klasa zawodnika, nie? Że, bo często jest tak, że zawodnik jak przyjeżdża na turniej, i dostaje gonga na start, no to już po prostu załamanie i już po prostu równia pochyła w dół. Do, Są w ogóle tacy zawodnicy, którzy tak mają, że muszą dobrze zacząć, żeby tak. być niebezpieczni, nie? Mhm. A tutaj kurczę dostał gonga i to takiego solidnego, nie? W sensie nawet, nawet nie, nie było podjętej jakiejś dyskusji z Wojtaszkiem. A w kolejnej rundzie wygrał, i w kolejnej też. I to kurczę w ładnym stylu. Tak. Ale widać, że raport potrzebuje, żeby się na szachownicy działo. Tak, i wtedy. No wtedy ja jest plasuję. niebezpieczny mhm. bardzo. Dobra, ja założę Ci wracam. Ty tak kurczę bez przerwy siedzisz trzy godziny? Jak Ty tak dajesz radę? Nie wiem, no na razie pukać jest okej. ci zabraniają okay. przerw, czy i tak przyzwyczajony jest Siedzą, krzyczą, nie no, nie wiem. Okej, okay. no dobra, to ja znowu. Wiesz, to jest li lista po prostu, najedzony, najedzony, wysikany, wysikany, no i tak siedzę. Ale im dłużej mnie będziesz tutaj wiesz, podpytywał czy nie muszę do łazienki, to będzie ciężko. Pytanie w sumie, Kto, co gdy będzie w grupie remis w punktach? Myślę, że tutaj zadziała taka sama sytuacja jak w każdym innym turnieju kołowym, czyli mamy punktację pomocniczą, ale nie wiem jaka ona jest, bo w turniejach kołowych Buchholz oczywiście nie ma sensu, bo wszyscy gramy z tymi samymi rywalami, więc może być tak, że jest na przykład decyduje liczba zwycięstw, wtedy raport byłby premiowany, tak jakbyśmy przynajmniej teraz badali tabelę, Yy, może być tak, że, co tam się bada? Bergera, czyli po prostu berger polega z tego, co kojarzę na tym, że yy, punktami z, yy, patrzymy, z kim wygrywałem swoje partie. Więc wobec tego, że Radek wygrał z raportem, to byłby wyżej niż to, że, ra, niż to, że raport ograł pary na czegoś kogoś innego. Ale nie, nie znam tak bardzo szczerze tych, tych yy, reguł tutaj. Nie wczytywałem się w komunikat jakoś mocno. I zaczął pytać, czy nie muszę na przerwę i zgłodniałem. no. Ech. Trzeba będzie płynami nadrabiać. No, bezpośredni pojedynek też w sumie ma sens. W ogóle zapomniałem o tym. Wojtaszek może grać na czas. Może grać na czas chociaż. Ile tu ruchów zostało? 4 ruchy białemu, 5 ruchów czarnemu, 3 minutki. To nie jest jakiś tam dramat. Nawadniaj się, no nawadniam się, ale wiesz jak to jest z nawadnianiem. Brzuszek pełny, ale też pęcherz pełny. Nie ma lekko. Ja to się bardziej boję, że Radek będzie sprawdzał yy, Fiedosyjewa w końcówce wieża skoczek na wieża. Wtedy to już posiedzimy. No. Posiedzimy poglądnie. Yy, AR2, RST, yy, Wojtaszek Fresinet. Fresinet, Fresinet, się pisze. Yy, znaczy, warto, no. Taka strategiczna partia na wyciskanko. Yy, ja nie wiem, czy mogę linki tu wysyłać, ale... Mogę wkleić, chyba. bo mam tę partię przed sobą. Z, Z 2011, spróbujmy, zobaczymy, czy jest blok, czy nie ma bloka. Tak, zostałem tutaj spacyfikowany. Proponuję sobie wkleić. Yy... U mnie to jest pierwszy, pi pierwszy wynik w Google. Pisz to i znajdziesz. Ja bym bardzo chciał y, przełączyć to na kamurę, ale ja jestem tutaj tylko, wiecie... To co mam przed sobą mogę komentować, a na kamurę nie widzę. Ale w kurczę się zamyślił, chociaż tymi budzikami to już widzieliśmy, że momentami bywa tak, że one sobie... Y, potrafią się zrewidować. No ale jeżeli się zamyślił i sobie zostawi na przykład półtorej minuty... O właśnie, zagrał i nagle 3.40. A, yy, te partie do tego, Wojtaszka? No spoko, mogę wkleić. Już smoku wklejam. Pyk. Przeszło? Przeszło. Chyba przeszło. Skoczek F6 i Radek szybko król B7. Czyli trochę ten plan. Znaczy, no tak, król na C8 nie robi nic. Nie chcemy pozwolić na to, żeby nasz król został odcięty, więc myślę, że albo król A6 za chwilę nastąpi. No teraz to już na pewno król A6 nastąpi. I chyba to jest. Chyba widocznie sprytnie zagrał, bo gdyby Radek zagrał A5 Król A6, to byłaby to dla niego lepsza wersja o tyle, że tym pionkiem z A coś jeszcze by się dało zrobić, a jak zagramy król A6 nasz król ok, jest bezpieczniejszy niż był, ale yy, jest za to, yy, no blokuje 5 7 O króle coś mówiłeś? No. Mhm. I wiesz co, Dawid, zainspirowałeś mnie swoją przerwą? Ja chyba też się sprawdzę, co tam <laughs> nie, słychać no tam, gdzie w innych miejscach mieszkania, gdzie mnie nie ma <laughs> nie, obecnie. No wiadomo, no, tak siedzieć kurczę tyle godzin, to nie da rady, także jakaś tam przerwa. Ale chwilę znaczy, temu się to nie chciało, to jest ciekawe. A, czyli siła sugestii po prostu. Tak, tak, tak. tak. Nagle zacząłem myśleć, a może ja też potrzebuję. Dokładnie. Dobra, zmiutuję się na chwilę i zaraz wrócę. Sfoko, sfoko. E, a ja też to... do... przyznaj się. Jeszcze raz? Jadł, jadłeś coś? No oczywiście, a co ty myślisz, że tak na głodnego będę siedział? <głosimmen> Dobra, Dobra do zaraz wracam. <głosimmen> mam, nadzie mam nadzieję, że nie podstawi niczego szybko. Spoko. Jeden z drugim. Y, no Mi się wydaje, że y, drodzy widzowie, tutaj jest y, dosyć prawdopodobne, że po raz kolejny trafiłem, to znaczy do 40 posunięcia się partia zakończy. Bo w sensie wyjaśni, bo zaraz skoczek się 8 skoczek C7 i po prostu nie będzie gdzie tego króla chować. I Jakimiś tak wiecznymi szachami to śmierdzi. <grytanie> Dyskusja. Dawid, znowu w Łazience byłeś często, dość. No, dwa razy na 3,5 godziny to jest często dla ciebie. Zazdroszczę pęcherza, tym bardziej pijąc cały czas. Nie, ja to jak komentuję, to muszę dużo wody pić, bo mi gardło siada inaczej. A więc wracając. Dyskusja na temat najlepszego zestawu komentujących. To przez ostatni miesiąc, a może dwa, mieliśmy. Zestawy komentujące tak. Ja i Mateusz, ja i Tomek, ja i Paru Tomek i Sparu, ja Tomek i Sparu. I coś jeszcze było. No i ja sam jeszcze Który zestaw najlepszy widzowy? Nie obrażę się jak mnie w tym zestawie nie będzie. save <laughs> na niedoczasie, więc walnie Babola może. No ale wiesz, jemu wystarcza jeden ruch i dostaje już dodatkowe pół godziny, także nie podejrzewałbym go, żeby, żeby w ten jeden ruch dał radę coś tutaj walnąć turbogłupiego. Nie, no bo tutaj dużo problemów po stronie czarnego, w sensie nie jest łatwo się rozsupłać, bo ten pionek A7 podwisa, więc nad królem nie ma jak polecieć. To trzeba by zagrać B5, król B6 i wtedy może się uruchomić, ale wtedy ten król się nie będzie miał gdzie chować. No i tak to, to jeden, to jeden, to drugi problem. A znowu skoczek D5, żeby B5, a skoczek C6 i B5 i król B6. A skoczek D4. To wiecie co? Są szanse. Są szanse, żeby tutaj babola walnął yy, Fiedosejew. Bo jak yy, przeoczy skoczek D4, w sensie sobie pomyśli. Ale nie no, B, no B5 to sobie nie pomyśli, bo, bo widły po prostu. Także no niestety tutaj szanse są czysto, czysto teoretyczne. Nie da rady. W sensie Fiedosejew musiałby naprawdę nawiązać z nami dobrą współpracę, <laughs> że, żeby to przegrał. Nakamura zremisował, pierwsze miejsce w grupie. Na razie rzeczywiście Nakamura idzie świetnie, ale pamiętajcie, że jeszcze trzy rundy, a tutaj jedna przegrana i się leci ostro, także trzeba uważać. Póki co, mamy wyniki takie: Griszczuk na remis, Jesipienko Bakro yy, Jesipienko wygrał, Vidit yy, wygrał z Dubowem, Aronian z jak to było Kaima czy coś takiego, Kaimałem wygrał, <ścoughs> czy znaczy, jak to tam szło, yy, i Harry Krishna Dominguez remis. Także toczą się jeszcze trzy partie: Wojtaszka, Oparin Raport oraz Sokontra Co u, u Sirova? No, matematyka wskazuje, że biały z pionkiem więcej, także co so, so lepiej. Tym bardziej, że a 5 jeszcze podwisający. A raport, no leci tymi. Pio... Czekajcie, bo wieży brakuje. Aha, bo on figurę aż musiał oddać. Ale chwila, bo wydawało się, że szybszy jest. W tym momencie jeszcze się wydawało, że jest ok. No, poszło G3 bardzo logiczne. Wieża D2 że tutaj niby stracił jakieś kluczowe tempo no ale dobra, te piony piekielnie blisko, chociaż pamiętajcie, że zawsze można tutaj oddać i teraz drugi pionek leci o kurde no to będą bardzo interesujące wyścigi, w sensie C6, skoczek F2, bicie, bicie, tutaj wieża H8 i skoczek D8 tak było? Nie, to moja wizja artystyczna. Ale, no nie jest prosta akcja, bo teraz już raport yy, bez całej wieży, nie? Więc Oparin może oddać na H2 i pionkiem C lecieć, także sytuacja na pewno nie należy do prostych, a dwie minuty na zegarze. No to powiem, dobrze jakby się ta partia zakończyła remisem, wtedy Wojtaszek zostaje na, na prowadzeniu, także to byłby dobry dla nas wynik. Na pewno tak, zdecydowanie. U Wojtaszka już doby, dobili do 40, także. No kurczę, będzie na pewno tutaj testował, no ale. Ale to już takie, tylko żeby mieć y, podkład pod kolejną gierkę, tak żeby psychologicznie mu. A kurde. I cała teoria legła w gruzach momentalnie. Nagadał się, tak, tak. Bo chciałem powiedzieć, że będzie go testował, tak wiecie, żeby go zamęczyć, że jak będzie rewanż, to wtedy Fiedoseje wsiądzie ze świadomością, że będzie męczony do końca. Ale jednak się zgodzili na remis w tym momencie, więc teoria szybko tutaj legła w gruzach. Kurczę, Karsten by to męczył, no? Mam takie. Ja też bym to męczył. Muszę powiedzieć. Znowu mam niedosyt, <grym> że Radek, Radek yy, przynajmniej nie dał sobie, ja wiem, że szacunek dla rywala Ej, Radek, i tak dalej, nieprawdopodobnie, że mi ale nie ma, żadne, gramy, tak, tak? Szacunku, że gramy w szachy i sprawdzamy, nie? Także no. my, myślę, że jak najbardziej było drodzy widzowie do testowania. E, no dobra, więc w takim razie... E, no powiem tak. Ech, ech, ech. Szkoda. Ale czarnymi w sumie Wojtaszek jakoś nie był zagrożony, a wręcz to zagrożenie stwarzał, więc jest ok, aczkolwiek mogło być znacznie lepiej, nie? Także zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. Z przebiegu tych wszystkich rund, dwa z trzech można by powiedzieć, że trochę. Takie Mało, dwa i pół, nie? Dwa... nie? Takie dwa tak. i pół. No. Dwa i przynajmniej jedna czwarta. <noise> A, ale z drugiej strony, przed turniejem, yy, gdybyś no zaproponował Radkowi dwa z trzech, no Na pewno po całym był całym okay. ręki ale, pewnie by wziło. Ale mi się wydaje, że to takie powinno być 2,5 ze wskazaniem nawet na 3. Aż tak. No. To nie wiem. Znaczy 2,5 moim zdaniem jest fair, bo, bo jednak... Obie pozycje były przewagi, ale to nie były jakieś takie mierdzące. Te Be przewagi, sure no bo powiedz, że. No dobra. Mhm. Tak, że powinien mieć trzy, no to już rzeczywiście powinien mieć takie wygrane, wygrane. A tu miał no duże dobra. przewagi, no to powiedzmy, coś tam wypuści, coś tak. tam wygra. Nie, no dobra. Także jest super. Oczywiście my, jako zagorzali kibice Polaków, rodaków, no to zawsze byśmy chcieli więcej, ale dwa z trzech jest ok. Mhm. Pytanie, jak tam raport. Miejmy nadzieję, że też no i cóż, no wiadomo też trzeba mieć na uwadze, że w drugim kole jednak dwa z trzech, dwie z trzech partii będzie grał czarnymi, nie? więc też będzie ciężej, ale póki co w połowie tej fazy grupowej jest naprawdę dobrze, choć z, prze, z przebiegu partii były te szanse na więcej. Był, ale z drugiej mhm. strony fajny, prognostykiem pozytywnym jest moim zdaniem to, że Radek w żadnej partii nie miał żadnych problemów debiutowych. Czyli po tak. prostu czarny kolor. no Znaczy, okej, okay, no miał raz te czarne, ale dzisiaj zneutralizował sobie leciutko, a białymi dostaje fajne pozycje. Tak, także debiuto naprawdę jest ok. Dobra, więc w takim razie super. Jutro, już poniedziałek, niestety, widzowy, więc Mateusz leci do pracy. No niestety, albo stety, zależy, kogo chcą oglądać, nie? Może wy... Powiedzą wreszcie. Jak <laughs> to no. można oglądać? Ja, ja myślę, że widzom się podobało i podobało się komentowanie, i podobała się gra Wojtaszka, inaczej by nie siedzieli i nie oglądali. Nie? Także rynek zweryfikował pozytywnie, tak bym powiedział. Dzięki Dobra, też. także cóż, w takim razie widzowie jutro 15.00 się widzimy na rundzie czwartej. Z kim jutro Wojtaszek gra? Nie pamiętam, więc sprawdzę i wam powiem za moment. No to nie jest, że od, nie ma odwróconej kolejności? Czyli teraz znowu z Fiedosejewem i potem... Nie, z raportem. Z raportem czarnymi jutro, pojutrze Aha. białymi z Fiedosejewem i pojutrze z Oparinem czarnymi w ostatniej. No dobra, I w to... w ogóle randomowa kolejność. Znaczy, no ja nie wiem sposób. jak to jest ustalane, ale powiedzmy, że fajnie, bo w ostatniej rundzie, kiedy sytuacja już będzie wyklarowana no to y, powiedzmy, że najsłabszego w grupie, nie? chociaż to y, słaby, to ciężko użyć taki przymiotnik przy gościu prawie 2.700, no ale powiedzmy w tej stawce, nie? E, dobra. W turnieju. Mhm. Tak, tak. W tym tur no chociaż w turnieju to jeszcze niekoniecznie, no bo jest ten Bakro, który ma tam 2.640, to jest te 40 oczek różnicy, no to już taka e, dosyć solidna różnica. Dobra, także Jutro 15 Też na czat wam wrzuciłem link Do Mateusza Na kanał, kiedy tak Zazwyczaj można się spodziewać U ciebie streamów Środa 19 Praktycznie, chociaż w tym tygodniu 18? Środa 18, no bo, bo, bo areny nam przesunęli 18. Tranie Tak, także Środa 18 Będziecie mogli zobaczyć Jak się komentator wykaże w akcji <noise> jak tam podstawia jak nie jak szewc i marudzi że szachy są za trudne never again. Dobra, także na koniec zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, followa na Twitchu. Widzimy się jutro 15, także dzięki za uwagę i papa widzowie. Ja również dzięki się żegnam, papa.